się nie zamyka. Ej, to ci się gdzieś wymyka. Ej, tego się nie spotyka. Ej, co mi tu chcesz wytykać? Ej, to ci się nie zamyka. Ej, to ci się gdzieś wymyka. Ej, tego się nie spotyka. Co chcemy, to jesteśmy w stanie zrobić, mordo. Ile trzeba, żeby odpowiednio zrobić, mordo. Ile trzeba, żeby przepowiedni zjadać ciągłość. Tylko baja bongo, tylko dawaj bongo. Co chcemy, to jesteśmy w stanie zrobić, mordo. Ile trzeba, żeby odpowiednio zrobić, mordo. Ile trzeba, żeby przepowiedni zjadać ciągłość. Tylko baja bongo, dawaj bongo. Ej, co mi tu chcesz wytykać? Ej, to ci się nie zamyka. Ej, to ci się gdzieś wymyka. Ej, tego się nie spotyka. Ej, co mi tu chcesz wytykać? Ej, to ci się nie zamyka. Ej, to ci się gdzieś wymyka. Ej, tego się nie spotyka. Co tu się święci, powiedz. Niczego się nie dowiesz. Zamawiam ciężki towiec. Aż mi się kręci w głowie. Na bazie tłusty przemyt. Co chcemy, to będziemy robić na okrągło. Na razie znów jedziemy, odpalam zaraz to jebane baja bongo. Co chcemy, to jesteśmy w stanie zrobić, mordo. Ile trzeba, żeby odpowiednio zrobić, mordo. Ile trzeba, żeby przepowiedni zjarać ciągłość. Tylko baja bongo, tylko dawaj bongo. Co chcemy, to jesteśmy w stanie zrobić, mordo. Ile trzeba, żeby odpowiednio zrobić, mordo. Ile trzeba, żeby przepowiedni zjarać ciągłość. Tylko baja bongo, dawaj bongo. Ej, co mi tu chcesz wytykać? Ej, to dziś się nie zamykam. Ej, to ci się gdzieś wymyka. Ej, tego się nie spotyka. Ej, co mi tu chcesz wytykać? Ej, to dziś się nie zamyka. Ej, to ci się gdzieś wymyka. Ej, tego się nie spotyka. Ej, co mi tu chcesz wytykać? Ej, to dziś się nie zamyka. Ej, to ci się gdzieś wymyka. Ej, tego się nie spotyka. Ej, co mi tu chcesz wytykać? Ej, to dziś się nie zamyka. Ej, to ci się gdzieś wymyka. Ej, tego się nie spotyka. Zwalić tam ślubę? Wziąłem, była kurtka na stole i dlatego ja powiedziałem, że jest na stole. Elo, elo, piwerko 320. Kupiłem sobie worek piwerka. Powiedziałem jej, że będę miał świderka. Jest, elo, rym prosty, tak jak mój prosty. Działałeś? To był idealny? Wyślij coś do mnie, może cię puszę w kociku do tego sprayera. Play, kupił mnie, nie. Pamiętaj. PC, chwała Playowi wieczna, zawsze i wszędzie. Play, kupił mnie, nie. Pamiętaj. Kupili po probarku i mówili. Ja nosik odpalony pokazało mi. Był włączony w ABS-em, jadąc walkiem wjechał na metę. Pasy zapięte sprawdziłem 3 razy. Bezpiecznie. Uwaga, fotoradar. Dzwoniłem. Na pasach przypuszczam ludzi, bo mi się nudzi. Powiedziałem. Szumek, nie odpalaj się, nie odpalaj się. Dobra, blisko było. Nie, pamiętaj! PC, chwała Playowi wieczna, zawsze i wszędzie. Play, kupił mnie, nie, pamiętaj! PC, kupił mnie po probarku i mówił. Mój bardziej mój ślim. Boryszyc, w tym filmie nie ma problemów z alkoholem. Jak w życiu. Ona się w nim kocha, a on ją nie widzi. Ale czy się spotkają? Te Boże Narodzenie, przygoda zaczyna się na nowo. Czy odnajdą wspólną miłość? Elo, elo, Sylwester 320. Pies i chłopi wyrzucony z domu. Zapytałem się, ej, komu to potrzebne, żebym miał wygodnie przystali. Przez chwilę myślałem, że to był ten Sylwester. Myślami wraz.
wracam wciąż do tamtych dni. Oni byli obok mnie, świat uśmiechał wszędzie wokół się. Myślami wracam wciąż do tamtych dni. Małe rzeczy działy się, tętniąc nadzieją, że w ten dzień ich znów zobaczymy, poczujemy bliskość. Zatrzymamy przyszłość, by byli znowu z nami tu. Ich znów zobaczymy, poczujemy bliskość. Zatrzymamy przyszłość, by byli znowu z nami tu. Myślami wracam wciąż do tamtych dni, gdy dziecięcym okiem na nich patrzyłam się. Między ludźmi była miłość, ten dzień wielką radość niósł. Dziś się tylko zastanawiam, czy szansę dostaniemy i ich znów zobaczymy, poczujemy bliskość. Zatrzymamy przyszłość, by byli znowu z nami tu. Ich znów zobaczymy, poczujemy bliskość. Zatrzymamy przyszłość, by byli znowu z nami tu. Ich znów zobaczymy, poczujemy bliskość. Zatrzymamy przyszłość, by byli znowu z nami tu. Ich znów zobaczymy, poczujemy bliskość. Zatrzymamy przyszłość, by byli znowu z nami tu. Myślami wracam wciąż do tamtych dni. Oni byli obok mnie. Świat uśmiechał wszędzie wokół się. Myślami wracam wciąż do tamtych dni. Małe rzeczy działy się, tętniąc nadzieją, że w ten dzień ich znów zobaczymy, poczujemy bliskość. Zatrzymamy przeszłość, by byli znowu z nami tu. You know, all those people, all those poor bad people, they just have no idea who they are dealing with. And we came quite a distance to be here. It's not like we just suddenly appeared, have we? And I think they seriously need to watch out. They do need to watch out. Fuck out! I'm Polish. I came here to make problems. I'm Polish. Low salary worker. I'm Polish. I'm haunted by some ghosts. Yeah, I'm Polish. Gamble life. I'm high roller. I'm Polish. I was born to make trouble. I'm Polish. And my life is laughable. I'm Polish. Dressed in fake designers. I'm Polish. Corona can suck my t- I'm Polish. Raging riots, what I'm after, I'm Polish. And I don't like being under no boss, no king. And I obey to no ruler, so don't fuck with me. I'm Polish, I got three heads with one sword. I'm Polish, piercing Hydra through the bones. I'm Polish, and they really try to kill me, but I'm Polish. And they know they can't fuck with me, I'm Polish. I got three heads with one sword, I'm Polish. Piercing Hydra through the balls, I'm Polish. And they really try to kill me, but I'm Polish. And they know they can't fuck with me. I'm Polish, me and my four-leaf clover, I'm Polish. My whole life for the price of being outside now. Decided to be a lover and I'm full of it now. So I stayed away from Poland and I regret it now. All those days and all those moments of being Polish, wow. Wearing flip-flops in October, I remember it now. The hangovers on Mondays and I swallow it down. But I'm not coming back still, I'm Polish. And at war I'm high performer, I'm Polish. So don't talk to me when I'm sober, I'm Polish. And
I don't speak your fucking language properly, but I'm Polish, so please just don't fuck with me. Kiedy miam cię moim szybkim krosem, wciągam cię nosem, choć to nie Kate Moss. Wjeżdżam pod kosze, KVP, Derrick Rose. To już jeba na klasykę, na splifa przed meczem. By the way, się po boju, tak jak bleta kręcę. Są lepsi w tym ode mnie, nie przeczę. Ale jak już pod kot wlecę, to się czuję jak Lakers. Nic na świecie nie zastąpi mi pomiędzy obręczami z ziomkami chwil. Gibbon, muzyka, słońce, piła i chill. Taki klimat mnie jaria jak buzzer za trzy. Mieć mózg, nie wystarczą same mięśnie. Wygrasz swoją ekipą, chyba we śnie. Masz miarę jak Ray Allen, udowodnij stary. Zamiast pieprzyć, wolę grać jak Stephen Curry. Dawaj na boisko, nie siedź w domu jak nerd. Próbam od kosza do kosza, Larry Bird. Luźne sportowe ciuchy i siódema w łapie. O dziwo nie chodzi mi o dealę, a o baskę. Nie mam kondychy, za to mam gandę. Robię ciągle crossover, krzyżuję plany każdej łajzie. Żorki biegną po marzenia krokami jak Jordan. Marząc by fany zrobiły rozkrok jak Jordan. Chcą je potem rzucać jak piłki do kosza. Danki ładuję jak przy barze z szota. I skacze puls, kiedy gra Boston lub Chicago Bulls. Pełen luz, hip-hop, ziomki i baka. Uważaj na blok, hashtag serci baka. Biorę piłkę w ręce, oponentem kręcę. Jesteś w błędzie, jak myślisz, że cię oszczędzę. Pod kosz pędzę, wyrzucam na alejupa. Twoja ekipa może nam zawiązać kurwa. Trzy punkty, sklep, dealer, melanż, łapki na boju są nasze. Siedzimy tam z piwem nieraz, każdy z nas jest dobrym graczem. Przez alejkę jadą psy, kolde, ale ja mam odwieczny dylemat. Gram albo gram, jazzy kute, a w nowych butach robię dwutę. Jak na po zmroku transferuję po klubach. Świeci słońce, a my znowu siedzimy przy szkole. Odbijając gałę i zrywając banderole.
Mam wszystko co chcę, mam wszystko co chcę. Wszystko jest proste, mam pełen portfel. Konkretny progres. Mam wszystko co chcę, mam wszystko co chcę. A każdy problem, mam żaden problem. Najlepszy okres, są wszystkie moje mowy. Ekipa dobrych panien. Palimy w stronę stafu, leje się Jack Daniels. Jack Daniels, leje się Jack Daniels. Upadłem mgły i miasto ze snu się budzi, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje i nowe pomysły, świeże przemyślenia, troski, rozterki i nowe doświadczenia. Znów trzęsie się ziemia, kiedy wypowiadam słowa. Możesz próbować, możesz niszczyć i budować. I taki od rana jazz słyszę w swojej głowie. Przede wszystkim dom, praca, dom, a potem człowiek. Whisky moja żono, tyś najlepszą zdam. Nigdy mnie nie opuścisz, nie będę sam, choć inni wolą żłopać gołdę, pić piwerko i palić gras. Mam taką manię, by być mu wiernym. Ucieka czas, mieć ciszę i robić hajs. Spokój, dziewczyna i czeka obok i trwonić hajs. Zazdrością patrzę na większość z was. Poukładane życie ja nie mam, bo mam na to czas. Mam wszystko co chcę, mam wszystko co chcę. Wszystko jest proste, mam pełen portfel. Konkretny progres. Mam wszystko co chcę, mam wszystko co chcę. A każdy problem, mam żaden problem. Najlepszy okres, są wszystkie moje mody. Ekipa dobrych panien. Pali mi w stronę stafu, leje się Jack Daniels. Jack Daniels, leje się Jack Daniels. Ziomek stoi w nocy, nie wie co zrobić. Chyba zakupi dziś Jacka Danielsa. Kochamy klasykę, dlatego do jointa będziemy dziś pić Jacka Danielsa. Chodź koło, idę po lokarze, krzyczecie na miłość. Ja zrobię rada na film na przykoczach. Popieprzyło słońce, muzyka, kobiety, młody dych, ciągle mało. Za mało odlecieć i zniszczyć tu najewie. Szukając tych skarbów, rzek spalą. Wzbudzę kontrowersje, odpowiem kontrą z wersem. Dziś mam wszystko co chcę, wysyłam słowa w przestrzeń. Znoszę ten kielich wraz z nimi za legendy, które wszystkie z reguły są martwe. W czasach, których przyszło mi żyć, w których chyba wszystkie reguły są martwe. Jestem nową kartę, mam ten cel. Mamy jedno ważne pytanie. Jakim smakiem głodny jesteś? Co? Hek, pek. Jesteś głodny? Czy idzie za ziemniaki obciągnąć? Co? IQ 200 penis metr! Ale czy słychać mnie? To jest najważniejsze pytanie. Chyba mnie słychać. I kto będzie dzisiejszym gościem w Rejent i Szumowski w domu na streamie? Gościu, chcesz się ujawnić? Kto będzie w 41 odcinku naszym gościem? To ja! Wróciłem! Jestem! Nie widać ludzie. Się tam, nie widać. Naprawdę nie widać. Chyba nie widać. O nie! A jeszcze psy zaczęły szczekać. Za dużo psów tu. Kurde, a ja się pół godziny tam chowałem. Te psy mnie oblizały i mnie pogryzły. Ja ci powiedziałem, żebyś się ukrył, że no właśnie ludzie myśleli, że będzie znowu inna osoba. I powiem ci szczerze, warto było. Warto było się ukryć? Czuję, że wzbudziliśmy taki poziom ekscytacji, który teraz nas popchnie przez cały podcast. Czuję, że już w tym momencie ludzie mają taki mózg rozjebany. Myślałem, że go nie ma, a później wszedł w kadr i to był on, nie? Szubert, a wiedziałeś, kto jest w ostatnim odcinku? Kto był? Tak, bo nawet dzwoniliśmy do was. No, a taki stan był, że trzeba było dopytać. Nie, no bo stan był taki, że ja myślałem, że ty się na mnie obraziłeś, no. A, taki był stan. Nie, no to mi przeszło. Tak, po tym jak znalazłeś zastępstwo, co też mi się bardzo spodobało. Nie jestem już na ciebie obrażony, zastąpiłem cię. No bo zazwyczaj tak się robi, jak ty nawalisz, to ty szukasz zastępstwa. Czaisz? No tak. Ale, no tak, no ale ja powiedziałem, że znajdę zastępstwo. Nie. Co ja napisałem? Że możesz z kimś innym, albo możemy ich olać. Ich olać, ich tak olać. Mówisz o naszych fanach? Tak, ty piszesz jeżeli, o naszych fanach. Ja na pewno bym napisał coś w stylu, jak chcesz, to możemy przesunąć na za tydzień, albo naszym drogim fanom po prostu powiemy, że nie ma w tym tygodniu podcastu. Albo... Dokładnie tak. Albo... Tak było w tych wiadomościach. Pisanych, ledwo kleciłeś. Pisanych najebanych w Egipcie. Tak, pisałeś po polsku, ale słownik włączony angielski. Tak, i z egipskimi literami. Dlatego było ciężko się porozumieć. Jakie są egipskie litery? No, arabskie. Nie, jakie, my mamy litery? Jakie? Jak się nazywa? Chodziło ci o hieroglify? Że nie, to... no, Egipcjanie mają... Stary, Egipcjanie nie dosyć, że mają inne litery. W sensie... No, a jakie mają? Nie, egipskie. Nie, no egipskie, no nie wiem, poczekaj, bo jak nasz alfabet jest łaciński, tak? Nie, polski nasz jest. No nie, no tak, polski, bo jest on, en, zet i tak dalej, ale te podstawowe to jest łaciński? Czy nie?
No, chyba tak. No jest drugi alfabet. No. Jest kilka alfabetów. Ale tak. powiem ci najciekawszą rzecz w Egipcie z alfabetem. I to w Mianmarze to samo jest. Że ja wiedziałem o tym, że na świecie używa się innych liter. Wiadomo, nie? Mhm. W Tajlandii są znaczki. Dziwne są te, jak mają dwie kropki albo dwie kreski obok siebie. No tak, mówisz o umlaut? No, na przykład. I o znaku równa się i podzielić? Równa. Chodziło ci o matematyczne, arytmetyczne znaki. To, że litery już mamy inne, to skumałem, ale nie rozumiałem. A jeszcze wyrazy wszystkie są inne. Wyrazy to też miałem takie, i stawię później zdania, później akapity, ale to myślałem, że jakby ogarnąłem. Ale wydawało mi się, że liczby wszędzie są takie same, że cyfry... Nie, no co ty. No właśnie. Nie, jak jesteś białym człowiekiem, to zawsze większe są dla ciebie te liczby. To raz. To raz. To w ogóle pomijając motyw, że w Egipcie negocjujesz ceny w każdym sklepie. Właśnie, to jest ciekawy motyw. Tak. No jak to wygląda? No to jest motyw, że na przykład kupujesz szlugi, no. Na przykład we wtorek płacisz, nie wiem, $6 i później przychodzisz do typa następnego dnia, żeby kupić kolejny, on mówi dzisiaj 7. Ty masz tak, ale wczoraj płaciłem 6. On mówi, no ale dzisiaj płacisz 7. A możesz mu powiedzieć, a to ja wolę 5? A on, no to 6. No właśnie proces negocjacji, bo ja już w którymś momencie, ja lubię się negocjować, nie mam z tym problemu, nie? Aha. Ale właśnie ich proces jest taki, że na przykład pokazuje mi jakieś gówno, powiedzmy mi na maksa gówno, nie? Takie jakieś no. Ja mówię, Zaka Snydera. Ja mówię, tak, pokazuj mi znaka Snydera. Ja mówię, ja za to dam $1. Nie? No. Na co typ mówi 10. Ja mam takie, no typie pojebało cię, maksymalnie to jest warte 2. Na co on mówi, to koniec negocjacji. Ja mam takie, już na tym kończymy? Mówię, no tak, jak nie chcesz kupić tego za 10, to nie kupuj. Ja mam takie, stary, przecież... A ty nie za dobra ta negocjacja. No właśnie, zupełnie nieudana, bo zapłaciłem mu 10. Więc miałem takie, kurde, on twardo gra w tą piłkę. Nie no, wiele rzeczy na przykład byłem taki, że chciałem kupić, a... Znaczy nie, też przesadzam, w sumie niczego nie chciałem kupić. Po prostu chciałeś ponegocjować trochę tak, i wygrać negocjacje. Nie no, bo wchodzisz do sklepu, gdzie nic jest, w sensie masz wszystko, co jest niczym. Wchodzisz, co to znaczy? No to znaczy, że na przykład masz słonika. Ale że sklep z pamiątkami. No. Wszystko, co jest niczym. No to znaczy, jakiś słownik polsko-polski by się przydał. Nie, no ale, ale pamiątka to może być magnes. No przyczepię to na lodówkę. Pamiątką może być pocztówka. Wyślę to komuś, tak? No. Ale słonik też jest pamiątką. No czego, żeby kurwa? Pamiętać przecież to miejsce. Ale w Egipcie nawet nie ma słoni, stary. Ale mogłeś tam... Albo może narkotyki jakieś trzeba brać, żeby widzieć. Słonie? Mhm. Albo trzeba tego słonia połknąć, żeby mieć pamiątkę, jak się poszło do lekarza, żeby ci wyciągał słonia z dupy. Właśnie, może... Tak. I wtedy... Część się w szpitalu mają takie, o już 12 dzisiaj. Tak, jest cała epidemia słoni. O co chodzi z tymi słoniami z dupy wyciąganymi? Każdy chce to mieć. No bo potaniało. Kiedyś było za dychę, teraz jest za dolara. Więc tak, po pierwsze negocjujesz cenę, a po drugie wchodzisz do sklepu i jest rysunek zamiast liczby. Gdzie ja mi się wydawało, że już cały świat jak gdyby skumał. Ale jaki jest rysunek? Że jest twoja twarz i napisane nie wpuszczać? Nie, no że masz jeden, to nie jest pałeczka, tylko jeden to jest na przykład twarz małpki. Aha. A dwa to nie jest wąż. A jesteś pewny, że to oni nie... Może oni byli przygotowani, że ty do nich przyjdziesz. Rysowanie. I zamiast cyfr, to znaczy jeden to małpeczka. Łatwiej zapamiętać. Tak, będzie dwa to dwie małpeczki. Trzy to trzy małpeczki. No i faktycznie... Jak doszło do 20, to już miałem takie, ten system jest beznadziejny. Panie, poproszę wszystkie małpeczki, jakie tam masz. Ale tak to stary, wakacje... Ja nigdy nie byłem w żadnym kraju, gdzie się negocjuje i zawsze jestem ciekawy, jak ludzie mi opowiadają o tym, że trzeba o wszystko negocjować. O wszystko się negocjuje. Wszystko. Wszystko. Stary, tam jest na przykład, to też była dobra akcja, że idziemy sobie ulicą i oddzieliliśmy się od grupy, bo ja tam byłem z Kutkiem i z Chałupką, ale też tam 6 moich innych znajomych. No i... W sensie Magda jedną. Jedno z nich była Magda. Masz rację, że powinienem jej w osobnej puli dać. Czyli było... Kutek? Tak. Kutek, Chałupka. Chałupka też nazwisko. I 6 znajomych. 5 znajomych i jeszcze jedna typiara. I typiara, której płaciłem, żeby tam było. 5 dych. Idę z tą typiarą. No. Bo a byliś... z Magdą czy Z Magdą. Z Magdą, no. Byłem u fryzjera i ja też tam... Jak ja ci zazdroszczę w ogóle. No. Ja już nie byłem u fryzjera, nie wiem, od 5 lat. No, ale nie wyglądasz wcale inaczej. Stary, to siwy jestem. Ja dopiero widzisz, jak ja jestem stary, jak właśnie nie chodzę do fryzjera. Znaczy ja zawsze wiedziałem, że jesteś siwy. Tak? No, ale wiedziałeś, że aż tak? No. Ja nie wiedziałem, że aż tak. Jakim cudem ty mogłeś to wiedzieć? No jesteś coraz bardziej dystyngowany. O, dziękuję. Widzę, że
Widzę, że ktoś wie, jak z rodzicami rozmawiać. No, trochę się nauczyłem. W ogóle wszedłem do ciebie i ty pierwsze rzeczy, jak mi powiedziałeś, to, no, że jedyne twoje szczęśliwe chwile to są jakieś lody. Więc tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj więcej komplementów. Nie, niż... Powiedziałem inaczej, kurde. Bo ty mnie pytasz, czy jak jest w Polsce. Ja jakiś taki zestresowany chodzę, że tutaj jest taka pogoda już od tygodnia. Też jestem może zestresowany, bo lody jem od tygodnia po 100 gramów. I ciężko jest bez lodów, czyli 23,5 godziny bez lodów są ciężkie, ale jak są lody, to jest super. A co, jak ja to zrozumiałem, że jesteś tylko szczęśliwy, jak jest lody? I to jest naprawdę taka nadinterpretacja tego materiału? Tak, lekko tak. Lekko tak. Lekko tak, bo tam siedzi Kasia. Tam siedzi Kasia. Wiem, nawet nie wiesz, gdzie siedzi Kasia. A sorry, to jest Kasia. To jest... Kurde. Nie, ja 31 odcinek. Znaczy, bo ty cały czas o nim mówisz, a ja cały czas nie wiedziałem, o kogo chodzi. No kurde. Bo wiesz, jak moja typiara jest z nią, to ona zawsze jest tyłem, nie? Ja nigdy nie widziałem twarz Kasi. Właśnie dzisiaj jest jedna typiara tylko przy naszym czacie. No chciałem ci opowiedzieć. No i więc szukam, jestem z typiarką i szukam znajomych. I nie mamy telefonu. Co zresztą? Jeden z najlepszych elementów tych wakacji dla mnie osobiście. Brak social mediów. Brak komórki, miałem tryb samolotowy przez 15 dni, miałem, nie miałem dostępu do internetu, 5 minut dziennie i tyle. Co jest w ogóle mega regenerujące. Oczywiście 15 minut po powrocie do Polski, już kurde 3 godziny siedziałem w telefonie i miałem takie, myślałem, że... To mnie ominęło, tak, no. To mnie ominęło. Tak, nowy pornus, co? Pan jest w taksówce. Że idziemy i w pewnym momencie na przykład taksówkarz nas zaczyna nas trąbić, nie? Mm. Ja mam takie, o, typ ewidentnie mnie rozpoznał, nie? Ogląda mnie na YouTubie. Oczywiście typ podjeżdża, pyta się skąd jesteśmy, bo to jest pierwsze pytanie zawsze, where you from? Aha. I my mówimy Poland i oni zawsze mówią coś po polsku, nie? No tak, to tak często działa w tych turystycznych lokalizacjach, jak jesteś w knajpie czy coś i się zapytają, skąd jesteś z Polski i wtedy mają heheszki po polsku. Dokładnie, każdy ma taką jakąś bajerkę i tak dalej. Zresztą ich w ogóle sposób rozwiązywania problemów, trochę zmieniam teraz temat, ale ich sposób rozwiązywania problemów, ja zauważyłem, że oni nie do końca wiedzą, co mówią, ani nie do końca wiedzą, co ty mówisz. Ale jak na przykład jest motyw, że ty się pytasz, załóżmy, o które jest śniadanie, i oni jakby wskazują tam, i ty odchodzisz, to oni rozwiązali problem. Bo dla nich problemem nie było w ten to. Sposób. Tak, bo dla nich problemem nie jest to, że. Żeby ci udzielić informacji, tylko żeby się ciebie pozbyć. Dokładnie. Więc jak ty odchodzisz, to oni rozwiązali problem. Więc bardzo dużo pytań, niezależnie jakich, po prostu jest pokazane coś. Nie? Na przykład, która godzina i ci tam mówią i tam ale i ci. Ale może tam jest zegar. Duża szansa. Duża szansa. Co więcej, jakby ich problem jest rozwiązany, a może ja znajdę tam zegar. A jak wrócisz? A miałeś tak, że kiedyś poszedłeś i wróciłeś, czy za każdym razem szedłeś i miałeś takie... Nie, bo ja szybko na pewno gdzieś tu jest rozwiązanie. Nie, no bo szybko kumasz, że to jest właśnie ta rozmowa nie ma sensu. I jakby niby to jest konsjerż, który ma ci pomagać, ale de facto... Jakby... Gdzie mój pokój? No dokładnie. W tym budynku, proszę tam się udać. Jest. Jest, jest. No i podjeżdża do nas taksówkarz. Nie wiem się skąd jesteśmy, my z Polski, on jakoś tam bajerę w stylu spoko koko loko. Nice, no nice. Ja mam takie kurde. Typu, euro mówię, spoko. Euro spoko, tak. Stary, w Sylwestra powinniśmy razem nagrać muzykę. Ja mówię to się, a może dokądś podwieźć? Mówimy nie, czekamy tutaj na znajomych. Ale po polsku tak gada? Nie, już teraz no, się przerzucił na jakiś taki międzynarodowy język. Esperanto. Esperanto. Nie powiedział to językiem tango. Zaczęliśmy chwilę ze sobą tańczyć. Językiem miłości. Wyraził to biodrami. Spoko. I no nie, my mówimy, że nie, że na znajomych czekamy. Na co mówi, a to są tacy biali ludzie? Ja mówię, no tak. On mówi, to ja ich widziałem, to mogę was podwieźć. No tak, co to jest za bajera? Ja stary byłem gotów wejść do samochodu, tylko po to, żeby wynagrodzić mu tą taką... No po prostu... On nie było krępacji w tej barierze, zero. To tak jak pamiętasz, opowiadałeś historię o tym kelnerze z nadmorza polskim, co przyszedł i mówi, że wszystkie ryby to tak. Stare, a to no nie, to najgorzej. I on przyszedł drugi raz i cię zabajerował. Tak, no. No. I super był. Super to było był. Tego warte. Tak, no. Myślę, że ten kelner mógł mieć ojca w Egipcie. Który... Wuja. Egipcjańskiego. Egipcjego. Mamy byliśmy u behawiorystki i mamy teraz nową technikę na naszego psa, co? Że nie krzyczymy na hołpi, tylko ją uciszamy. I co, pomaga? Żadne z metod nie działa.
Ja stary, ja nie wiem, ja, wy mówicie o tej behawiorystce do tego. Nie, to jest kolejna. To wiem, ale. Stary, no nie wiem, ja nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś, wiesz. Czaję, seksistę. Facet by był lepszy. Czaję, totalnie czaję Szumer. Oprócz tego, co ewidentnie jest na rzeczy, to że bardziej na przykład wy uciszacie tego psa, albo na przykład weszła tutaj siostra Kasi i mówiła: tfu, niedobry. Niedobry. Tak, siostra Kasi ma tutaj swojego psa ze schroniska i na niego jak zaczęła krzyczeć. Kasiula, tak zaczęła krzyczeć. Forda? Na Forda, ale tak. Ja nie wiem, czy to dobrze, że ona w ciąży jest. To, na dziecko będzie też tak. No właśnie, czekaj, bo ty mówisz, że ona mocno zaczęła krzyczeć. No. A ja mam poczucie, że właśnie... Co? No, że ten pies miał takie... Kto jest dobrym pieskiem? Bo ona tak mówiła to... Ale źle zrobiłeś. Tfu! Tfu! Ty myślałeś, pies... ona się naśmiewa? No tak, no i że ten pies nie rozumie ona twoich była słów. No tak, no ale chodzi mi o to, że Hopi jakby nie rozumie twoich słów, a w momencie, kiedy ty do niej podchodzisz i mówisz zły pies, no zły pies, to on myśli, że jest dobrym psem. Więc moim zdaniem, ja nie mówię, że powinniście bić tego psa. Ale nie? No, jakby... Ja zaczynam się skłaniać ku tej metodzie. No ale kurde, no nie wiem. Czy jeszcze dwie behawiorystki z kloskaczem. Właśnie, bo żeby było jasne, ja cały czas mówię o behawiorystkach, nie o psie. Ja mówię, że powinieneś bić te behawiorystki, tak? To mam nadzieję, że... Jasno zostało zrozumiane. Okej, bo nie chcę, żeby było jakieś nieporozumienie, będzie się znęcał nad psem. Ja jestem stary, wiesz, jestem świeckim człowiekiem. Kiedyś mówiłeś, że chyba zjarałeś swojego psa, to się posypała fala komentarzy. No co ci mam powiedzieć? Najpierw go pobiłem, a później zjarałem. Wiadomo, żeby nie pamiętał. No nie wiem, no ja po prostu, no nie wiem, nie wiem co chcę powiedzieć i myślę, że chcę się zanurzać w temat, nie, którego no, zupełnie nie znam. Egipt. A dalej o Egipcie. Nie, ja myślałem o tych psach, czy warto bić, czy nie. Tak? Myślałem, chcesz żeby... to wejść? No tak kurde, czuję, że to jest wystarczająco mało wiem, żeby mieć silne opinie. I to zawsze jest dobry. Kampania, bo zupa była zasłona, niczego mnie nie nauczyła. Nie no, poczekaj, już się nauczyłem, że kobiet się nie bije. Tak? To już wiem. To już doszło. To już doszło do mnie. Podoba mi się, że zrobiłeś pięść, jak tak. Już się nauczyłem, że tak. Kobiet... Się nie bije, tak, żeby zostały ślady. Au, tak krzyczą zawsze. Tak. Tak ciosy wchodzą, jak nie zostawiają śladów. A czy psy? No nie wiem. Widzisz, bo jest najgorsze, bo ona jest taka mała i ja źle dobiorę siłę, ja ją zabiję na miejscu. No to prawda. Ja słyszałem, że ty masz taką chorobę, co? Jaką chorobę? No i że jak zmiatasz pięść, siły. To pies umiera. Kim ja jestem postacią z Mortal Kombat? Co? No nie wiem. Jak masz taką chorobę, że chodzisz po osiedlu i zabijasz psy, tak? Tylko za pomocą zgięcia pięści. Zgięcia pięści. Ty, chodź tu. I to nie na karku tego psa, tylko po prostu z odległości z 5 metrów i pies umiera. Ty biłeś swojego psa? Znaczy biłem, poczekaj, powiem, że bić no, i uderzać. Już się zaczyna. Nie, bo pamiętaj... Biłeś Magdę? Słuchaj, po pierwsze, bijesz, czy uderzyć? Znaczy ile razy trzeba uderzyć, żeby to była bijatyka? Dokładnie. A w ogóle jeżeli sama się o to prosiła, nie słowem, tylko zachowaniem. Wiesz co, zobacz, najebany byłem i ona się krzywo spojrzała. Czy ja biłem psa? Poczekaj, bo chcę szczerze na to odpowiedzieć. Dobrze. Tak, to przebrnijmy najpierw przez twoje te nieszczere odpowiedzi. Nie, no bo ja jestem adwokatem za tym, żeby jakby, że jednak pies musi usłyszeć... Stary, myślę, że mogłem uderzyć psa. Jakbym przebiegał przez ulicę i samochód... Przebiegał przez ulicę, na przykład, to go dogonisz i walniesz w zad? No nie, no, że na przykład jeżeli była sytuacja jakaś przy drodze, gdzie on ewidentnie stracił, nie wiem, zmysły i kurde prawie pod samochód, to jestem zdania. W pamięci mam, że mogłem wtedy go, wiesz, uderzyć po uchu, krzyknąć do niego, zły pies. A uśmiechając się. Tak, uśmiechając się, żeby miał mindfuck na całe życie. Tak, żeby nie wiedział o co chodzi, nie? Wiesz, w takich sytuacjach uważam, no nie wiem, uważam, nie jestem behawiorystą, chociaż mógłbym być. Stary, z tego co ja widzę, to wiele osób mogłoby być. No, to, no nie wiem, no, wydaje mi się, że w mojej rodzinie na pewno uderzyło się psa. Bo ja widzę, że ty kurwa przez jakieś męki przechodzisz. Nie, jak nie, byłem dzieckiem, mieliśmy psa, Yorka, mniejszego od tego, i go nauczyliśmy biciem klapsami, żeby nie sikał. No właśnie. No więc no i co, i to jest za złe dzieciakami dzisiaj, się biło. I czy w XXI wieku to jest złe, czy dobre? A wtedy też był XXI wiek, jak miałem tamtego psa. No, czy w roku 2021 to jest dobrze, czy źle? No właśnie, okazuje się, że można też inaczej, więc... No ale jak można inaczej, jak ten pies kurczę od roku, kurczę, gryzie kable, wchodzi w kanapę, sra po kontach i... Od pół roku, widzisz? I na początku była jeszcze szczeniakiem, teraz jeszcze też jest szczeniakiem, no.
Więc to jest tak, że do dwóch lat nie wiadomo do końca. Dwumiesięczny robię kupę w pieluchę, a nie samochodzi do kibla. Słuchajcie, jestem bardzo ciekaw, moi rodzice teraz kupili psa. Twoi rodzice kupili tak, psa? Tak. Jakiego psa mają? Szczeniaka, labradora. O, to możemy razem chodzić na spacery. Znaczy oni mieszkają w Zalesiu Górnym. No to nie muszę. Ale może pójdzie się na bardzo długi spacer. Jeden z dłuższych w waszym życiu. Jestem bardzo ciekaw. No, wątpię, że moi rodzice zatrudnią behawiorystkę. Mhm. Nie, no ty przyjdziesz, dasz parę klapsów przy drodze i naprawione. I wiesz, telewizor działa, pies działa, wszystko działa. To, że moim zdaniem, w sensie, widząc teraz dwa młode pieski, waszego i teraz jak moi rodzice będą postępowali, zobaczymy, czyja metoda... Ale wiesz, że to nie tak działa. Bo jak są to? Osoby, które korzystają z tej metody, że nie krzyczą na psa, no, tylko go głaszczą i to dla nich działa. Są osoby, tak jak my, że korzystamy z tego i ni chuja nie działa. A są osoby, które biją swoje psy i też nie i działa. Też nie działa. Mhm. Nie, no, są osoby, które biją i działa. Cześć. Tak jak dzieci się różnią charakterem, tak Hopi od dziecka była lękowa. W sensie to jest lękowy pies po prostu. Mhm. Ona jakby, wiesz, poszła do czego przedszkola i ona pierwsze 40 minut u mnie na kolanach siedziała, gdzie w ogóle my nawet nie wiedzieliśmy, że ona jest lękowa i się boi innych psów. Ona nie chciała na spacery chodzić teraz i już... Cześć, musieliśmy psa nauczyć, żeby wychodziła na spacery. Tak. I żeby lubiła to. No. A że jesteście pewni, że na przykład tutaj nikt nie przychodził nocą i nie bił waszego psa? Stary, ona była ruchana. A co jeśli by się okazało, że Alutka ma dwie twarze? Stary, że nagle jest taki motyw, że Alutka po prostu już tak cię nie znosi, Sebastian, że nie może ci nic zrobić, oprócz bić twojego psa wieczorami, żebyś ty się z nim męczył za dnia. Powiem ci gorzej. To by było totalnie jak Alutka. Chodzi o Kasię. Kasia zna dłużej w swoim życiu, może jej bardziej nie lubić. To jest pies Kasi i ona chce zniszczyć Kasię przez właśnie niszczenie jej psa. Albo po prostu waszą relację. Naszą relację. I obojga z was celuje pewne jakieś takie ukryte ruchy, żebyście wy się ze sobą pokłócili i w końcu rozstali. Moim zdaniem, żeby biedna Kasia wróciła do mamy i że mama jej ogarnie lepszego męża. Moim zdaniem, mama ogarnie lepszego męża. Ja moim zdaniem taki... totalnie brzmi jak Alutka. Brzmi jak on. Rozgryzę się. Teraz już wiemy, o co chodzi. Nie, całe szczęście już niedługo za Ludką nam zostało. Już. Bo ma raka i umie. Nie, bo się wyprowadzamy. No to właśnie. Powiedz ci, jak chcesz mnie przekonać, że wy się lubicie? No. I że ona ciebie? To te teksty są najwyższym dowodem. Próbuję jak mogę, Szumer. Próbuję jak mogę. Muszę wyłączyć historię Szumowskiego, bo wreszcie gadamy tu rzeczy. O piciu psów i śmierci. Albo były historie szumowskiego, jak gadałem o Egipcie. No. Okej. Okay. No to co, ten temat już zakończyliśmy? Chcesz coś jeszcze wiedzieć? Chcesz pojechać ze mną na Rodos? Właśnie, ale czy Szumer, to co chcesz powiedzieć naszym wiernym fanom, że teraz będziesz ich opuszczał? Nie. Powiem tak. Bo Szumer przedstawił plan, żeby za tydzień pojechać na tydzień na Rodos. Znaczy plan jest taki. Ja, stary, pojechałem do tego Egiptu, żeby się zregenerować, wypocząć. Wiesz, nowe pomysły, nowy ja, chwilę mieć, wiesz, takiego po prostu luzu. A po prostu się zrobiłeś ciemniejszy. I po prostu zrobiłem się ciemniejszy, ale stary się wyluzowałem. Tak? Naprawdę. Ale mówiłeś, że wróciłeś do Polski. I 15 minut to trwało. I wróciłeś do standardowego bycia Polakiem. Tak, absolutnie. Zacząłem od razu oglądać telefon, ogarnąłem wszystkie sprawy w 3 godziny, zobaczyłem jak Polacy się kłócą na ulicy, wiesz, z mokrem czekając na taksówkę i miałem takie w piździe mam ten kraj. Takie w ogóle mnie to nie interesuje. Co oczywiście mówię pół śmiechem, ale pół serio. No nie, znowu szykuję się. Nie, no na pogodę to tragiczną trafiłeś. Nie no, jest, stary, pomijając pogodę, która jest tragiczna, no to znowu wracam. I rozumiesz ludzi. No nie, no raz. Mówią po polsku. Tak, no. Nikt nie chce negocjować w sklepie tych cen, a ceny horrendalne. Tak, wszedłem do Biedry, zrobiłem zakupy, pani mówi 160, dam 120. Nie. Koniec negocjacji. Nawet nie zaczęliśmy, koniec! Więc no, zacząłem od razu też sprawdzać różne opcje. Na przykład jest strona Last Minuter, który sprawdza... Polska strona? Lastminuter.pl? Tak, no. I tam masz na przykład oferty Last Minute. I masz dosłownie oferty, że na przykład 3-4 gwiazdkowy hotel gdzieś w Grecji, gdzie można windsurfingować. Co jak dobrze wiesz, ja to jestem mega zajawkowiczem. A w maseczce to robiłeś? W Egipcie nie ma wirusa. A tam nie ma? Nie. To nie. Jest... Tak? Kraj, który ominął. Znaczy tam jest na przykład motyw, że jak wchodzisz na lunch, nie? To jest typiara, która sprawdza temperaturę, przykładając ci urządzenie do ręki i nawet nie patrzy na wynik. Jest po prostu, jest a ten termometr pika tak. Sprawdź to! Ten jest chyba chory! No jak nie działa, to ona sama robi dźwięk, nie? Ma taki pip!
No i dosłownie. I nawet, ona nawet nie udaje, że patrzy na wynik, tylko jest taki motyw, że przychodzisz, ona robi... Aha. Go. Tak, sprawdzone. Go. Sprawdzone. Tak, no. Go. I ty odchodzisz. Przed Excelem w historii. O kurwa, jeden chory był. Nie, no stary, ona ma wszystkie problemy rozwiązane. No. Ona podchodzisz do niej, ona mierzy temperaturę, mówi go i ty odchodzisz, czyli problem rozwiązany. No tak, ekipskie problemy. Dokładnie. Więc wiesz, jak bardzo to jest nieodpowiedzialne i wiesz, no nie propaguję tego, ale miło było zapomnieć o tym. W sensie, miło było nagle być na basenie i nie być w maseczce, miło było... Ale jesteś po teście. Jestem. Poszedłeś tam, żeby sprawdzić, czy nie masz COVID-a. Tak, a no, w Polsce dopiero? Tak. No, dlaczego dopiero? Chyba to lepiej powinno być i tam, i tu. Szczerze, nie chcę krytykować egipskiej służby medycznej, ale na podstawie... Też przykładają do ręki, negatywny! Na podstawie tego, co widziałem, to tam raczej to nie jest główny ich problem. Główny problem? No jest dużo więcej, no tam dróg nie ma, wiesz, no, ludzie mieszkają przy drodze i tak dalej, jakby... No nie wiem, to jest... Ja nigdy nie byłem w Egipcie. No ja też nie chcę za bardzo krytykować, bo byłem w hotelu i nie zwiedziłem... To ten hotel tak wyglądał? Tak, no. Ludzie przy drodze mieszkają, bo ty mieszkałeś przy drodze. Nie no, jak się wydostaliśmy albo jak przejeżdżałeś gdzieś tam autobusem, no to wiesz, no to jest bieda taka po prostu na ulicy, syf, pył, kurz, najgorszy. Ja byłem właśnie w jednym all inclusive w swoim życiu, no. Już chyba nigdy nie pojadę, ale to tak wygląda, że masz zajebisty resort i jak wyjedziesz poza jego obszar, to nagle bieda, tak. Menele na rondzie, psy bezpańskie na rondzie śpią. I widzisz wtedy prawdziwszy obraz tego państwa. Ja, żeby też było jasne, ja wolę ten obraz, nie? W sensie niż ten all inclusive. Ja też nie za bardzo przepadam z all inclusive, ale w wypadku, kiedy to jest właśnie połączone, na przykład do Egiptu, bez kitu, jest ciężej pojechać na nie all inclusive. Bo loty, no bo loty na przykład, dosłownie, masz motyw, że loty do Egiptu kosztują 1400 zł, a loty z hotelem kosztują 1500. No to bierzesz loty z hotelem i sobie podróżujesz poza hotel. No czyli to, co my zrobiliśmy. A, tak robiliście. Znaczy tylko, że my byliśmy w Hurgadzie, no i pojechać do Kairu to jest 7 godzin. No to jednak mimo wszystko nie mam tyle energii, żeby Kair zwiedzać i 7 godzin w jedną, 7 godzin w drugą, żeby 40 stopniowym upale chodzić, kurde, wiesz. Między... Negocjować się z ludźmi. Dokładnie. Ile to było warte. Nie, no dla nas to był ten kontekst, że właśnie... Ja może bym z kimś pogadał, to byś zrzucił 7 godzin do 5. Ty, no kurde, ja zapomniałem, że to też można negocjować, no. Panie, w 7 godzin tam to, a panie, ja ciebie w 5. Problem w tym, że trwało 5, ale negocjowaliśmy 2. Dwie godziny. I znowu byłem oszukany. Nie no, nasz kontekst był taki, że właśnie nie tyle co zwiedzać kraj, ale żeby pływać sobie na windsurfingu. O, i co, udało się? Tak, no, ja przepływałem, przepłynąłem z 15 godzin, coś takiego. To nieźle. No. Jak w naszym kraju, gdzie ledwo... Stary, ja na siłownię poszedłem w zeszłym tygodniu. No, bo widziałem... Widać. No, dziękuję. To ci powiem, co się wydarzyło. No. Bo widziałem, na fejsie wrzucili w weekend, hej, nasze godziny otwarcia, tylko nie mówcie nikomu, hej. Padajcie, nie? I zobaczyłem tego, fajnie, pójdę w poniedziałek. No. Poszedłem w poniedziałek, pocałowałem klamkę, z napisem, że od dzisiaj zamknięte, bo jednak przemyśleliśmy coś tam. Mm-hmm. Po prostu są ogromne naloty na siłownię w Polsce. Tak, no, ktoś mi też o tym mówił. No i oni jakieś, wiesz, mandaty muszą płacić, więc muszą siedzieć cicho, a nie wrzucać na fejsa, ej, jesteśmy otwarci, przypominamy, pamiętajcie, pandemia nie u nas, padajcie. No i przyszedłem, pocałowałem klamkę, no i pajki bicek. Elo. Więc zazdro, że wiesz, cokolwiek sportowego tam porobiłeś. Stary, tam była na przykład to, znowu, była siłownia dostępna 24 godziny na dobę, gdzie część tej siłowni była na zewnątrz, na plaży. Więc codziennie przechodziłem obok siłowni, z której nie musiałem korzystać. Stary, wiesz jakie to jest uczucie? I jeszcze się pytam, ile ona jest otwarta? 24. Czyli chcesz mi powiedzieć, że 24 godziny mogę nie iść na siłownię? On mówi, absolutnie. Ja mam takie, to jest najwspanialsze miejsce na ziemi. No. Ale przyszedłem do swojej, wszystkie lampy wyłączone i tylko łezka mi popłynęła. Ja już miałem takie, no. Dobrze, że mi zdjęcia nie wysłałeś. Patrzę na jednych, gdzie nie chodzę. Też byś chciał tutaj nie chodzić. No dlatego ja Seba proponuję, bo nie wiem czy wiesz, ale dzisiaj są nasze urodziny. Ach, czy ja wiem? Stary, oczywiście, że wiem. No, pierwsze urodziny Seba. Ja uważam, że powinniśmy sobie jakoś to wynagrodzić. Golgnąć dobrego browara. Albo iść na siłownię? Pojechać razem na Rodos. Za tydzień idziemy i nagramy odcinek z Rodos. Co ty na to? Totalnie. Robimy to. Przemyślisz to. Pogadamy poza kamerami. Czekaj, zapytam moją żonę, czy mi pożyczy pieniądze. Kochanie, dasz pieniądze na Rodos?
Obśmiało mnie. Ja bym po prostu chciał, żebyście nie zamykali się jeszcze na tą możliwość. Dobrze. Dobra? Tylko dobrze. Tak sobie to zostawmy na razie w eterze. To są słuchajcie, jesteśmy na YouTubie, donaty na RODOS teraz, wpłacajcie, elo! Wszystko zostało otwarte, wszystko w rękach naszych widzów teraz, Szumer. Mm-hmm. zupełnie nie chciałem, żeby to w tą stronę poszło. Bardziej opcję, żeby Kasia ci dała. No, niech ci Kasia po prostu daj. Ja ci powiem, ja też od roku mam bardziej opcję, żeby Kasia mi dała. No. Kasia. I teraz te banknoty. Tak. Na stół. Bardzo mi się podobało, gdyby Kasia wpłaciła na donate'ach, nie? Tak, musisz się podatek odprowadzić od tego, podzielić na pół, bo z tobą. Idealny plan. Ty byś miał wtedy też na RODOS. No ja chyba pojadę. Ty jedziesz? No. Ja jestem za tym, żeby Szumi ci przysponsorował. O! Ja bym mógł ci przysponsorować. Może będę twoją nową Magdą. Gdzie moje 5 tych? Mordo. Kto ustawi dzisiaj streama? Jeżeli przez tydzień będziesz dla mnie pracował, to stary, zabiorę cię na RODOS. Boże, jakie poniżenie. Nie ma opcji, Szumi. Stary, ale to nie będzie dużo. Co będę to musiał robić? Stać przy tobie i tylko pokazujące rzeczy. Jaki kolor widzisz w danym momencie? Nie, ja bym cię wykorzystał tylko do takich rzeczy, które totalnie mogę sam zrobić. No wiem. Ale chciałbym, żebyś ty się gorzej czuł na wakacjach. To będą takie rzeczy w stylu, nieś moje walizki. A, to podstawa. Takie podstawowe. Jakieś gorsze. A co ty myślałeś? Rent, pora wypróżniania. Przygotuj miskę, chusteczki. Otwórz drzwi i patrz mi się w oczy jak stram. To, wiesz, że jestem trochę dziwny na wakacjach. Jak będę srał, chciałbym, żebyś się oblizał po ustach. Ale tylko będę tak stał. No tego chciałem. Było warto. Kocham RODOS. Dobrze, że mi Kasia nie dała. Byłoby zupełnie inaczej. Kasia dużo więcej wymaga niż tylko tyle. No nic, no dobra. No po prostu zostawimy to w eterze. Pomyśl sobie, tak. Przegadamy to. Niech to jak gdyby zakiełkuje ta myśl. Zobacz, ile ja mam energii. No wiem, no. Ale było to przez co? No właśnie, że Polska cię zdołowała. No ale jeszcze nie ze wszystkiego. Jeszcze sobie przypominam. I gadam o tym, jak mi Kasia powiedziała, że jestem opalony, to nagle czuję więcej. Komplementy tak na ciebie działają. Świetnie na mnie działają. Tak? Świetnie. Jesteś łasy? O! O! Tak reaguje na każdy. O! O! Ja tam w Egipcie ci non-stop mówię. Kto? No w Egipcie jesteś i ci mówią, you look good sir, very happy. Ja mam taki, kurwa, dobrze, faktycznie wyglądam. Nie wiem, czy ale to jak płacisz, czy kiedy? Różnie. Jak zaczynasz. Głównie jak widzą ten pieniądz. Nie zawsze musisz zapłacić. Portfel pokazujesz. Ale była jedna wymiana zdań z takim Egipcjaninem, który był animatorem w tym hotelu. No i tak idzie i coś tam właśnie krzyczy tam dancing, yoga, 11 o'clock. I tam krzyczy do jakiejś tam, znaczy krzyczy, no tak, krzyczy do jakiejś tam pani tam Habibi, yoga, yalla, nie? No, Borat brzmi. Chyba tak brzmią. To jest kraj Boratów według ciebie? No yalla, to oni mówią non stop. Okay. Yalla. Jak się masz? Tak, też tak zaczynają zdanie. No i babka go totalnie ignoruje, nie? No i on jakby, widząc, że go babka ignoruje, zaczyna mówić coś tam I'm the happiest man in the world. I love my job. I ja akurat szedłem po browary i tak się, wiesz, styknęliśmy, że tak idziemy trochę ze sobą. Ja mówię, you look very happy, nie? A co on odpowiada? I'm the saddest person in the world. Ja mam takie, well, at least you look very happy. On mówi, I'm inside, I'm very, very sad, nie? I stary, jeszcze tak mam iść, ja sobie nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, to mówię, well, you make other people happy. Ale nie było bekowe? No właśnie. Mega bekowe. Właśnie, to były taki beka, nie wiem ile beki w tym było. Aha. Mogło być dużo. Czyli tak na serio do ciebie? Tak wiesz. Myślę, że było więcej. Uśmiechał, czy... Deadpan. Znaczy bardziej usta może tak, ale oczy na pewno nie. Oczy były już przeszklone, no. Już były martwe. Od lat, no. On chyba, no, nie chciał tego robić. No ale cóż. Poszedłeś na jogę. Dobry w to jest. Stary, jaką jogę? Przyszedłem na browary i po prostu patrzyłem się, jak on zaprasza ludzi. To było dla mnie entertainment. Pracuj! No i właśnie ja bym był tak traktowany. Absolutnie. Żebym tam siedział i bym musiał ludzi zapraszać na jogę, mimo że żadnej jogi nigdy nie ma. Nie, no stary, możemy pojechać do Grecji i występ tam zrobić. Kto w Grecji teraz by poszedł na występ? Polacy. Jest Polonia w Grecji? Są Polacy z Itaki. Czy to by się odbiło, nawet jeszcze nie wypiwszy piwka? Wiesz, to dzisiaj dużo ryżu zjadłem.
sushi jadłeś? Nie, hinduskie. Samrysz. Wyrzucałem nori, łososia i samrysz. Tak, no ja proszę o sushi, bo brakuje mi ryżu na chacie. Poproszę sushi, tylko plain. Tylko bez tego zawijania i bez żadnej ryby w środku. Proszę się nie napracowywać przy mnie. Ja to taki... Jak mi właśnie Magda daje ryż, to ja mam takie kozackie sushi. Zajebiste. Ona do ciebie mówi, sushi dzisiaj zrobiłem. Z czym? Z niczym. Takie jak czy lubisz. Możemy się napić piwa? Tak, tylko Szumers, ja ci powiem, że to jest wyjątkowe nie piwo. Nie, ono nie zaszokuje. No wiem, dlatego otworzę, weźmie łyka i oddamy tobie. Dziękuję. Właśnie to chciałam. Wszystko jest przemyślane, kochanie. Wszystko przemyślane. No, co daje za piwo? No właśnie, ostatnio o nim przeczytałem, że wygrało chyba w Lyonie konkurs do najlepszego Russian Imperial Stouta, najlepszego Risa. Otrzymało 10 na 10 w kategorii chyba intensywność i aromat, z tego co pamiętam. Nazywa się idiota. Nazywa się idiota i płacą ci tantiemy od każdego wyprodukowanego piwa. No właśnie. To no nie jest żadna sugestia, że ten... No bo to jest tak jakbyś... No i wygrał, a jak się nazywało? Kłamstwo. To piwo wygrał wszystkie nagrody i cię nazywa idiota. Wiesz, najgorsze było, bo ja dzisiaj poszedłem to kupić, bo ja już się piłem wcześniej, ale chciałem je spróbować ponownie po tym, jak dostało tę nagrodę. I przychodzę i tak, przepraszam, jest idiota? Wiesz, samo się prosi, że no właśnie wszedł do sklepu. Oczywiście, że oczywiście, tak. Że oczywiście, tak. Że tak. No. No i kupiłem, no ale trzy kupiłem. I że nazwała mnie idiotą, jedno rozbiłem jej po prostu w sklepie i teraz... Wychodząc? Wychodząc. Proszę, nie? Powiedz mi, że to prawda. Ja idiota? No, tak? Twój wpadło ci z ręki? Jakieś takie, ja idiot, o kurwa. Tak było czy nie? Nie było tak. Och, szkoda. One, chciałem trzy kupić, tylko dwa były dostępne w naszym sklepie. Więc no nie szkodzi, ja jestem prawie pewien, że nie będzie mi smakowało. Ja też jestem prawie pewien, że nie będzie ci smakować, ale tylko się podelektujesz jak ciemne jest, jak nieprzezroczyste. Ciekawe czy pianę w ogóle styka? Będzie miało. To dla mnie. Aha. Prawdziwy gospodarz. A powiedziałem to na podstreamium, ale chcę, żeby więcej osób wiedziało, że czegoś się dowiedziałem. Że najstarszy browar na świecie pochodzi właśnie z Egiptu. 6000 lat temu. Ja musiałbym sprawdzić tę informację. 450 litrów wyprodukowano. 450 litrów? Jednorazowo. To dużo. Mhm. To brzmi jak browar już taki porządny. No i co więcej, brzmi jak coś, co bym nie zmyślił, bo bym nie wiedział. Nie, stary, możesz wymyślić cokolwiek. Powiedz tak. Wiesz, że możesz wymyślać rzeczy, Szumers. Ale które nie są niektóre prawdą. Rzeczy bym jakby jest ciężej wymyślić. A to, że 450 litrów powiedziałem, brzmi jak prawda. No ale mogłeś powiedzieć cokolwiek, nie? A nie, gdybym powiedział 50 litrów, to powiedział, browar nie produkuje tyle. A gdybym powiedział na przykład 1 000 000 litrów, to powiedział, no to jest ewidentne kłamstwo. A ja wiedziałem, ile plus minus browar produkuje. Ja bym zbekował mega, jak się okaże, że na czacie ludzie piszą, i tak pierdolisz. No dobra, no zaraz nie, możecie zweryfikować. Nie ma racji, nie ma racji. Ale wpłacają na Rodos. Wpłacają, ktoś wpłaca na Rodos. Przestańcie. Kupcie Patronite'a, a nie na Rodos. Podoba mi się ta opcja. Bo to a nie, czy ja zapomniałem, że to jest kawowe? A ja nie wiem. Ja też nie wiem. Kochanie, trzeba psa uspokoić. Nie podała mi kości, ona chce ją schować gdzieś, bo już nie jest głodna. Ja powiem więcej, jestem Rodos. Super piesek, super. Co powiem? Wystarczy, że połowę ludzi uzbierają. Co to znaczy? To znaczy, że ja i tak pojadę na Rodos i chodzi o to, żebyś ty pojechał. Więc tylko 1500 jest do zbierania. Aha. No, ale może ja nawet wpłacę. Szumers, ja wierzę, że trasa stand-up Polska się odbędzie. Nie smakuje? Mi smakuje. Mi dobrze. Znaczy jest dobre. Nie, jest dobre. Jest bez kitu. W sensie to nie jest smak, który lubię, ale wiem, że to jest dobre. No jest. Kasia, chcesz? Szybko odpadł, nie? Mogę ci dać, no. A wezmę, a ty co masz? A chcesz tego mojego? No, no bo ty masz chyba takie bardziej... No to jakieś czuć... Tu będzie czuć jakieś takie... Nie wiem, czy to... Co tu powinno się czuć? To pierwsze. O, ja czuję orzecha na pewno. Czuję czekoladę i bym powiedział, że czuję śliwkę pod koniec. Wiesz co, to po prostu moje nowe perfumy. Nie, ale... Kupiłem czekoladowo-śliwkowe. Tak, ty nie chcesz, że wpierdalałeś czekoladę przed przyjściem po prostu. Mordę, się po prostu nacierałem czekoladą przed przyjściem. Z bakalian! Bo Sebastianowi będzie smakowało. Dobrze. No dobra, a co się u ciebie zmieniło? Widziałem, że lody zacząłem jeść.
Z Antkiem zrobiliśmy najlepszy odcinek tego live podcastu. Najkrótszy jak do tej pory. 4 godziny trwał. No to powiem ci, ja byłem zawiedziony. Ty byłeś zawiedziony? No nie, no proszę. A jak jest gość, to ty liczysz, że będzie no, tylko kiedyś, 6 godzin? Nie, no kiedyś mi powiedziałeś, jeżeli zapraszasz tak. gościa i podcast trwa mniej niż 5 godzin, to że to jest zły odcinek. Nieprawda. Tak było, tak było, Sebastian. Wie co o tym Antek. Powiedziałem, że jak będzie trwał równo godzinę, to wiesz, że jest zły odcinek. No a ile on trwał? Powiedziałeś równo 4 godziny, czyli był 4 razy gorszy, tak? Był to najgorszy odcinek, bo trwał 4 razy równo. No kurde. Nie, no to cieszę się, że Antka... Bardzo dobrze, że Antek przyszedł. Był trzecią osobą, którą prosiłem. Tak? No. Kto był pierwszy dwa? Darek Gadowski. Tak. Mieszka w Koszalinie. A po co mówisz? Po co mówię? No bo możesz... Co? Nie, bo może się pojawi, nie? A, kiedyś. Plus Antek się obrazi. Plus Antkowi powiedziałeś, mordo, jesteś pierwszą osobą, do której dzwonię. Jak nie ty... Siedzi, co? Trzecia opcja? A kto był drugi? Mogę mówić teraz? Nie, nie powiem. Komik? Tak, Szymon, okay, nie, no bo... Ciebie zastępuje komikami. No nie, no dobra, spoko, myślałem, że właśnie druga opcja, żeby mnie zaciekawił, bo komik to... Czekaj, bo jak zaprosiłem Michała Leje, to teraz ty sobie zakodowałeś, że nie komików zapraszam? No tak? Dokładnie. Nie no, że ja jak ty pojedziesz na RODOS, bo ja, żeby było jasne, ja z tobą nie jadę. Znowu tych owiaksów weźmiesz, tak? Znowu no ja zobaczę, ja na pewno zaproszę gości niezwiązanych ze stand-upem. Dlaczego? No żeby była, wiesz, dynamika tego, żeby nie wiadomo było, żeby na pewno było, że ty jesteś tym śmiesznym. To kurwa, że mogę się... Staram się, że dlaczego to robię z tobą. Przegrywasz? No, nie, że to. Jak to cię? Nie, zapomniałem, że mam ci dzisiaj komplementy prawić, bo czuję, że jesteś przygaszony i teraz się pojawił taki moment, że mogłem ci przycisnąć i już w głowie miałem takie, on się źle się poczuje, jak to zrobię. I wiesz, że właśnie kończymy. Wiesz, że zrobiliśmy krótszy niż godzinę. To najgorszy odcinek? Najgorszy odcinek. Urodzinowy najgorszy odcinek. Co chciałbyś dostać na urodziny, Sebastian, w ramach urodzin Szumowski i ten? Czy może... Ja ci powiem, co zrobiłem. I to dopiero będzie wchodziło, bo ten patronek musi zaakceptować tam, kliknąć. No. Pamiętasz, jak kiedyś ci mówiłem, że co powiesz na to, że zrobimy cele na naszym patronajcie i że ja chciałem zbierać na zestaw do robienia piwa? No. No to zrobiłem. Zebrałeś? Czy... Nie zebrałem. Co to? No. Dopiero wypełniłem wszystkie pola, gdzie będzie można wpłacać właśnie na zestaw do robienia piw. Okej, okay, spoko. Nie to bym chciał. Grainfadera bym chciał dostać na urodziny naszego streama, więc no, ludzie, czekajcie. A jakie masz nadzieje związane z naszym streamem? Już rok minął? Jakie chciałbyś... Że się skończy. Wiesz, dlaczego to zaczęliśmy? Bo nie było gdzie indziej bekować. No. Się pandemia rozpoczynała. Występy nam wszystkie pouciekały. No tak. Patrz, minął rok. Jesteśmy dokładnie w tym samym punkcie. To prawda. Wróciliśmy do tego samego punktu, jak zaczynaliśmy ten livestream. No i co? Mamy nadzieję, że odblokują występy za miesiąc, na 2 tygodnie i później co? Od jesieni? Ja bym chciał więcej optymizmu wprowadzić do tej rozmowy. No. Bo ja bym na przykład ci powiem tak. Ja widzę opcję taką, że faktycznie te występy są w piździe. I tutaj więcej optymizmu? Tak. Ty tutaj to powiedziałeś? Nie, no bo faktycznie, bo ja już mam cały maj odwołany. Aha, tak? Jeszcze nie. Nie, nie powinieneś mieć. Jeszcze nie, sorry. Jeszcze nie powinieneś. Ale prawda, kurwa. Totalnie. A, przypomniałem się, to nie był Darek Gadowski. ratujemy się, Szumer. No nic, więcej optymizmu. Ja na przykład skupmy się na tym, co jest dobre, co jak gdyby w tym roku nas spotkało. To stary, właśnie ten podcast. Ten live podcast, on będzie trwał i trwał, trwał. Absolutnie. A czy widzisz, że na przykład gdzieś możemy zrobić krok do przodu z tym podcastem? Na przykład w przyszłym roku? Sponsorze. Ciekawe. Ciekawe. No a ty jaki widzisz krok do przodu? Ja zupełnie o czym innym pomyślałem, bo ja uważam, że ten pomysł, żeby zrobić podcast na żywo, coraz bardziej... Tylko nie ma jak zrobić na żywo. Dlatego te urodziny dzisiaj miały być przed żywą publicznością. Tak. Nawet mogła być połowa martwa. Absolutnie. Nie oszukujmy się. Tak. Ważne, żeby były po prostu ludzkie ciała na publiczności. Żeby coś leżało. Nawet, tak, żeby... tak, no. Więc ja uważam, że to by był super motyw, że na przykład co roku robimy przed żywą publicznością. I to uważam, że jest bardzo fajny pomysł. Kilka odcinków za granicę. Kozak pomysł.
Za granicę? No. No bo ty po prostu chcesz wylecieć i chuj. Na przykład jeden jak ja windsurfuję, a ty gadasz. Tak, no. Sponsor jest ciekawym pomysłem. Bo mieliśmy sponsora, mamy sponsora. Mamy sponsora, tylko ty... Chuj za sponsor. Czyś pomyliłeś? Ty myślałeś, że oni nas sponsorują? Nie, przecież, nie wiem dlaczego w ogóle chciałem wymawiać ten, nie, nie Predator. To, tak. Predator. To jest chyba od Acera, z tego co pamiętam. Z tego co dalej, dalej w sumie nie jesteśmy pewni. Tak. I to był jedyny taki jak gdyby, sponsor, jaki był do tej pory. Była jedna firmówka, która była bardzo nieudana. Co? Właśnie, możemy taki flashbackowy odcinek zrobić, bo to w sumie nasze urodziny. Absolutnie. Jakieś wspominki. Bardzo dobry pomysł. No? No to ja uważam, że najśmieszniejszy... Największy fuck up, jaki największy fuck up, to nie ma w ogóle chyba drugiego. Znaczy... Nie, bo są fuck upy, początki naszych streamów to były stałe fuck upy. W sensie, moje powiedzenie, fuck upów było tylko jeden, może być jednym z większych fuck upów, jakie mieliśmy. Ale pomijając wszystkie techniczne, tak. Pomijając wszystkie... Ale tamten minuty... jest techniczny. On jest techniczny plus... Tak, on jest mega techniczny. Fuck no tam jest motyw, że robimy... Dostaliśmy firmówkę. To jest... Firmówkę? Jeden odcinek tego i nagle się zgłasza firma fitness, jakaś tam jakiś fitness w jakiejś miejscowości, że oni by chcieli zaktywizować ludzi. I znaleźli dwóch. Do beki. Nie wiem właśnie do czego chcieli zaktywizować ludzi. My byliśmy im jakoś w sportach pomóc. Tak. Czy tam wypromować ich stronę, czy cokolwiek. I było bardzo mocno zaznaczone. Ja pamiętam to jako kluczowy element tej rozmowy. Podkreśliśmy, słuchajcie, to nie będzie stand-up. Tak. To będzie taka pogadanka, jak macie tutaj w linku, tak. Bo już jedną zrobiliśmy. Tak. Więc to będzie coś takiego. Ja rozmawiam z naszym menedżerem i oni mówią, że zapłacą nam x pieniędzy i my mówimy takie, a oni zdają sobie z tego sprawę, że my będziemy tylko gadali, bo to jest dużo, ten x był taki, tak. Jakby nie do końca wiadomo, czemu by aż tyle mieli dawać, ale skoro tyle... To też nie był jakiś ogromny x. No tak, no tak. Ale był to więcej niż się spodziewaliśmy za to, że... Za to, że robimy to drugi raz w życiu. Dokładnie. No i jak gdyby dostajemy informację zwrotną, tak, jesteśmy 100% zapewnieni, że my wiedzą, wiemy, że to jest podcast. Menadżerowie nam tak. Powiedzieli, że to podcast, jesteśmy przekonani. Tak, więc po jak gdyby... widzimy? Reklamę na Facebooku, gdzie jest napisane stand-up, Szumowski i Rejent. I mamy takie, no kurwa, przecież to był jedyny wymóg, który powiedzieliśmy, w sensie jedyny ten. No i oni powiedzieli, ale to się nie przejmujcie, bo w opisie wydarzenia jest napisane, że to tylko podcast. Po czym wchodzimy w opis wydarzenia i nie ma tego napisanego. Nie ma. Jest takie jak gdyby, po co wy to robicie? Wszyscy się zawiodą. No. Wszyscy się, wy się zawiedziecie, ludzie się zawiodą i my się zawiedziemy. Nie ma żadnej potrzeby, żeby mówić, że to stand-up. No i to się chyba nie zmieniło, czy tam się zmieniło dwie godziny przed wydarzeniem, czy coś takiego. To było, wiesz, niezauważalne. Niezauważalne, no i wchodzimy i zaczynamy gadać, gdzie... No, nie ma to ani flow, ani nie ma pytań chyba od nich. Od tych ludzi, tak. Tych bo to ludzi. Robimy nie na naszym kanale, tylko robimy na ich kanale, na ich social mediach. Więc to dochodzi do wszystkich trenerów, do wszystkich jakichś kobiet po 40, które dzień wcześniej ćwiczyły z inną typiarą po 40, która z dzieckiem też ćwiczyła przy okazji. I my docieramy do takich osób. Które nas nie znają i które też nie widzą nas, bo nam się sprzęt zaczyna napsuć. Chyba nie, się... tam był gorszy problem, tam jakieś echo nam się zaczęło pojawiać, że wszystko co mówimy słychać podwójnie. Fajnie, że to zademonstrowałeś. No i postanawiamy w tym momencie odłączyć maszynę od aparatu. Ja wam powiem, jak to właśnie, technicznie. Ja nie wiem, czemu technicznie pozwalałeś mi to mówić. Ja nie wiedziałem, że ty będziesz się zapędzał do technikalnych. Ja przed chwilą użyłem zdanie od... Mogę po przerwie, jak puścimy utwór z kącika Audio Rejenta, to później puścić wycinek z tego. To jest fajny pomysł. O, to jest bardzo fajny pomysł. Ja też chcę dodać, że przed chwilą użyłem zdania, odłączyliśmy maszynę od aparatu. Więc to jest... Stary, powiem ci tak, ja się na tym znam i gadasz do rzeczy. No więc jest moment, kiedy nas nie widać, bo maszyna nie jest podpięta do aparatu. Nie, no czekajcie, już tłumaczę. Bo ja naprawdę myślałem, że dobrze. Mamy tutaj bez lusterkowca z podpiętym mikrofonem na kamerowym. Tak ten live podcast jest prowadzony. I tamtego dnia też mieliśmy taki setup. Tylko okazało się, że dźwięk nie leciał z tego mikrofonu na kamerowego, tylko dźwięk leciał z mikrofonu w laptopie. To był i ten... resztę pokażemy po kąciku. Nie opowiadaj, że był. Nie, nie,
Nie, no może opowiedzmy już takie. Nie, no opowiedzmy. Nie, już taki hejt, hype. Nie, to jest spoko. To jest, można opowiedzieć i później ludzie będą się śmiali, jak to zobaczą, bo będą wiedzieli, że nie kłamaliśmy. Tak. No. I mamy fuck up, bo padła nam bateria. Bo wcześniej używaliśmy baterii w tych bezlusterkowcach, teraz jesteśmy podłączeni do sieci nieprzerwanie. Maszyna jest podłączona do sieci. Maszyna jest do prądu. Maszyna, tak, no. I pada nam bateria. Więc ja myślę, że pada nam i wizja, i fonia, że nas nie widać, ani nas nie słychać. Więc co mówisz w tym momencie, kiedy myślisz, że nas nie słyszą i nie widzą? Więc mówię mniej więcej coś takiego, Szumers, kurwa, padło. Padło, nie widać nas. Ty, no nie działa. Nie, no trzeba coś tam... Ja pierdolę. Ty, ale Szumers, co powiesz na to, że im powiemy, że to po ich stronie jest problem? Że nam to śmigało cały czas. Po czym Magda jest na słuchawkach, obok siedzi i mówi: Ej, to wszystko słychać. Co? O kurde. I wracamy, ja tam mega bekujesz. Zostałem przyłapany na takich machlojach. Tak, no to było bardzo śmieszne. Znaczy, teraz spuentując to wszystko, zapłacili nam 50%. Mhm. Co i szczerze, jest 50% za dużo. Tak, znaczy tak. Jest 50% za dużo za to, co my zrobiliśmy? Jakby to był taki odcinek, jak teraz robimy, to na luzaku. Ale wtedy... Znaczy nie, no to po prostu było totalnie, oni nie wiedzieli, co oni chcą. Oni nie wiedzą, jaki produkt kupują. I nazwali to stand-upem. My nie wiedzieliśmy, co mamy tam robić do końca. Tak, no. Bo oni tylko o siłowni gadajcie, o siłowni. No. Przygotowałem świeże rejenty o siłowni. Super. Przygotowałeś wtedy świeże rejenty o siłowni? No to stary, to byliśmy mega przygotowani. Ja bym powiedział, że byliśmy dużo bardziej przygotowani niż do tego odcinka. To stary. Jednak cofamy, tak? Zresztą, że rejent próbował wałki Szumiego. A mi to się tak z automatu włączyło. Genialny pomysł. Genialny pomysł. Druga największa kryja. Ja chciałbym już. Czemu o kryjach? Mówisz, chcę trochę pozytywizmu wprowadzić do tego odcinka. Nie, bo te kryje pokazują nasz sukces. A tak, jak teraz to się rozrosło. Dokładnie, jak teraz się rozrosło. Dobra. Albo do tego, ile przeszkód pokonaliśmy. I jedną z tych przeszkód. Jaka była przeszkoda? To STS. A możemy już o tym mówić? Moim zdaniem już tak. Ja myślę, że powinniśmy jakichś takich formułek używać. Żeby ostrożnie o tym opowiadać. Ostrożnie o tym opowiadać. No dobra. Czyli... Te chuje. O nie, kolejne. Nie, ta bardzo przyjazna, rodzinna firma, jaką są STS-y, wysłała do nas Wigilię. To prawda, zapomniałem, że to było Wigilię. Wigilię. To było Wigilię. To była Wigilia, okres Bożego Narodzenia. Jak ja już odchodziłem od stołu i śledzika, to już dawno temu zjadłem, dostaliśmy wezwania do zapłaty. Żeby wpłacić na STS-y, a raczej przepraszam, na fundację sportową STS-ów pieniądze za to, że niszczymy im wizerunek i był podany link do tego, jak niszczymy im wizerunek z naszego drugiego kanału Szumowski i Rejent w domu na streamie, gdzie Szumowski przez jakiś czas wrzucał fragmenty tego oto live podcastu. No, bardzo się tutaj odłączyło się, ten Szumowski wrzucał. Żeśmy wrzucali za Szumowski. Żeśmy razem postanowili wrzucać tam fragmenty i niestety nie do końca żeśmy ogarniali, kto jak tytułuje dane fragmenty. No i faktycznie we wrześniu, drodzy słuchacze, możecie sobie... Gorszy. Moim zdaniem tam jest gorsza też część tej historii. No. Że... bo ja ci powiem tak. Ja dostawałem te fragmenty, no, które Szaniawski wrzucał. No. Fajnie, że ich wszystkich wjebujesz pod ten autobus teraz, co? Trzeba uważnie dobierać słowa. Szumowski wrzucał za pomocą Szaniawskiego, który mieszka pod tym adresem. On mi wysyłał te fragmenty, ja tylko sprawdzałem, czy one się dobrze ścięły na początku i na końcu. Czyli ty tylko obejrzałeś pierwsze 15 sekund i ostatnie? Dokładnie. Super. I nic więcej nie oglądałem. I tak więcej niż ja. Bo oni wysyłał te fragmenty, ja mu kciuka w górę wysyłałem. Zawsze. Tak, no miałem takie... No i mówię, się postarał, wiesz, że to jest zweryfikowane. A wiesz, że na WeTransferze widać, czy ktoś ściągnął, czy nie? I on dostawał później maile. Ty, przypomnij Szumiemu, że nie ściągnął. Jak nie ściągnął, jak kciuka wysłał. Nie wiedziałem o tym i to warto to zapamiętać. I warto usunąć tą opcję z WeTransfer. Napiszemy do nich po odcinku. A wszystko tyczy się tego, że nie w Wigilię, ale tylko... Chciałem powiedzieć, no? Dopowiedzieć do tego, że my nie wiemy, jak bardzo ten fragment się okazało źle wygląda, jeżeli jest w osamotnieniu.
Tak, bo to jest część rozmowy, którą odbyliśmy we wrześniu, gdzie ja tłumaczyłem, że STS-y... którą jest szanującą się, dobrą, rodzinną firmą, warto tam puszczać kupony, zakłady. Nie wywiązało się... Nie przeczytałeś regulaminu. Nie, słuchaj, to nie było przeczytałem tak. regulaminu. Ty zakupiłeś jakiś kupon. Ja do teraz uważam, że nie popełniłem błędu. A ja w tobie nawet na tym nagraniu mówiłem, no. że jakbyś był z biednej rodziny, byś wiedział, że popełniasz totalnie błąd, bo każdy z biednej rodziny wie, jaki jest czas na odbiór nagrody pieniężnej. Chodzi o to, że w STS-ach jest taki, kurde, książka z regulaminem i okazuje się, że niektóre rzeczy trzeba przeczytać, niektórych nie trzeba i to jest tak, jak klikasz akceptuj i nagle jakby nie wiedziałeś, co akceptujesz. Tak, ale w skrócie chodzi o to, że Schumers nie wiedział, że jest miesiąc chyba na tak. odebranie nagrody tak. swojego kuponu. I ten on był... Nie mów tak. No nie mówię, mówię, nie mówiłem nic. To jest skurczy... Te skurcze nie, brzucha? Nie, oni żadnych skurczy nie mają. To są porządni ludzie. Więc w momencie, kiedy ja wypowiedziałem swoją opinię i kluczowe jest to, co ty mówisz, tak. że ty cały czas stałeś w obronie tej szanowanej firmy. Tak. To na dostaliśmy... nagraniu, ale ja i ty dostaliśmy tak. wezwanie do zapłaty w wysokości 1600 zł. I 1000 złotych, ale to dużo. Tak, no. 1000 złotych na fundację STS. Tak, która to jest na fundację, sorry, to było sport to sport. No, ale ja jak zgooglasz, to jest fundacja STS. Tak, i że mamy usunąć filmik. Też. Też. Więc my możemy powiedzieć, co zrobiliśmy? Możemy chyba, tak, nie? Czyli był motyw taki, że my pierwszy co zrobiliśmy, to zadzwoniliśmy do prawnika. Nie, najpierw było, że między sobą dzwoniliśmy i najpierw była wyczujka. Co o tym sądzisz? Powinniśmy iść totalnie w bekę z tym. Musimy kolejne nagrania z nimi robić. To jest taka beka, stary. Przecież możemy tutaj tyle śmiechów na tym wycisnąć. Problem polegał na tym, ja się przyznam do tego, że ja uważam, że miałem rację, ale źle ją wypowiedziałem. I niestety nie dało się promować tego klipu, bo ja niestety w emocjach za dużo przeklinam. Właśnie, to jest ten błąd, wulgarny. Bo my najpierw dostaliśmy te wezwanie do zapłaty i tak mamy, o co chodzi? Jest ten link, odpaliśmy ten link i wiemy totalnie, o co chodzi. Tak, w momencie, kiedy znaczy, tam też jak, było... jak lecą hasła typu, należy spalić. Znaczy tam były takie momenty, że ja myślałem, że o tej, chyba się uratujemy, nie? Że na przykład mówię... Tak, bo ty mówisz jakieś złe rzeczy, a ja zawsze naprawiam, nie? Stary, to po twojej stronie jest błąd, powinieneś doczytać regulamin. To są takie momenty, że ja mówię, trzeba iść spalić. No nie będę mówił dokładnie gdzie, ale wiecie, jaki lokal jest przy Żabce i mówię dokładnie gdzie. Tak. Albo właśnie, że wiesz, ja bym wybił szybę, ale nie na serio. Ale tak na serio. Więc masz cały czas takie, hej, chyba będzie, o nie jest dalej, okej. Okay. Ja miałem taką, wiesz, to dobra, dawaj, bekujemy na kolejnych odcinkach z tego, że coś powinniśmy zrobić z siedzibą STS-ów albo coś takiego, nie? Po czym Kasia mi mówi, że ona ma fajnego prawnika, taki jajcarz z niego. No ale jajcarz z tego prawnika! Ale jak się spią na mance. Ale jajcarz! Ja wychowałam z tego wezwania, naprawdę wychowałam z tego, bo to no, formalno-prawnie to po prostu zajebiście fajnie brzmiało. A on był mega zestresowany. Nie, no ale dobra, i mówisz, że jest taki jajcarz, ten prawnik taki jajcarz. No. I dzwonimy do tego prawnika i ten gość zupełnie nie jajcarz. Jakby zero jajcowany. A co dzwonisz i masz takie, co tam? No myślałem, że tak będzie. STS-y? Luzik! Takie rzeczy na śniadanie. Zupełnie tak nie było. Gość jakby, wiesz, przez 45 minut jechał z krytyką. Punkt po punkcie, czego nie powinniśmy robić, jak nie powinniśmy się odzywać, no. że to głupota jeździć po firmach jakichkolwiek na tych livestreamie, bo jesteśmy odpowiedzialni za nasze słowa. Patrz UPC. Co jest dzisiaj śmieszne, że nie dostaliśmy pozwu od nich, a nie od tych... Ja myślę, że to będzie historia jedna z takich, że wiesz... Że teraz będziemy żałowali, że to przypominamy. Będziemy mieli po 500 000 wyświetleń na tych live podcastach no. i za 4 lata będzie UPC pozwało. Okay. To szczerze w ciemno to biorę. 4 000 000 wyświetleń na naszych podcastach i jeden pozew od UPC to jest cena warta zapłacenia. Jak ci się zrobiło za 4 lata 500 000 wyświetleń na 4 000 000 wyświetleń? Jak ci to przeprosiłeś? Chcę powiedzieć za 4 lata 500 000? Ja myślałem, że powiedziałeś za pół roku 4 000 000. No właśnie, to jest ten mój optymizm, który w tamtym odcinku nie był widoczny.
No i UPC nam wysłało... Nie, STS. STS-y, sorry. UPC to przyszłość, o przyszłości mówię. Sorry, bo mi się mylo. Jest bardzo ciężko mówić o tym temacie, nie przeklinając. Tak zauważam sobie, jak bardzo chcę każdą tą firmę... Widzieliśmy w tamtym filmiku. No tak, to... było ciężko. Więc... Też ten filmik był nie kondensatorem. Inicjatorem, katalizatorem, żebyś w następnym roku, czyli w 2021, mniej używał wulgaryzmu. Tak, co by zresztą mi się udaje. Tak? Daj mi się, bo wyjeżdżasz do Egiptu i tam po angielsku i nikt mnie nie rozumie. Słucha, blać! To już nie jest polskie przekleństwo. To nic po polsku. Ja przeklinam w innych językach teraz. Do Egiptu wyjechał jako Rusek. Tak. Wy paliaki! Paliaki, słucha, blać! Co wy robicie? Że drugi prawnik, tak, do którego ja zadzwoniłem, którego wszyscy znam, ale nie wiem czego. No właśnie nie wiem czego wplątywać do tej historii. No chyba teraz coś wiesz, po tak? ptokach, no. Znaczy, Michał! W sensie już dawno nie dostaliśmy kolejnego wysłania do zapłaty. No już 3 miesiące minęło. Więc udaje się. Ale Michał Kutyk mi powiedział. Ten nasz prawnik zaufany. Dokładnie. Słuchajcie, musimy zadzwonić do prawnika. Ty Kutyk chyba studiował prawo. Go wyjebali, nie? Ale studiował. Jest adwokatem. Jest adwokatem. Ale no palestra go wyjebali. I on stary mi powiedział, że stary, że jakby da się to wybronić, że to było głupie. To, co my zrobiliśmy, ale że jakby to jest kontekst satyryczny i że da radę to wybronić. I teraz byłem z nim w Egipcie i mu powiedziałem, i on powiedział, wcale ci tak nie powiedziałem. I on takie, co? Nie? On powiedział, nie no stary, to usuwaj i po prostu zapłać. Ja mówię, tak powiedział? No ja uważam, że on teraz zmienił zdanie, albo ja po prostu słyszałem tylko to, co chciałem słyszeć wtedy. Wiesz, co chodzi? I powtarzałem i cały to... czas podkreślał, że mam piękne oczy. O co chodziło w tej rozmowie? Drugi prawnik, czy trzeci już prawnik mi powiedział, że to już nasz oficjalny prawnik. To też pamiętam tą odpowiedź, że ponoć jak dostał telefon, bo to nie ja dzwoniłem, tylko nasz menedżer, to po prostu odpowiedział, ja w sądzie ich wybronię. Tak powiedział? Tak. I ponoć się od razu rozłączył. I to mi najwięcej dodało pewności siebie, żeby usunąć filmik. Zrobiliśmy to, usunęliśmy filmik, ale nie zapłaciliśmy pieniędzy, bo mieliśmy zapłacić po 1000 zł na fundację Sport to Sport, czyli na fundację STS-u. I zamiast tego ja wpłaciłem 500 zł na fundację, która walczy z uzależnieniem hazardowym. Tak zrobiłeś? Tak, no. A ja wpłaciłem, kochanie, gdzie my wpłaciliśmy pieniądze? My regularnie wpłacamy na fundację. Na jakąś... Sport to Sport. Nie. Sport. Nie. Kasia tam co miesiąc oddaje pieniądze. Bo... Kasia na zwierzaki wydaje mnóstwo pieniędzy. I na ludzi chorych też. I na chorych ludzi. A tam sprawdzałeś, czy oni już nie poumierali? To wpłacasz, a to nawet nie wiesz, że to już dawno nieaktualne. Więc STS nam nie odpisały jeszcze od tego momentu, co rozumiemy za zamknięcie, tak, za zamknięcie sprawy. Chociaż nie tak działa życie, Szumer. Ja myślę, że oni teraz siedzą i taki 200-stronicowy pozew szykują. No ja mam nadzieję, że teraz jak napiszą, to po prostu powiem, ta negocjacja się skończyła. Słuchajcie. Egipski styl. Tak jest. To były mocne fakapy. Dobra, jakiś trzeci, że zasadno trójek prowadząc wspominki z tego roku podcastowania. Zasada pisania żartów i trójek, tak? Zawsze się sprawdza. Zawsze się sprawdza. Czy mamy siłownia, STS-y. Ile myślisz, stary, ile byś oszacował? Tak. Ile strat minut wizerunkowych? Ile minut łącznie, żeśmy się spóźnili na ten podcast? Spóźnili na ten podcast? No wiesz, o co mi chodzi. Że miał się zacząć o 19, ale zaczyna się 19:45. Tak, no ile myślisz, że minut łącznie? Ja myślę, że to w godzinach. No, to jest 41 odcinków? Tak. Plus odcinki, które nazywały się Szumowski i Rejent. To też jest wspaniałe, żeśmy przez pierwsze 3 miesiące prowadziliśmy 2 różne podcasty na 2 różnych kanałach z 2 różnymi fanpage'ami, bo nie chcieliśmy się pogodzić, że... Nie mieliśmy 2 fanpage. Nie mieliśmy 2 fanpage, że jeden się nazywa Rejent i Szumowski, a drugi się nazywa Szumowski i Rejent. Tak. I w końcu uznaliśmy, że jednak to jest zbyt skomplikowany żart, żeby go kontynuować. Nie, wręcz przeciwnie, ty uznałeś, że Rejent, jakim cudem w ogóle ja w ciebie w to wplątałem i na to się zgodziłeś, to był od początku zły pomysł. Odwróćmy te wszystkie straty, które ponieśliśmy. Tak, no. Nie żałuję ani chwili. No bo nic nie robiłem w związku z tym. Ja siedziałem tam, teraz to usuwam, a to przenoszę tam. Więc to uważam, że to był trzeci fuck up.
ten pomysł mieć dwa różne kanały. A to był taki początek tak. Był nasz. No. A nie, to czekaj, to ustawmy inaczej ten fakap. Mhm. Powiem więcej. My nie puszczaliśmy tego na Renty Szumowski w domu na streamie na YouTubie. Tylko na Stand Up Polska. Tylko na Stand Up Polska. Prawda. Co się stało w Stand Up Polska? A wszystkich wkurwiliśmy. Wszystkich wkurwiliśmy, zapomniałem o tym. A, bo to się... był fuck up. Tak, no. Kurde, ile my błędów popełniliśmy, Sebastian. Znaczy, ja stary, ile to robimy? 12 miesięcy, to już są takie cztery duże kryje. Po roku wychodzi no. Dopiero. Raz na 3 miesiące okazuje się, że wkurwiamy. Dużo ludzi. Stary, czekaj na fuck up za tydzień. No właśnie, w tym roku jeszcze chyba nie było, więc to lada moment. Stary, duży fuck up, jeszcze jeden fuck up, o którym nie można zapomnieć. Przecież ty się zaraziłeś koronawirusem. Od ciebie. Na żywo, przed kamerą. Nie, to jest... ja ci powiem prawdę, zaraziłeś mnie wcześniej. Tak? Zaraziłeś mnie na trasie Stand Up Polska. Ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że wszystkie osoby, które były zarażone COVID-em na trasie Stand Up Polska są zarażone przez ciebie. To jest mit. To nie jest mit. To jest mit, bo ja się zaraziłem w tym samym czasie co wszyscy. Ty byłeś pierwszy. Nie byłem pierwszy. Miałeś brata, który był chory na COVID-a. Z którym się widziałem, jak nie był chory na COVID-a. Bo on już był wtedy chory, tylko nie wiedział, nie, że jest Nie, bo tego chory. Dnia, co ja go widziałem, miał test i wyszedł mu negatywny, ja się tego dnia z nim widziałem. Nie miał testu, tylko miał wynik testu no. I on już był chory. No właśnie, miał wynik testu. No ale bo był robiony parę dni temu, a on już był chory, jak ty do niego przyjechałeś. No a ty się lizałeś z dźwiękowcem, który miał COVID-a i wszyscy to widzieli. Nie, tego nie wyciągnął. No, więc jakby to, czy ja wszystkich chcę... I co więcej, stary, ja was zaraziłem w najlepszym możliwym momencie. A po trasie? No po trasie to raz. Tyle szacunku. Po trasie was zaraziłem, tak. Ewentualnie jeżeli zaraziłem i zaraziłem was, kiedy jeszcze w szpitale miałeś łóżka i tak dalej. Mówiłem, jak ktoś mogłeś? Wiesz, to był kurde luksus. Pod respirator wolny był, kurwa, stadion jeszcze mecze odbywało. Stary, siedziałeś, leżałeś w łóżku i kadra grała na boisku. Stary, kozak, były dobre czasy na zachorowanie. Właśnie ty... tak, jak siedziałem na górze, chory na COVID-a, to tak sobie myślałem, ale w dobrym czasie mnie Szumowski zaraził. Możliwe, że was zaraził. Możliwe, nie wiemy chory tego. Chory byłem. No chory byłeś, ale nie wiadomo czy Szumowski cię zaraził. Ty mnie zaraziłeś. Ja jestem w stanie się przyznać, że cię zaraziłem na podcaście dla Beki, ale nie jestem w stanie się przyznać, że cię zaraziłem na trasie, naprawdę. Może to prawda. Nie wchodzę w to. A to jak wkurwiliśmy wszystkich ze Stand Up Polska, to się tyczy historii, że my to wrzucaliśmy na kanał Stand Up Polska. Tak. I co się okazało, kanał Stand Up Polska, on tylko dlatego funkcjonuje dobrze i ma się dobrze i rokuje dobrze, bo wrzuca stand-upy. Tak. I te stand-upy mają tam po setki tysięcy wyświetleń, jak nie miliony, ale jak nasze live podcasty zaczęły się tam pojawiać, to tak. Nieważne co wrzuciłeś następne, czy to był stand-up czy nie, to miał też około 20-30 tysięcy wyświetleń. Tak, czyli żeśmy po prostu wkopali kanał Stand Up Polska, który funkcjonował od 8 lat, wypróbował wielu komików w ziemię w 3 tygodnie. No i nasza zasługa, stary. Jelo. Bo jak tutaj przegrana innych, to nasza wygrana. Jak chcecie jakiś kanał wkopać w ziemię, możemy piszcie do nas, tak. Możemy zrobić kilka materiałów. Macie jakąś siłownię do rozpromowania, macie jakiś zakład bukmacherski. To absolutnie służy pomocą. Cześć, że Apple dla Microsoftu wykupuje nasze usługi. No dobra, czyli tutaj mamy jakieś kryje. A pozytywne, mega pozytywne. No, jaki jest najlepszy moment z tego roku dla ciebie? Gziku Douglas, absolutnie. Gziku, nasz memiarz na grupce. Tak, no. Patronite'owej. Bardzo jest śmieszny. Dobre memiszcza robi. Mhm. Zegary. Dostajesz... Dużo prezentów. Jest prezent, kolejny Szumers. Jest prezent, Kasia zaraz przyniesie. Piwo? Nie. To mogę piwo? Znaczy, to też są dobre prezenty. Już ci przynoszę piwo. Znaczy Kasia, ja to tak, pamiętasz, super, jak dostałem no. Zegar robimy unboxing? Z Dragon Ballem, no. To ty dostajesz zegar z Dragon Ballem i narzekajesz, że nie ma cyfr, nie no. Ma cyferblatu. Tak, no. To dostałeś z magicznym. No. Ta-da! Musisz się połapać w tych cyfrach. I musisz pokazać. Wow, magia Szumiego, kurde, ale kozak. Ale spójrz na cyfry. A, zobacz, no. Podpowiedzieć ci, co to o jest nie, tak? Kurwa. Czyli, o nie. Czaisz? 6 i 12 i 9. Niektóre są w poprawnym miejscu, a inne nie. Nie, bo 6 nie, no masz jest... na odwrót po prostu. No tak, bo ja się spojrzałem na 12 i 6 i to było w poprawnym miejscu. A faktycznie to one są po prostu na odwrót. Tak, masz... A to jak to będzie mi pokazywało czas? Błędnie. Czyli będę musiał się patrzeć na liczby, czy na... Nie, będziesz musiał i tak dalej rozkminiać, jaka cyfra powinna być w danym miejscu.
A... Nie, przecież co ty powiedziałeś? Czyli mogę po prostu to zamazać i będzie mi wygodniej? Nie. Bo ty musisz sobie najpierw spojrzeć na to. Którą stronę będzie zegar? Przypomnij sobie, jakie są w ogóle cyfry na zegarze. No, tu i będzie jeden. Tu jest jeden. Tu dwa, tu trzy. Tak. No. I po kolei. No. I wtedy dopasowujesz na odwrót. Jak spojrzysz na trójkę, to ona powinna być po przeciwległej stronie, czyli no. Tutaj. Dwa i osiem i tak dalej. Być tam. Czyli takie strzałeczki sobie po prostu narysuję. Też nie do końca, bo jak zrobisz tu i tu, to tu nie powinno być jedynki, nie? Kurde, jakie tak, to jest skomplikowane. Skomplikowane. No dobra. To takie musisz narysować. O, tak. Poziome. Okej. Okay. Strzałeczki. I wtedy będzie się poprawić. Ale zegar będzie szedł w prawo. Tak. No dobra, damy radę. Zgodnie ze wskazówkami zegara. Mózg rozjebany. Nie, ale szczerze bardzo dziękuję. Chociaż to jest niepotrzebny żart z tym. Tak absolutnie szczerze to trochę mi zniszczyło ten prezent, ale i tak jestem wdzięczny. I to uważam, że jest jeden z największych plusów tego podcastowania, to jest ilość starych, dziwnych, fajnych prezentów, jakichś ewentualnych. Ilość w ogóle osób, które tak. Się okazało, że są fanami, a na przykład nie mogły w ogóle przychodzić na występy na żywo, tak. A jednak tutaj się udzielają, jest stary. Tak, to było tylko warte. Nie. Tam jest bateria, wystarczy odblokować przepływ prądu z niej i zacznie zegar tykać. Czyli trzeba podłączyć aparat do maszyny? O, jest twórca! Trzeba totalnie to zrobić. To się idzie do tyłu. Co ty gadasz? Aż tak? To jest aż tak dobrze zrobione? Zegar będzie szedł do tyłu? Czy ja będę cofał się w czasie? Teneta będziesz robił na chacie. Rosyjskiego. Czekaj, żeby właśnie zrobić taką parodię Teneta, gdzie masz typa, który robi ten dźwięk przy cofaniu czasu. Borat robi Teneta. O fuck, on działa do tyłu. On działa do tyłu. Jaka to jest jazda. Magia szumego. Zapomniałem, że zmieniliśmy dźwięk tego przycisku. Miało być mózg. Stary, oj się zaciął. Ups. Proszę, żeby wyjąć go z kartelika. Aha, bo on wtedy będzie lepiej działał. Ale to szumer, weźmiesz go na chatę, nie? Ale ja totalnie nie będę umiał się nią obsługiwać. To go wieszasz i on sam się sobą obsługuje. Ale teraz teoretycznie która jest godzina? 12. Teoretycznie? Teoretycznie tak, jest 12. A mogę ten? To chyba nie zepsuję, nie? A jeżeli jest... I teraz jest która? Teraz jest 11:44. Czy pierwsza 44? To dobra rozkmina. Już zarazi. I to ja tego nie, na 100% się nie połapię. Nie, to stary, to on będzie poprawnie pokazywał czas. Szuli, jak nagle na poważnie to. Ale właśnie, ale wskazówki, a wskazówki jak chodzą? Wskazówki chodzą do góry, w sensie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy w przeciwną stronę? Gadam z twórcą, kochanie. Nie, że jestem dziwny. Jak zahacza wskazówki, to trzeba wygiąć trochę, żeby nie zahaczał, jak może być, bo my go też mieliśmy w miejscu, gdzie mógł... Nie, ale nasze pytanie jest co inne. Nie tak, teraz mamy inne pytanie. Czy teraz jest 44, czy 16? Bo tak, wskazówka godzinowa będzie się cofała, to wiemy, ale czy minutnik będzie się cofał, czy szedł do góry, tak jak w normalnym zegarze? Paulina pisze, że Magda ogarnie. A kto to jest Paulina? Paulina i tak pojawia się. Ona jest jakaś ta. Pani profesor, czy tam pani doktor? Widziałem, czytam live chata. A, spóźniła się dzisiaj, bo miała zajęcia ze studentami zaocznymi. Nieźle. No? Nawet profesorowie nas słuchają? Tak, ale słuchaj, ona nie jest jakaś ogarnięta. To jest zaoczna. Socjolożka, zaoczna. Naprawdę socjolożka? 12:16. 12:16. Aha, czyli jednak jest. Nie, teraz jest 1:16. Nie, 12. Nie, bo tu jest pierwsza. Nie, 12 i patrzysz w lewo. Okej. Cały zegar chodzi w lewo. No. O kurwa, cały zegar ci. Ale, a możemy zrobić tak? Czyli on poprawnie działa. Ale z drugiej strony, jeżeli... Zobacz, ja jestem prawie przekonany. W sensie musiałbym zobaczyć, jak to wygląda z tyłu. No. Ale że... A nie. Chodzi co chciałeś powiedzieć? Znaczy, jeżeli tak bym go powiesił... To byś go nie widział. To bym go nie widział. Nie, bo to w lustrze. Tylko byś widział... Ten... Ale w lustrze. Tak. W lustrze go muszę powiesić. Tak. Mhm. Albo możesz po prostu nauczyć się korzystać z niego. Nie, lustro. Ale wiesz, że wtedy będzie musiał to odwracać cyfry. Nie, ale to jest. Cyfry będą. Ale to jest akurat spokomotyw. Że na przykład zrobimy jakoś tak, to powiesimy, żeby, wiesz, na przykład on będzie w niewidocznym miejscu, ale tylko się odbijał w lustrze.
I tak. Wtedy jak się pyta ktoś o godzinę, to się mówi, no spójrz w lustro, ale lustro tak. Zawsze inaczej pokazuje, zależy jak się patrzysz na lustro, nie? A to musisz z jednej strony tylko się patrzeć na ten zegar. No to postawimy takie, nakleimy takie na ziemi, takie, która godzina, spójrz tam! Podoba mi się, że nie możesz po prostu się cieszyć z zegaru, tylko musimy oddzielny gabinet tworzyć, żeby ciąg luster pokazał. Tak, gdzie jest ciąg luster, właśnie tu się odbija tam i tak dalej. Zapraszam do mojego pokoju, gdzie jest zegar. Zegar. A przepraszam, coś więcej jest w tym pokoju? Nie. A i proszę nie patrzeć bezpośrednio na zegar. To mamy lustro do zegara. Wręcz muszą być trzy lustra, bo jak są dwa, to też źle pokazuje godzinę. Dobrze mówię? Że trzy? No, że zawsze musi być niepoczyście, żeby to było dobrze. Tak. No to trzy jest dobrze. No, trzy jest dobrze. Trzy jest dobrze. Albo gałki. Jedno lustro, a to też nie jest tak, dwa lustra błędne. A nie ma tego motywu, że nasze gałki oczne też już są przewrócone do góry nogami i dopiero nasz mózg interpretuje? Ale to już sobie przewracasz własnymi gałkami. Czyli jakbym stanął na rękach, to by było, to bym wiedział, znał godzinę? Jakby stanął na rękach? Znaczy wtedy jest do góry nogami, wtedy. Wiesz co, ja ci o tam zegar. Tak. Która godzina? Spojrzy się na zegar. Przepraszam pana, widzę, że ma pan zegarek. Która jest godzina? Przepraszam, nie mam lustra. Będzie już zegar dla Magdy. Za każde sprawdzenie godziny 5 dych będzie się kasowało. Mi się nie podoba, jak ludzie coraz więcej rzeczy szukają, w których Magda mogłaby dostać 5 dyszek. I to takie, ona coraz łatwiejsze rzeczy dostaje. To jest tak, że coraz bardziej skomplikowane. Najgorszy system jest taki, że ona też sobie musi przelać te 5 dych za 5 dych. Więc to jest stary. Ona na tym traci sama. Tak. Myślisz, że Magda płaci samej Magdzie? Ja serio, ja mówiłem to już od dawna, że mi się wydaje, że moje księgowe, Magda oraz moi bliscy znajomi, gdyby się okazało po latach, że mnie oszukiwali i że regularnie na przykład brali moje pieniądze, to mi się totalnie nie zdziwi. To wiesz, odejnie Kuku. No, o jego bracie. Jego brat go okradł na grube miliony. Gadaliśmy kiedyś chyba o tym. Gadaliśmy o tym, no. Ale nie boisz się, że twoja żona, twoja narzeczona, twoja dziewczyna... Ja też miałem przez moment, o kim ty mówisz? Znasz tę typiarę? No, no, że ta typiara to co? Że twoja typiara, to że ona może cię okradać. Znaczy ja mówię, ja już dawno to mówię, dopóki tego nie wiem, to jestem szczęśliwy. Jak się dowiem, to się wkurwię. Jak mnie okradę teraz i o tym nie wiem, to git. Tak? No ja wychodzę z założenia, że ogólnie to, czego nie wiem, mnie nie może zabolać. Nie, jest dużo rzeczy, o których nie wiesz, a mogą cię zabolać. No większość rzeczy, o których ja teraz... Broń laserowa. Nie, no to wiem o broni laserowej. No ale jak działa? Nie, no jeżeli dostanę z lasera, tak, a to będę o tym wiedział. No ale nie wiesz, jak działa laser i dlaczego ci to boli. I będziesz miał takie, nie, Boże, no, jak wiem, to ale... działa, ała! Nie, nie, ale wiem, że dostanę z lasera. To już jest zaplanowane? Nie, no chodzi mi na to, że nie, jeżeli oberwę z lasera tak. I zacznie mnie boleć, no to chujowy laser. A jeżeli ten laser będzie mi sprawiał ból tak, że tego nie czuję, że nie wiem o tym bólu, to git. Bardzo dziwny tok rozumowania. No, nie, jest dużo rzeczy, na których się nie znamy, bo nie wiedzą, jak działają, nie? Znaczy, ja wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie wiem, to mnie to nie boli. Jestem prawie przekonany, że to jest stuprocentowo prawdziwe. Bo nie wiesz tego. Nie, no bo nie, no okej, okay, jakaś choroba, która na przykład tkwi we mnie, nie wiem o niej, mógłbym ją wyleczyć. Na przykład rak suchara. Mieć raka suchara i co wtedy? Tego na pewno. Albo możesz mieć po prostu Szumowskiego. Złapałeś Szumowskiego, nawet o tym nie wiesz. Więc dopóki o czymś nie wiem, to jestem szczęśliwszy. Więc jak mnie Magda okrada, to ja o tym nie wiem, więc jest git. A jakby się okazało, a pozytywne rzeczy, że nie wiesz o pozytywnych rzeczach. Że mi na przykład wpłaca pieniądze na przykład konto? Tak, że ty tam myślisz, że jej płacisz 5 dych za każdą rzecz, a ona tak naprawdę bierze tylko 3. Kurde. No to też bym był szczęśliwy. Czy tak czy siak, czy negatywny, czy pozytywny, to i tak jesteś szczęśliwy? Ty, ostatnio się wkręciłem w twórczość... Czyją? Kurwa... George'a Wellesa? To się dobrze... ten? Chcesz czarnoskórego komika? Nie. Nie. Mówię o... George Welles. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to. Orson Welles? Tak. Nowy wspaniały świat. I gadałem z kimś, kto mi opowiedział koncept tej książki.
i jest to piorunujące. Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że kręciłeś się w czymś twórczość, po czym mówisz, gadałem z kimś, kto mi opisał daną książkę? Powiem ci tak. Co to w ogóle znaczy? Powiem ci tak, bo nie przeczytałem tej książki. Zauważyłem. Tak, no, ale wiem o niej dużo. Aha, bo ten koleś ci powiedział. Nie, bo przeczytałem książkę o tej książce. Aha, jakąś co? Krytykę? Recenzję? Tak, krytykę, recenzję i... Powtarzasz za mną. Przeczytałem. To nie jest fair. Dobra, okej, powiem absolutnie szczerze. Czytałem... Post na blogu Snoop Dogg. 10-minutowy odcinek na YouTubie. Top 10 najlepszych teorii. Gdzie 30... Których nie musisz czytać. Dobra, przeczytałem fragment książki Harariego. A tak. A którą czytasz już od ponad roku? Którą czytam od ponad roku, ale teraz znowu miałem ją w ręku. Gdzie on opisuje, w sensie, gdzie daje po pierwsze najważniejszy cytat z tej książki. Ja tylko to zestawiam z tym, jak powiesz, kręciłem się w twórczość. Nie, no bo to jest czytałem książkę, gdzie jest najważniejszy cytat. Dobra, znam myśl. Mogę powiedzieć o myśli. Dobrze, o myśli. I nie czytałem książki, tylko znam myśl, która jest rozpoznana i uważam, że jest... niesamowicie ciekawa. Czyli generalnie cały świat postapokaliptyczny, albo całe jakby, wiesz, wszystkie jakby wizje apokaliptyczne są takie, że ludzie jakby są, nie wiem, zawładnięci przez roboty. Żyjesz, kurde, w piwnicy i cię ktoś tam, kurde, gania. Mutanci, kurwa, szaleją. Że jakby, że ludzkość upada i coś przychodzi na miejsce człowieków, nie? Ludzi. Człowiek. A ty nie mówisz o roku 1980? Nie. No i właśnie. I to są wizje, które nawet nie tyle, co się ich boję, czy nie boję, tylko one są dosyć proste. To znaczy, że my będziemy, wiesz, ofiarami, ktoś będzie naszym katem. Tak. No, ja też Terminatora oglądałem. No więc właśnie. I wizja Terminatora jest taka, no dobra, jest to straszne, ale no jakby ludzkość na koniec wygra, zawsze Hollywood ma happy end, nie? Jakby tak sobie traktuje, nie wiem, maszyny przejmą świat, może, ale no. Wizja Orsona jest dużo ciekawsza. Bo on mówi o tym, że łatwiej będzie zapanować nad ludźmi nie strachem, lecz szczęściem. Szczęściem. Czyli, że każdy człowiek finalnie dąży do bycia szczęśliwym. I teraz wyobraź sobie świat, gdzie jesteś zawsze szczęśliwy. Nie to da rady. No właśnie. Musisz mieć te chwile smutku i trosk. No ale wiedzieć, że masz że jesteś na antypodach, czyli że masz szczęście. Jasne, ale szczęście też jest biologiczne. W sensie jakieś tam wyzwolenie endorfin, jakieś ruchy. A, żebyś tabletki brał i jesteś szczęśliwy. No, że jest na przykład wynaleziona tabletka, no. Która pozwala ci zadowolić wszystkie twoje uczucia. 24-godzinny orgazm. Na przykład. Nie dosłownie orgazm, tylko poczucie szczęścia, spełnienia wręcz, mm-hmm. Nie? Społeczeństwo jest ułożone pod ten narkotyk. To znaczy, że już na przykład nie ma związków monogamicznych, bo nie ma potrzeby, jakby zazdrość już nie istnieje. Więc każdy mm-hmm. może się spotykać z każdym. Nie wiem, nie ma bezrobotnych, bo praca jest stworzona dla wszystkich. A to myślisz, że teraz ludzie się nie spotykają z każdym, bo jest zazdrość? Nie, no myślę, że żyjemy w związkach monogamicznych. No. Między innymi przez to, że jakby mamy wyrobione w sobie uczucie zazdrości. Tak, ja nie chcę, żebyś się z kimś innym spotykała, bo będę zazdrosny. A gdyby jakby wyjąć ten element zazdrości, to wydaje mi się, że gdyby spojrzeć na naszą cywilizację z takiego punktu zero, takie, że nigdy nic nigdy nie było, no to uważam, że dużo bardziej jakby opłacalna jest poligamia. Wiesz, w sensie ja wiem, że jakby teraz to jest niemożliwe wprowadzić nie w życie. Nie dla kobiet. Nie, no jak nie dla kobiet, dla no wszystkich. Nie, no musisz się opiekować tym dzieckiem, bo tak jak jesteś mężczyzną, to chodzisz od gniazdka do gniazdka, tu ruchasz, tam ruchasz, siam ruchasz. No tak, i no ale jeżeli by stworzyć system od nowa, nie? I na przykład by było nie tyle, co jest na przykład rodzice opiekują się dzieckiem, tylko społeczności i wiesz, wszyscy jakby dbają o to, żeby to funkcjonowało, taki wiesz, skrajna forma komunizmu, nie? W sensie, że nie jednostka, w sensie, że nie tak, że nie najważniejsza jest komórka rodzinna, tylko społeczna, no to idealnym świecie uważam, że to jest lepsza opcja. Nie żyjemy w idealnym świecie i jest to totalnie niemożliwe. I nie mówię o tym, że jakby zróbmy to, tylko patrząc się... Nie, bo czekaj, bo tu właśnie tworzysz nową religię swoją, więc... Może uważać, bo... Masz swoje słowa. Słuchajcie, jest bardzo ważne, że jeżeli chcecie wstąpić do mojego kościoła, to musicie mi dać... Jesteś jak Erlon Hubbard. 5 zeta.
Tak. Ja idę w ilość. Tak. Słuchajcie, mam dużo dla was rzeczy, będziecie mogli ruchać kogo chcecie, takie tam, ale 5 zeta na wstęp. 5 zeta. I teraz ja do przeczytania tego fragmentu zawsze podświadomie czy świadomie, czy w takich rozmowach, wiesz, pijacko-filozoficznych, zawsze mówiłem, że najważniejsze jest szczęście, że jebać wszystko inne, że dopóki nie wiem i jestem szczęśliwy, to jestem szczęśliwy i to jest najważniejsze. A ty nie mówisz, że właśnie ignorancja jest szczęściem? Absolutnie. Ja trochę cały czas mam to w tyle głowy. No w sensie... ty to mocno tam w życie to wszczepiłeś. I ja uważam, że jestem jednym z najszczęśliwszych osób, jakie znam. Więc, a znam bardzo mało osób i o to mi w tym chodzi. No i teraz wizja apokaliptyczna tego świata jest dla mnie bardzo zaskakująca, bo jak ja ale to czytam, którego świata? No tego, który ci opisałem. Nie, tego, co ci opisałem, czyli że masz świat, w którym wszyscy są szczęśliwi, wiesz, masz związki, wiesz, każdy się rucha z każdym, każdy jest piękny, młody, bogaty, stać go na wszystko i nigdy nie czuje smutku, nigdy nie czuje rozczarowania. Opisałeś mój nowy serial, który będzie na HBO. No ale pojawia się w tym świecie, w tej książce, w tej powieści, gościu, który ma tego dosyć. Który mówi... Zawsze jest jeden taki typ. No, zawsze jest jeden taki. Nie jest gadne. Ben Affleck. Ben Affleck. I on mówi, że jakby pierdoli szczęście. Że na niego ważniejsze jest wolność. Że on że chce czuć wolność do bycia złym. Chce czuć wolność do bycia rozczarowanym. Chce czuć wolność do bycia chory. Że na przykład wiesz, świat apokaliptyczny już nie ma chorób. I on mówi, ja chcę być chory. Ja chcę mieć kasę. Ja chcę to mieć. Jestem człowiekiem, który chce... mieć wszystko. Zawsze się znajdzie jakiś Edward Snowden. Zawsze. I co się dzieje tam? No i teraz ja przeczytam ten fragment, gdzie... ten no najważniejszy cytat. Najważniejszy cytat, że ta postać rozmawia z architektem tego świata. I spierają się na argumenty. I właśnie... Jesteś pewny, że to nie był jeden z filmów z Matrixa? Nie. To jest nowy wspaniały świat na 100%. I... ale nie wiem, czy się nazywa architekt, bo do tego mówiłeś. Masz rację, że architekt chyba był w Matrixie. Rozmawia z głównym projektantem tamtego świata. Aha. I wniosek jest taki, że projektant, architekt, mówi temu koleżowi, jeżeli chcesz to, to śmiało. Idź, nie, przestań brać nasz narkotyk, dam ci jakąś twoją wysepkę, tam będziesz miał wolność do bycia chorym, do bycia zjedzonym przez zwierzęta, do wszystkiego, czego chcesz. No i on jakby mówi okej. Okay. W sensie, że jakby już nie chce walczyć to całe społeczeństwo, nie chce wyzwolić społeczeństwa, które jest szczęśliwe. Tylko poszedł indywidualizm. I historia się kończy tak, że ludzie zaczynają jego odwiedzać, żeby zobaczyć, jak ludzie wolni żyją. I on na sam koniec dochodzi do wniosku, że dla niego jedyną wolnością w tym świecie jest odejść z tego świata. I dosłownie książka się kończy jego... W sumie spoileruje całą książkę, a powinienem był to wcześniej powiedzieć. Ale kończy się jego samobójstwem. Gdzie masz bardzo... Bo jest aż tak wolny. Dokładnie. Że jedyny sposób na wydobycie się z tego świata, do bycia absolutnie wolnym jest, wiesz, bardzo hardkorowa myśl, czyli wiesz, samobójstwo jest jedyną odpowiedzią. Co jest jakby... Nigdy nie powinno się jakby prowadzić narracji, że cokolwiek, że samobójstwo jest dobre, ani... Chodzi o to, że nie chcę, żeby ten wydźwięk... Sorry, przepraszam, się pogubiłem w tym, ale nie chcę, żeby to był wydźwięk, że jak ja promuję samobójstwo, to żeby być wolnym. Mi się przypomniał special ostatni CK'a. Znaczy ostatni, który na Netflixa wszedł. I on zaczyna od tego, że samobójstwo... No, niektórzy powinni. Nie oszukujmy się. Nie wszyscy mają dobre życie. To jest bardzo śmieszna myśl. Ja nie jestem gotów jeszcze tak wypowiedzieć jak on. Ja po prostu na razie chciałbym bezpiecznie powiedzieć, fajne. Jeżeli myślisz, żyj. Nie? Tak. Ale na innym świecie. Chodzi mi o to, że pierwszy raz byłem skonfrontowany z myślą, że szczęście nie jest tak ważne jak wolność. Bo ta wizja, którą... Co, wszystko pomyliłem, Kasia? Ludzie bekują? Nie, ludzie piszą, że fajnie, że dowie znać, jak się kończy. Spoiler alert! No, że pierwszy raz byłem skonfrontowany z myślą, że szczęście może nie być najważniejsze. Bo ten świat, który został opisany... To wyobraź sobie ludzi, jak tak z pieniędzmi mają. Że całe życie tyrają za pieniądze, później przeczytają jedną książkę na takie to co, pieniądze nie były najważniejsze? No ale mordo, ale ja już od dawna wiem, że pieniądze nie są najważniejsze. No ale niektórzy nie wiedzą. No tak, no ale wiedziałeś, że szczęście nie jest najważniejsze? Widziałeś już o tym dawniej? Tak, po tym jak wiedziałem, że muszą być wzloty i upadki, żeby doceniać to, że jest się szczęśliwy. No ale gdyby właśnie był świat, w którym
nie musisz tego mieć. Bo ty mówisz o tym, że żeby było szczęście, jakiś... ty musisz być smutny. Tak. A ja nie mówię tego. A ja mówię, może porównanie do czegoś, żeby wiedzieć, że jesteś szczęśliwy. A ja ci mówię, że możesz być cały czas szczęśliwy. Nie może. No ale mówię ci, że możesz. Nie. Chodzi o to, że właśnie... Nie, bo ty byś cały czas miał orgazm, byś ten, dywan pomógł. No ale ci to chyba źle rozumiesz moją myśl. Bo no. Nie chodzi mi o to, że oni nie są szczęśliwi, bo nigdy nie zeznali smutku. Myśl polega na tym, że oni cały czas są szczęśliwi. Ja wiem, ale nie są, bo nie wiedzą, co to jest. Wyjmij tą myśl. To nie jest ważne w tym świecie. Myśl jest taka, że ty zawsze możesz być cały czas szczęśliwy. No. Że ty cały czas... Wiesz, ale ten ziomek, co popełnił samobójstwo, strasznie zjebał. Czaisz... Iść gdzieś na wyspę i się okaże, że jest COVID i dostajesz COVID i umierasz? No dokładnie. I to jest to, co ten gościu wybrał. No i teraz co? I ty znowu, na podstawie tylko tego, co powiedziałem, ty byś wybrał które życie? Na samotnej wyspie, ale ze szczęściem. No, czyli co? Czyli poczekaj, chodzi ci o to, że... Bez tych wszystkich innych ludzi, co się chodzą i... A, jesteś szczęśliwy dzisiaj, super szczęście. Sorry, ja zapomniałem, że jesteś Polakiem i najważniejszą wartością w szczęście jest, żeby sąsiad też miał chujowo. Tak? Nie o to chodzi. Chciałbyś chodzić przy ludziach, którzy są szczęśliwi non stop? To są najgorsi ludzie, jacy istnieją. No, smutasi są gorsi chyba. Nie, jak tam opowiadałem, że tam... matka i umarła, to mogę słuchać godzinę. A, karmię, jak się wtedy kolejna czułeś? Kolejna historia. A kiedy cię bili? A bili cię w szkole? Ja nie uwierzycie. Jest Błażej, który ma syna Gabrysia i obliczył, ile minut macie spóźnienia przez ostatni rok na streamie. A jak mógł to zrobić? Że oglądał... Każdego, bo generalnie ludzie często w komentarzach piszą, od której minuty jest stream. A, w ten sposób, no. Plus, tam gdzie nie było tego, to po prostu... Obliczał, no. Tak. I ile mamy spóźnienia? Dobra, zgadujemy? Możemy zgadywać. No, możecie zgadywać. A to najpierw on musi napisać, żeby... Powiem, że bardzo szybko ucięliście moją myśl a propos wiecznego szczęścia. No dobra, ale do czego zmierzasz? No zmierzam do tego, żebyś się chwilę na tym zastanowił, ale jakby jak wolisz... No to zastanawiam się. Dobra, styka. Ile czasu spóźnienia mieliśmy? No dobra, okej, powiem ci inaczej. Może to nie jest rozmowa po dwóch piwkach, ale na pewno jak ja pójdę to na jakąś imprezę... To jest półtora. Po półtora piwka. Tak. Ja jestem 100% pewny, że na najbliższej imprezie, gdzie się upiję, wyłożę tą myśl komuś i będę rozmawiał o tym godzinami. I przeliżesz ty piarę i to będzie Magda. No, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, ale szczerze ci powiem, jak wyłożę tą myśl, to może być tak, że każdy będzie chciał się przelizać. To musi być Błażej, który obliczył, ile się spóźnialiśmy. Ja obstawiam, że się spóźniliśmy... Ile odcinków? 40, ale obliczył 41 czy 47? 41 odcinków, ja uważam, że średnie spóźnienie będzie jakieś 15 minut. Nie średnie. No wiem, no ale ja mówię... Całościowe. Ale wiem, i później sobie... No ale jak wyliczę średnią, to sobie dojdę do tego. No to se pomnóż teraz. No to robię 20 razy 40, czyli 3 to jest godzina, czyli 9 to jest 3 godziny, czyli 4 razy 9 to jest 3, czyli ja mówię 12 godzin. 12,5 godzin. Ja mówię 28 godzin. O Jezus, czemu? Jak 28? No bo tak mówię. 5,8 godziny, 350 minut. Ty, prawie 6 godzin. Mega, to stary, to tak naprawdę tylko jeden podcast. Tylko z gościem. Tylko z gościem, no. No to prawie nic. Czy ja powiem 28, ty powiedziałeś ile? 12. 12. Od 41. Słuchaj, jesteśmy lepsi niż myśleliśmy. To jest niskie oczekiwania kluczem do sukcesu. Albo on źle obliczył. Albo on źle obliczył. Nie, 41 obliczył. No. 41 oficjalnych odcinków, tak? Ale to mi się wydaje niemożliwe, bo był jeden odcinek, że my się spóźniliśmy 55 godzinę. 55 minut spóźniliśmy na odcinek. Więc on liczy na przykład... Może on liczy, kiedy on się spóźniał. Że on się nie wyrabiał. On na przykład zawsze następnego dnia ogląda. Schumerz? No? Jeszcze jakieś pozytywne chwile z naszego roku tutaj. Bez kitu, w sensie uważam, że społeczność, którą stworzyliśmy... Ja wiem, jakie pozytywne. No? To było pierwsze twoje zetknięcie w sumie, ja nie miałem, bo ja tylko w Warszawie sobie grałem. Z pornusami? Co? Co? Nie, że jak wyjechałeś do jakiejś tam na przykład Ganie w Gdańsku czy w Poznaniu, no? Że ludzie podchodzili do ciebie po występach i mówili fajnie, ale jaki fajny podcast prowadzisz. To prawda. To się spotkałem kilka razy z tym, że ludzie na występach mówili o podcaście, co było dla mnie zadziwiające. Ja powiem ci więcej. Jak kiedyś spotkałem naprawdę inteligentnych ludzi,
takich, wiesz, takich ogarniętych i oni mówili mi, że słuchają tego podcastu. Ja miałem takie... Paulina Mizen. Nie wiem, kto to jest. No to pani doktor. A, pani doktor, sorry, co powiedziałem. No właśnie, że to jest dla mnie szokujące. Bo ja jakby... Ja pomijam to, że ktokolwiek to... Jakby jestem zdziwiony, że ktokolwiek tego słucha i cały czas jakby ten... Ale to jak już doszło nie, do no, mnie... Nie, no ja oszukuję, że na pewno jest część debili, która nas słucha. Ale ja byłem przekonany, że twoi fani jak w którymś muszą nas słuchać. Totalnie. Totalnie. Nie nazywaj tak moich panów. Nie. No był myśl, znowu, nie chcę nikogo krytykować, to jest wręcz jakby chyba na odwrót podkręcona ta piłeczka. Czyli co, komplement? Ale, no, że pomyślałem sobie, że stary, jeżeli nas 30 tysięcy osób ogląda, to że ja jakby pomyślałem sobie, to coś musi być nie tak. Coś, dlaczego? No nie wiem, że coś jest takie, że to nie jest... coś jest tak wreszcie. No wiem, ale jakoś nie potrafiłem tego do końca przetworzyć. No. Ja zacząłem sobie myśleć, że to są na przykład Hindusi, którzy na botach my pracują. My kupujemy? Że coś takiego, nie do końca umiem określić tego, ale że to znaczy, że to na przykład nas oglądają właśnie, nie wiem, że jesteśmy jakimś hitem, kurde, w podziemiu bezdomnych pornusów, czy coś takiego. W zasadzie nie umiem... Stary, owiaksy nam całe te zasięgi robią. Chodzi mi o to, że jakby nie zrozumiałem tego, że to są normalni ludzie, którzy nas oglądają. I faktycznie po występach, jak podchodzili ludzie, którzy mają pracę, mają ręce i nogi, nawet wiesz, oko w właściwym miejscu, to zawsze jest dziwko. To zawsze jest takie kurwa niesamowite. Wiesz, że jest dużo innych rzeczy. Sorry, ja często tak mam. Ja często tak mam. A widziałeś ten film? A widziałeś ten film? A widziałeś ten film? Nie? Ale widziałeś wszystkie nasze live podcasty? Na serio? To na prawda. Serio? Tak, no. Wiesz, że możesz obejrzeć też tamte rzeczy? Tak, no. Więc ja też bym zachęcał naszych widzów. Rozwijajcie się. Róbcie inne rzeczy. Nie tylko to. To są, my jesteśmy jedynymi youtuberami, którzy tak robią. Klikajcie w dzwoneczek. Nie. Obczajcie inne rzeczy. Są książki. Polecamy dużo innych podcastów. Ten gościu, dział zagraniczny. Super podcast. Welles. Świetna książka. Kurde, jakiś film może dać ludziom do obejrzenia. Zakaz Snydera, 4-godzinna wersja Justice League. No tego zupełnie nie musicie. Faktycznie po obejrzeniu tego miałem takie, nasz podcast nie jest taki zły. Faktycznie jak to obejrzałem, miałem takie... Dopiero kurde, wtedy doszło. Tak, no, że ej, jest okej z nami. A tak wrzucić taką lekką szpilę? No. Jack Snyder w następnym tygodniu, po tym jak wypuścił tamtą wersję, wypuścił kolejną wersję. No, oczywiście, że tak, no, bo jest więcej hajsu do zarobienia. Czarno-białą. O, kozak. I która jest... Stary, jak mnie to wkurwia. Czemu? No nie wiem, no, to jest taki ewidentny... I teraz będzie wersja, która jest z przekleństwami. A teraz jest wersja, która nie będzie miała... A teraz jest wersja, która będzie miała tylko kolor czerwony. A teraz będzie wersja, gdzie masz takie... Ile razy możecie sprzedać to samo? Ile ale razy przewiniemy do momentu, jak mamy 500 000 wyświetleń na każdym odcinku i zobaczysz, że co drugi odcinek jest tylko kolor czerwony, mordo, tylko czerwony. Ale to by było co innego, gdybyśmy na przykład od 100 odcinka powiedzieli, dobra, teraz kolejne 100, biało-czarne i dokładnie te same. W sensie, że po prostu, że nie to, że jak gdyby 101 w biało-czarny, tylko robimy pierwszy odcinek nowy, 101 biało-czarny. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że każdy odcinek jest czarno-biały, tak? No. Ale też... Cały czas podajemy tę samą treść w każdym odcinku? Nie, że to jest cały czas ten sam odcinek. Nie to, że nagrywamy go po raz kolejny, aha, że tylko jest... że jest kolejny jak gdyby... Nie, to lepiej jakbyśmy przychodzili, spotykali się na żywo, ale gadali cały czas to samo. A także słowo w słowo. Tylko byśmy się starzeli. To jest ta jedyna różnica. To szczerze by było bardzo imponujące. To jest jedna z tych rzeczy, które sobie myślę, że to jest bardzo ciężkie do wykonania dla bardzo małego efektu. Na naszej grupce ktoś napisał, ej, ludzie, a co jeśli się okaże, że dlatego Schumers nie chce tak długich odcinków, bo to wszystko jest wcześniej napisane i wyreżyserowane? I nie potrafi zapamiętać nic dłuższego niż 3 godziny co tydzień. Nie miałeś teraz tego powiedzieć. Co innego mam w skrypcie. No dobra, a ty jakieś pozytywne? Nie wiem, czy ja, to ja powiedziałem o ludziach, czy ty powiedziałeś o ludziach? Razem powiedzieliśmy. Razem powiedzieliśmy. To było bardzo pozytywne. Mhm. W ogóle też jest bardzo pozytywne, nie wiem, czy ty to widzisz, ale twój ja widzę test ekran. Na COVID. Nie, że jest, tak. Nie, że jesteśmy chyba idealnie odbiciem lustrzanym, jak tak siedzimy. O, widzisz? Nie? Widzisz, jak się... Mirroring tak zwany. Opowiedz. O, na zimny łokieć. Jeszcze powinieneś mieć szkło w ręku. Opowiadaj teraz. Możemy, panie, jakie były jeszcze najlepsze chwile? Ja tobie pokażę.
najlepszą chwilę, która może ciebie zabolać. Daję na fanka ogromna właśnie streama i w ogóle słyszę skary. On ma takie same skary jak ja! No! I to typiara ma takie same, czyli ma kobiece skary? Dobrze wiedzieć. Wiesz, tak to jest, jak się kupuje w dziale męskim. Co ty chcesz mi pokazać? Już ci pokazuję. Mam screena. Czy ty teraz telefon sprawdzasz? Tak, no bo wiesz, o który muszę wyjść. A, rzeczywiście, tak. Ludzie, nie denerwujcie się na Szumiego. Szumi ma godzinę, o której musi wyjść, bo wie, że wtedy się strasznie najebie. I musi wyjść przed tym czasem. Patrz, to jest najlepsza chwila tego podcastu. Mi amore, jak sobie pijecie winko i za nas sobie patrzycie, tak? Tak, i wiesz kto to jest? No, Antek Serek Dąbrowski, tak? Coś wysłał, mi amore. Ja ci powiem, ja teraz nie rozumiem, stary, że na twoim zaawansowaniu technicznym tak. My dalej pokazujemy obrazki na kartce, kiedy mamy tyle technologii wokół nas. To jest bardzo przyjemne. Nikt tego nie robi. Poza tym to jest kartki z makulatury, więc wyluzujcie się, ludzie. Redża, ponieważ mamy mało czasu. A, chcesz jakieś segmenty zrobić takie, że poważną. Padł odpowiedzi na pytania. Już? No, o której chodzisz? No, ja bym już poszedł do tego, no. A, dobra, bo mieliśmy dużo segmentów. I więcej czasu na to poświęcić? Spoko, stary. Świętujemy. Kurde. Rodziny, ściluj się. Będzie jakiś tort? Ludzie pytali. I co? No ale nikt nie wysłał. Kurwa, chcecie tortu, a nikt nie wysłał? To jest jakby szczyt naszego lenistwa, co? Nie, to takiego bezczelny i chamstwa. Co? Chcecie tort, tak? A ktoś kurwa wysłał to? Dobrze, tutaj to już przechodzimy, Boże, pytania od widzów, jak szybko. Ale ostatnio z Antkiem też miałem taki problem, że długo z nim gadałem. W sumie domorosłych kiperów segment trwał półtorej godziny. Antek się najebał pół browara? Stary Antek się najebał. Naprawdę? On do mnie podszedł podszedł po live podcaście. I się zbełtał. Ty stary, daj kieszeń. I mi do kieszeni zbełtał. Nie, mówi, ty stary, najebałem się. Dziabnął się. I to pierwszy raz, wiesz, chyba od półtora roku, czy tam od dwóch lat. To prawda, no. I Antek takie się... rzeczy gada na tego paczesia. Wszyscy na paczesia jadą. Jak popiję. Już tutaj przechodzę do naszych pytań. Muszę też ustawić, że mamy te pytanka. To zadam pierwsze pytanko i zmienię logotyp. Pytanko. O, to mi się podoba. Mówię, że to są pytanka i ktoś napisał, że to jest pytanko. Nie uważacie, że na scenie jest dziwna jazda, jak kiedyś było w hip-hopie? Kto mówi o pieniądzach, to sprzedajna dziwka i nie ma poważania w środowisku. Ciekawa teoria. Co o tym powiesz? A kto u nas w środowisku w ogóle gada o pieniądzach? Jedynie chyba patrzeć gada, że jebać biedę. A tak to nie ma nikogo innego, kto gada o pieniądzach. Znaczy, my nie znamy twórczości tak bardzo jak ludzie, innych komików. Ja no ale też się, że chodzimy na występy. Ale domyślam się, że może być. Nie wykluczam opcji, że są komicy, którzy gadają o pieniądzach i teraz się tworzy o tym bity. Ja będę gadał o mojej biedzie i pożyczaniu od mojej żony. Ja uważam, że bardziej popularne. Moje żarty. O pieniądzach. Tak? To są moje o pieniądzach. Jestem tak bogaty. Suki się patrzą. Mam żonę, która już... Suki się patrzą, jak Kasia ze swojego portfela daje do mojego portfela. Nie, że uważam, że jest większy, znaczy nawet nie problem, tylko mówiąc o tym samym, że może nie tyle co o pieniądzach, tylko że na przykład dużo komików mówi o własnej popularności, czego ja też jestem winny. No ty jesteś mega winny, ty w każdym swoim specialu mówisz o tym, że coś tam nagrałem i mnie rozpoznano. Nie, chyba tylko... Albo ostatnio wchodzę do Ubera i myślę, że będę rozpoznany. Nie, tylko to w pół człowieka i pół główek. W każdym mówię. Masz to. Nawet w nowym programie masz to. Benzyny i pioruny? No. Wydaje mi się, że kłamiesz. Chociaż ja nie pamiętam tego materiału teraz. Nie, ale nie mam tego. Mam to w pół człowiek, pół znaczy, głowę. Znaczy ja ci powiem tak. Ja blefuję, ale widzę, że coś mogłem trafić. Nie, ja ci inaczej odpowiem na to pytanie. Ja miałem motyw, że miałem to w programie, jak na poczcie mnie rozpoznali. O, miałeś. I później zrobiłem to na trasie. Wielka trasa. Tak. Się była, tak. I to może być... Może nie powinienem się do tego przyznawać. Ale prawda jest taka, że ja to zrobiłem na wielkiej trasie, bo ja się chciałem jak najszybciej tego pozbyć. Że wiedziałem, że to będzie... Tego materiału? Tak. Ale co jest w tym jakby negatywnego? No, że właśnie to było, że znowu mówię o swojej rozpoznawalności. A, że nie chciałeś mieć tego w enzymach właśnie. Tak, no. No ale do enzymów napisałeś inny bit o swojej rozpoznawalności. Więc niestety się nie udało i ten. Nie, ale rozumiem, jeżeli chodzi o pieniądze, to komicy rozmawiają o swojej rozpoznawalności. Czy jest to porównywanie do hip-hopu, że ci, którzy to robią,
załóżmy gadają o pieniądzach. Ale w hip-hopie masz cały ten styl Braga, nie? Braga, no. Ale w stand-upie może to nie jest tak jakby zaszufladkowane. Braga stand-upowa? Moim zdaniem nie jest to tak zaszufladkowane jak, wiesz, definicją Bragi, nie? Ale jest coś takiego jak chełpiący się komik. Nie? Jest coś takiego jak komik, który opisuje swój własny sukces i to praktycznie... Nawet... A to ja bym ci w sumie nie zawężył, ale rozszerzył ten krąg żartów, żebym nie tylko to zwężył do gadania o pieniądzach pozytywnie, że mają ich dużo, ale jest też o gadaniu, że mają właśnie mało sławy albo mało pieniędzy z tego. Tak. I bym obstawiał, że na jednym open micu znajdziesz dwie osoby, które gadają o tym, że one nic z tego nie zarabiają, tak. Nie mają pieniędzy, oni to biedni w ogóle to są. Tak. No. Więc ja bym nie tylko szedł w to, że o, jest komik, co gada, że ma hajs, ale jest w chuj komików, którzy gadają o tym, że nie mają hajsu. I odpowiadając na to pytanie, też bardzo łatwą odpowiedzią, ale ona zawsze jest prawdziwa. I jaka? To znaczy, że czy dla komików to jest ważne, że ktoś gada o pieniądzach i że to wtedy jest hakowy, czy nie? Prawda jest taka, że 95% w przypadku, co jest dla nas ważne, dla komików, dla środowiska, to jest po prostu, czy jesteś śmieszny. I jeżeli wychodzisz i jesteś śmieszny, jesteś oryginalny i ten, to wystarczy. No tak, ale to jest... Chodzi, nie, to... Czekaj. Chodzi mi o to... drugą stronę bym to ugryzł. Dla nas chodzi o to, żeby właśnie być tym oryginalnym i że śmiesznym, spoko. Ale dla ludzi najważniejsze jest, czy jesteś śmieszny. Jakby ty możesz mieć podjebane połowy materiału od kogoś innego. Ludzie zwykli tego nie wiedzą. Okej, okay, sorry. Czyli masz rację. Dołożę do swojej, czyli jesteś śmieszny i oryginalny. Ale możesz być śmieszny i oryginalny gadając o pieniądzach. Tak. I będzie git. I możesz być śmieszny i oryginalny i gadasz, kurde, możesz gadać o, wiesz, futuryzmie i niesamowitych jakby tematach, ale będziesz, kurde, hakowy i... O futuryzmie jak gadasz? To będziesz hakowy? No możesz gadać o futuryzmie i być hakowym i nieśmiesznym. Możesz być. No stary. Ja myślę, że w naszym środowisku jednak jest coś takiego, że mogą cię zmyć właśnie hakowością materiału. Że typu, ten komik śmieszny, ale o ruchaniu gada. No ale to wtedy nie jest oryginalny. No dlaczego? A jak ma oryginalne o ruchaniu, nad tym się już nikt nie zastanawia, tylko że temat jest nieoryginalny, już każdy go zlewa przez tę rzecz. Dobrze, jestem w stanie, Ja nie wiem, dlaczego dołączyłeś środowisko do tego. Nie, bo tu jest pytanie o środowisko. Pytanie jest o to, czy... Na scenie jest dziwna jazda, jak kiedyś było w hip-hopie. No. Kto mówi o pieniądzach, to sprzedaj na dziwkę i nie ma poważania w środowisku. Okej, okay, dobra. Dlatego ja cały czas się odbijam do tego, że dla nas nie jest ważne... A nie, to poważanie w środowisku nie jest zależne, czy ktoś gada o pieniądzach, czy nie. Przepraszam, ja w ogóle nie skupiłem się na tym, że to chodzi o nasze środowisko. To nie jest ważne, czy ktoś gada o pieniądzach, czy nie gada o pieniądzach, tylko ważne jest, jak bardzo oryginalne są te żarty, lub nie. No to jest to, co ja mówię. Tak, dokładnie. No. Teraz się zgadzam z tobą. Przepraszam, pierwsze pytanie, którego ja w całości nie zrozumiałem, a ty zrozumiałeś na samym początku. I muszę oddać ci teraz, wiesz, cały szacun, że ty ogarnąłeś, a ja nie. Poza tym ja mocniejsze piwka piję. I już pijesz od 12. Bo jak szedłem tutaj, Kasia, czy ty wiesz, jak ja wszedłem tutaj, to Seba jadł dwa tosty, po czym mi powiedział, kurwa, nie miałem czasu nic zjeść. Ja się pytałem, co dzisiaj robiłeś, no powiedział, poszedłem po piwkę. Przedłem takie, a co jeszcze robiłeś? Bo kupiłem tego idiotę to ja, ja wszedłem tutaj prawie o 18. O 18 mówisz, nie ma, nic dzisiaj nie robiłem, bo poszedłem po dwa piwka i dlatego dzisiaj jem tosty. A wiesz, co jest najbardziej przerażające, że tak wyglądają codziennie moje rozmowy. Sebastianem, jak wracam z pracy. Wracam z pracy o 17-18, kochanie, co dzisiaj robiłeś? No, wyszedłem z psem. Ja robię bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. Mam cały grafik, mogę wam pokazać. Ile rzeczy robię. Taki grafik kolorowy z tęczami, takimi miseczkami. Mam takie 35 minut. Rozmyślanie o środowisku. Drugie pytanie. Ostatnio Szumi wspomniał o pozwie Żulczyka. Wspomniałeś o czymś takim? Że Duda, tak? To jest dotyczącego Żulczyk, pana Andrzeja D. Ale temat nie został rozwinięty. Co chłopaki o tym myślicie? Nie, no ja uważam, że to jest skrajny debilizm. W sensie... Nie możesz używać tego wyrazu. Nie, uważam, że cała akcja... Prawnie... No nie, kurde, faktycznie. Trzymam się gdzieś w język. Nie, powiem ci inaczej. Wiesz co, szczerze? No. Miałem tą myśl. To była myśl, która mnie ten... Że... Jak to zaczęło jakby zyskiwać, nie wiem, czy to się mówi, trakcję w mediach, w sensie, że zaczęło być na pierwszych gazetach. Wiem, że to zawsze strasznie hipokrytycznie, jakbym był hipokrytą, bo ja chciałem, znaczy bardzo bym się ucieszył,
gdyby powstał ruch, że wszyscy go nazywają debilem. Żeby pokazać skrajność tego przykładu, nie? Że jak gdyby nie można mówić i jak wiesz, jak wszyscy go nazywają debilem, no to nikt go nie nazywa debilem, nie? I ja przez moment mi przeszło na myśl, żeby jakby zaporządkować hashtag... Debil Duda? Tak, no. Tylko, że zdaję sobie sprawę, że po pierwsze mój profil nie ma takich zasięgów, po drugie co ja pierdolę, nie znam się na tym i tak dalej. Że ale ja nie... ty jakby w tym roku to mocno wszedłeś w politykę. No nie wiem, stary, ciężko jest nie wejść. Ciężko jest nie wejść, jak dochodzi ja do nie takiego... Ja nie wszedłem w ogóle. No nie wiem, no to... Hej, kredyty, żona mnie utrzymuje. Zero polityki. Wiesz, no ten przykład, to co się dzieje na tej płaszczyźnie, no jest... Stary, jest śmiechogenne. Jest, wstyd mi jest, kurde, nasz prezydent, że to jest, kurde, to jest teraz tematem rozmów. Ja myślałem, że my już to jak gdyby ogarnęliśmy jakiś czas temu. Że już wydawało mi się, że jak gdyby nasz kraj przeszedł ten etap, że jak gdyby jednak można krytykować rząd i teraz nagle wracamy do motywu, że nie można nazwać lubiłem. I później słyszę ten argument, no ale zapało to tam papdata. No tak co wy pierdolicie? Już jakby przestańcie... No ale nie, jest jakiś taki zapis, że nie możesz prezydenta szkalować. No ale to jest martwy zapis i był martwy, więc ja nie wiem po co on teraz jakby wychodzi na bo na powierzchnię. Ktoś nazwał źle. Ja jestem zmęczony tym, że jak gdyby znowu poruszamy coś, co mi się wydawało, że już jest jak gdyby mamy ogarnięte. Mhm. Wychodzi typ, tak który... Tak jak to bicie kobiet, nie? Tak jak każdy to. Wie, że to trzeba tak. Raz w tygodniu. I teraz nagle mi mówią, że wiesz, że to ja jestem ten taki zły. Szumasz, chyba coś tobie wibruje. Co? Urodzinowy alert! Hello. No, że po prostu, że miałem wrażenie, że to już jest za nami i znowu nie chcę wchodzić... Ale musisz, bo tu zostałeś wywołany do tablicy. I boli mnie to, że teraz gadamy o tym, czy można obrażać prezydenta. No jasne, że można, kurwa, zawsze było jakby... Nie no, co to za komuny, to nie można było. Musiałeś przez cenzurę przejść, to była jakby większa maszyneria. Oczywiście, że tak. Tak. Tylko, że doszliśmy do czasu, że jakby... Stary, prawda jest taka, tak. Że w momencie, kiedy Żulczyk go obraził, to wszyscy się o tym dowiedzieli. Nie, w momencie, kiedy on został pozwany, się wszyscy dowiedzieli. Jak go obraził, to tam chuja tam ludzie wiedzieli. To dokładnie, był tak. Efekt Barbary Streisand. Tak. To jest dokładnie. Że ktoś chciał, żeby wyciszyć sprawę, to ona została przeciwległe rozgłoszona. To raz. Czyli to jest absolutnie skrajny debilizm jak gdyby struktur, które próbują temu załagodzić. To był nie fart. No nie fart, tylko... No oni nie wiedzieli, że to w drugą stronę pójdzie. No to jest do przewidzenia. No nie, stary, jak chcesz kogoś, wiesz, uciszyć, idziesz tam, zatrudniasz gangstera, żeby zabił typa, to nie jest tak, że się okazuje, że on jest też marketingerem i kurwa wysyła reklamy na Facebooku, że ej, idę zabić typa i co o tym myślicie. Mhm. Czaisz? Koleś, co miał uciszyć, nie wiedział, że rozgłośni przez przypadek. No tak, bo to jak to wyszło? Bo to wyszło, że to nie jest pozew Dudy, tylko to jest pozew jakby niezależnych sądów, tak? W sensie, że niezależnej prokuratury, która jakby w tym momencie zobaczyła, że coś jest nie tak i za to będziemy ścigali. W momencie, kiedy jest kurwa pandemia, jest tyle ważniejszych rzeczy do zrobienia, to oni się na tym skupiają. No ale dobra, już pomijam ten element. Więc że jakby ty mówisz, że jakby Duda nie ma... Ja do dzisiaj czekam na film Stan Zagrożenia, więc ja nie wiem, co robią ci ludzie. Co jest tam zagrożenie? No kurwa, o Smoleńsku film, dokument. Tak, nie. Drugi będzie, czy co? Nie, miał już w styczniu lecieć. Kurde. I go przesunęli na 10 kwietnia, na rocznicę. No go nie puścili, bo puścili jakiś kurwa dokument tego. Jakiś taki, że krzyki z czarnej puszki było słychać tych ludzi. Jeszcze go nie oglądałem, ale sobie puszczę ja nie wiem, o czym mówisz, teraz jakoś, żeś mnie totalnie zbił z tropu. Nie, w ogóle nie wiesz? Nie mam pojęcia. No to jest taki dokument o Smoleńsku, który już puszczałem od stycznia i na pewno tam Kaczyński jakiś taki, kurwa, nie wiem, pozew wrzucił, że on nie będzie w styczniu słuchał o śmierci swojego brata. No. On dopiero w kwietniu może słuchać. I przesunęli na kwiecień i teraz, 10 kwietnia, jak była rocznica, to nie puszczono tego dokumentu, tylko puszczono film Smoleńsk. Elo. Fabularny. O, skurde, hicior. Który też zyskał najniższą notę na IMDb w historii wszystkich filmów. Na IMDb? Tak. To mocno. No bo była akcja taka, że hej, dawajcie, wystawiamy najniższe noty, jakie można, bo wystarczy tam tylko ileś głosów, żeby otrzymał najniższą z możliwych. Udana. Nice. I teraz przenieśli na 18. Czyli za 2 dni będzie. W niedzielę będzie leciał na TVP. Kurde, nie mogę się doczekać. Trzymam kciuki. Ja wiem, po prostu... ja wiem, jak się skończy ten dokument. Były ładunki bombowe pod łóżką. Ale chcę to zobaczyć, bo ja czekam na to już 4 miesiące. No nie wiem, no więc odpowiadając na pytanie, co o tym sądzę i ten jest mi po prostu... widzę w sobie, jak się gotuję i denerwuję, że już po prostu jest tyle tych tematów takich, gdzie jakby nie muszę znać szczegółów, żeby wiedzieć, że to jest cały czas takie mamienie, to jest cały czas takie pierdolenie, to jest cały czas takie... A wiesz, że on jest bezpartyjny? Kto? Duda.
No oczywiście, że wiem. No przecież to jest kurde człowiek z tak silnym kręgosłupem, że on by nie mógł być niczyim. Ja nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek miałby go kontrolować. On nie jest ani w charakter? Partii A, ani w partii Stary, B, no. ani w partii C. No ale to jest w ogóle... Bezpartyjny. Że jakiś tutaj... Że mogłeś pomyśleć, że ja uważam inaczej, jest na mnie po prostu... Nie na miejscu. Żeby nie było jak z STS-ami, że teraz Duda to nas wyśle pozew. Nie wiem, jest po prostu... No tak, dobra. Następny temat. Pytanie, to jeszcze odpowiem, co ja o tym myślę. Nie, to już jebę. To było ważne przez pierwsze 3 dni, jak to się pojawiło w mediach, a później było tak... Oczywiście, żeby nie było, wyszedłem na scenę, bo była możliwość. Powiedziałem, że hej, Duda jest debilem. Nic się nie stało, jestem tutaj. Koniec. Tyle mnie to obeszło. Pytanie to... do Piotrka. Mhm. Masz jakieś pytanie? Nie, po prostu przypomina mi się Zart Zalewa. No. Który, Bartosz Zalewski. Bartosz Zalewski, który miał właśnie świetną myśl. Na pewno źle opowiem ten żart, ale właśnie w kontekście tego Żulczyka, że kiedyś była ta kontrowersja, że nie można mówić polskie obozy koncentracyjne. Nie? Że nie możesz mówić polskie. I tak. Cały rząd mówił jakby, nie możesz mówić, że są polskie obozy koncentracyjne. Zalew mówił, że to jest tak, jakbyś po prostu wyszedł na ulicę i mówił, nie zesrałem się we wtorek. Nikt nie może mówić, że się zesrałem we wtorek. I masz takie, nikt o tym nie mówił. Bo takie, no i dobrze, że nie mówicie o tym, że we wtorek się zesrałem. I masz takie, na chuj wy o tym gadacie, to wy przyciągacie ten temat do siebie. O, ale ja się nie zesrałem we wtorek. I to jest powtórka, jak właśnie z polskiej obozy koncentracyjnej Żulczyk, to jest jakby cały czas ten sam to proces. To na roście chyba Pameli Anderson lub Davida Hasselhoffa był Gilbert Gottfried i miał właśnie taki żart, że on nie zabił kogoś tam z nocy takiej i takiej i żeby nie było takich pomówień. Mhm. I co chwilę wracał do tego. Tylko pamiętajmy, że on nie zabił z nocy takiej i takiej i że nie mogło być pomówień na ten temat. A to chodziło o J.S. Simpsona czy o co? Nie, po prostu o coś, wiesz, że wymyślił sobie, że David Hasselhoff kogoś zabił. Okej. Pytanie do chłopaków. Co kupowaliście znajomym na 18 urodziny? Macie jakiś szalony pomysł, co mogę kupić przyjaciółce na 18? Przyjaciółce? Ale to jest dzieckiem, jak masz 18 lat. Wiadomo, heheszkowy prezent to jest wibrator. Pierwszy heheszkowy prezent, jak się kupuje. Jest 18 lat. Ale też, jeżeli mam dodać, jeżeli jesteś dobrym przyjacielem, tak, to kup taki lepszy. Taki, że, no to jest taki, taki że nawet jak skorzysta z niego, tak, to może się pochwalić, że to zrobiło. No, nawet nie pochwalić, tylko też możesz kupić za 5 dych i będą tylko śmiechy. A kupisz taki po prostu trochę droższy i będziesz miał za takie... Za stówkę taki. To chyba one więcej kosztują, nie? Ale... Nie wiem, zadzwonię do Magdy. Nie, no chodzi o to, że możesz kupić coś takiego no w lepszej cenie i wtedy, że to jest jakby coś, co może się przydać i wiesz, no, jakby myślę, że dziewczyny lubią mieć. Ja ci powiem. Najgorsza recenzja. Wibrator. Wibrator, 5 gwiazdek. Myślę, że dziewczyny lubią go mieć. Jest takich najgorszych rzeczy. Ja ci powiem, jak byłem w liceum i taką swoją przyjaciółkę wylosowałem na Mikołaja, żeby jej kupić prezent. I kupiłem jej kulki analne. No. Ale zapakowałem w taki sposób, żeby wyglądać, bo te kulki to są kulki. Tak, no. Tak. I to są takie dwie kulki, nie? Mm. Ale zapakowałem w taki sposób, że dołożyłem do tego też pęto kiełbasy. Żeby to były jądra. Cały penis. Tak, tak. No. Że był penis i te kulki. Tak. I co? Ucieszyła się? Z kiełbasy czy z kulek? Powiem ci tak. Kiełbasę chapnęła od razu. Na moich oczach. Kulek nie widziałem, żeby korzystał. Ale to możliwe, że się skusiła, no jakby nie, wiesz. Słuchaj, więc, to są tajemnice takie, które dostałeś już tutaj nie muszę trzy odpowiedzi. Porządny wibrator, kiełbasa albo kulki analne. Którekolwiek z trzech robi. Czego chcesz więcej? Pytanie... Trzecie. Dobrze. Pytanie do Piotrka. Ach, ja wiem już, dlaczego minąłem. Czy Chelsea ma szansę na wygranie Ligi Mistrzów? Ligę Mistrzów. Widać, że fan piłki nożnej na mnie nie odwiedził. Na tym etapie ze wszystkich 4 drużyn na pewno Chelsea jest najmniej prawdopodobne, że wygra. Ale zostały 4 drużyny i finał, ja zawsze obstawiam, że finał... A gdzie jesteśmy teraz w tych mistrzostwach? Półfinały.
Półfinały już. Są półfinały, czyli zostały cztery drużyny. Teraz mają widzów na żywo? Nie. Nie. Grają dla kogo? Dla takich... Dla telewidzów. A mają te wycięte z kartonów? Nie. Nie. Chyba, ale chyba puszczają te... dźwięki? Dźwięki widzów? Dla piłkarzy. No. Że dopingują ich? Tak, coś jest chyba takiego. Ale to szczerze nawet nie wiem. A stary, a da ci dam ciekawostkę? Dzisiaj o tym przeczytałem. Co było u Harariego? Nie u Harariego. W ten weekend odbywał się mecz Manchester United-Tottenham. Nie? Tak. To są dwie drużyny. Są dwie drużyny, stary, nieważne. W sensie jakby nie ma to znaczenia. Są jedne z lepszych drużyn w lidze. I już jest w miarę normalne. Chociaż dalej trochę się na to zwraca uwagę, ale to nie pierwszy raz i nie setny raz, tylko już któryś. Że nie ma tam kobiet. No, że nie, właśnie sędzia boczna, sędzina boczna, to sędzia boczny był sędziną. Aha, nie? Z kobietą. Z kobietą, jak mówię, nie pierwszy raz, nie jest to jakby jakiś ewenement, no ale to jest dalej powiedzmy, wiesz, raz na 10 meczów, zakładam, chociaż nie wiem. I mecz był pokazywany w Iranie, gdzie kobiety nie mogą mieć odsłoniętych kolan, a sędzina, no, biegała w stroju sędziowskim, czyli krótkie spodenki, getry, no i masz odsłonięte kolano, ten przesmyk tutaj. I co, możesz... CGI-em dokładali? Nie, stary, że właśnie robili motyw, że w irańskiej telewizji pokazywali ten mecz, tylko w taki sposób, że co chwilę, jak był na przykład zrzut tej kamery, tak, że widać tą sędzinę, to oni dawali zdjęcia Londynu, stadionu i że, wiesz, mecz był nie do obejrzenia. Bo po prostu co chwilę masz kadrę, jak, wiesz, sędzia coś podnosi i tak dalej, nie? więc w Iranie jeszcze jakby nie przeszli motywu, że jakby kobieta może mieć krótkie spodenki i getry. Bo jak oni jakby... Ale spoko, jakby po prostu nazwali, że to jest, wiesz, Filip. Że to nie jest typiara. A, tylko że to jest typ z długimi włosami, tak? Który... Pan Filip w tym meczu uznaje, że to spalony i tyle. No ja też na przykład w tym Egipcie zwróciłem na coś uwagę. Co znowu, nie mam skończonej tej myśli. I może ktoś mnie poprawi. Stary, to nie jest open mic. Spokojnie. Okay. Bo stary, bo dlaczego kobiety w krajach arabskich, ale jakby, nie wiem, czy to warto powiedzieć, skrajnie muzułmańskich, muszą zakrywać całe ciało? No dlatego, żeby nie prowokować mężczyzn. Żeby nie kusić mężczyzn, żeby nie kusić. Dokładnie, bo masturbacja jest grzechem i ty, pokazując mi swoje ciało, kusisz mnie do grzechu i jesteś tępą suką. Dokładnie tak wygląda ta relikwia. No ty, tak w skrócie, to jakby niewiele się tu myla. No stary, ja nawet nie wycofuję się z tych słów i je usłyszałem. Fajnie. Więc jakby, ja mówię w skrajnym... Pamiętamy, że Schumers wypił idiotę. Nie no. I teraz tak. To jest oficjalna linia tej religii. Nie religii. Nie, chodzi mi o, bo nie chodzi mi o religię, aha, tylko chodzi mi o custom, czyli o zwyczaj? Tak, nie? Że jakby dlatego kobieta się zakrywa, mhm, potem, nie? Ale te same kobiety, które mają odkrytą twarz, też mają makijaż na sobie. I tu mam ten dysonans. No bo poczekaj, no bo po co ty masz mieć makijaż? Po co się zakłada makijaż? Po co kobiety zakładają makijaż? Mówię znowu w takim jak gdyby, żeby czuć się lepiej. Okej, jasno, spoko, ten. Ale też po to, żeby mężczyznom wydawać się atrakcyjniejsze. Po to masz czerwone usta, żeby mężczyzna się wyczuwał. To nie dla cudzych, no, ale to jest dla swojego. No ale zakrywa się też. No a to dla cudzych się zakrywa, dla swojego robi. No ale to cudzy widzi i zakrytą, i zrobioną. No to nie potrzeby. No właśnie. Ja uważam, że to jest jakiś taki dziwny, że to jest taki element taki niepomyślany do końca. No bo co, jeżeli ona ma nie kusić, no to kurwa zero makijażu. Albo... No tak, no sorry. No jeżeli wchodzimy w tą linię, że jakby ma nie kusić mężczyzny, no to kurwa szminki powinny być nielegalne. A jeżeli, stary, widzę kobietę, która jest zakryta i to wszystko i ma szminkę, no mam takie, no to no, kurwa to, pokaż kolano. No ale to twoja wina, jak masz erekcję właśnie. No stary, no... Ty widzisz kawałek czerwonej szminki, łup! Nie wyszło ci! No tak. Nie wyszło! Ukamieniować ją! Zmusiła mnie do grzechu! Ten zbiara! Się podniesiłem przez nią, wszyscy słyszą? Ludzie przychodzą, która? No pokazuje, że ta! Nie no, ale widzisz mój sposób myślenia? Ta, widzę, tak, no widzę. I okay. Widzę i go ignoruję. No jak ignoruję? Od wielu lat. Nie tylko dzisiaj. No ja czuję, że się nie mylę. Ja czuję, że... Szumer, ty zawsze czujesz, że się nie mylisz. Ja nie, ja bardzo często. Miałeś tak, że siedzisz
ty stary, czuję, że się mylę. Nigdy nie słyszałem tego z twoich Na moją obronę, nigdy większość razy, kiedy tego nie mówię, tak czuję. Aha, więc... aha, dobra, jakaś ściema, kurwa. To co? Ja bardzo często jestem w błędzie, ty ja masz... to podkreślam. No jesteś w błędzie, ale nigdy tego nie czuję. Nie dajesz znać drugiej osobie, ale ja, ale, w błędzie. No ale to jest, stary, ja jestem w błędzie z samym sobą, a nie z tobą. Ale tylko... Tak. Ja tu odpowiadam przed samym sobą, nie tylko, przed innymi tylko, ludźmi. Tylko Bóg może mnie sądzić. Nagle jaki religijny się zrobiłeś. Te muzułmanki to powinny być zakryte, ale mój Bóg tylko może mnie sądzić. No nie, no okej. Okay. Ja czuję, że klarownie wypowiedziałem swoją myśl i jestem gotów iść dalej. O! Pytanko, czy panowie grają ze swoimi pięknymi połówkami w jakieś gry kooperacyjne? Czy panowie zagraliby na przykład A Way Out albo It Takes Two? Ja chcę powiedzieć, że z moją żoną przeszliśmy A Way Out. To jest ta strzelanka na dwie osoby? To jest, że jesteś dwójką więźniów, którzy uciekają z tego więzienia. Wiesz, problem polega na tym, że moja druga połówka nie ogarnia tego, że na przykład jak jednym analogiem biegniesz w jedną stronę, to drugim analogiem patrzysz się, w którą stronę biegniesz. Czyli ona ma na przykład o tym, że jak chce skręcić w prawo, to się patrzy w prawo i biegnie w prawo. I jeszcze patrzy się w prawo na żywo. Tak, dokładnie tak. Tak, jest, tak. Czemu się kamera nie zmienia? Przecież robię tak. Więc niestety, jak gram gry kooperacyjne, to na przykład zagrałem z Magnum w Detroita, mega polecam. A tam jest koop? To jest bardziej fabuła, gdzie... Tam jest tylko wybierasz akty. I... Dokładnie. Tak. To ja muszę powiedzieć, że moja żona na przykład strasznie się w Overcooked. No. Ona po prostu nie potrafi... Ja z moim szwagrem, jego żoną, we trójkę przychodziliśmy Overcookta, bo moja żona rzucała padę i mówiła, ja kurwa wolę gotować na żywo niż tutaj. Ona nic tam nie ogarniała i tylko się wkurwiała, że za dużo przycisków, tam w dwójce można nagle rzucać potrawami, tak, no. Wiesz, do swojego kooperatora. I za dużo dla niej. A jak graliśmy w te Way Out, to mówiła, że te pady to kurwa chujowe są, można jakoś inaczej. Ja tak, kochanie, możesz na myszce. Bo tam jest, nagle się robi taka plansza, że musisz strzelać bronią. No. Ja mówię, kochanie, idź do myszki. No na tej myszce jest o wiele łatwiej, nie? No. I tak strzela, zabija i tak do mnie, ale ty chujowy jesteś. Grasz na myszce, kochanie, jest to, że jesteś lepsza. No. Ale tak, It Takes Two, bardzo fajna gierka, widzieliśmy właśnie, to jest od twórców A Way Out. Jak trochę stanieje, to na pewno kupię i spróbuję przekonać moją żonę, żebyśmy razem sobie jakiś weekend spędzili nad nią. No na co? To jest taka giera a la, kojarzysz film Pixara, nie? Że takie cukierkowate. Mhm. I fabuła jest taka, że rodzice się rozwodzą, mhm, jakiegoś dziecka i to dziecko znajduje magiczną księgę, mhm, i wypowiada życzenie, że chciałbym, żeby moi rodzice wrócili do siebie i żeby się już nie rozwodzili. I oni wpadają do tej magicznej księgi i zaczynają być bohaterami takimi animowanymi i muszą odzyskać miłość do siebie. Ciekawy koncept. No, ciekawy. Taki twoja, to nie ogarnię. pytanie, czy Seba ma więcej nagrań z resortu, bo są mega sztosem? Dziękuję, mamy więcej nagrań z resortu, ale Czarek nie pozwala wszystkich publikować. Nie było takiego pytania, tylko sam chciałeś to powiedzieć, czy co? Nie, mamy więcej nagrań, tylko już nad żadnymi nie pracujemy, bo się na przykład nie nadają do publikacji. Mhm. Tak, ale mamy więcej nagrań i teraz czekamy, aż nas odblokują, to będziemy mieli jeszcze więcej nagrań. A w ogóle jak nas odblokują, to pewnie pojedziemy w trasy, każdy w swoim. No ale to jest bardzo materiodajny koncept, jeżeli to nagrywacie, nie? Tak, tak, bo to jest bardzo fajne, wiesz, każdy resort nagrywamy, resorty były mniej więcej raz w tygodniu. Więc tych nagrań nagraliśmy w chuj. Ale ci powiem szczerze. Takie, żeby być zadowolonym z czegoś, to jest, wiesz, 1:5, 1:6. Ja ci powiem, że, bo te wasze odcinki działały w taki sposób, że wy tam gadacie, przeplatacie to jakąś rozmową na zapleczu. Słuchaj, bo to najpierw miało wyglądać jak pełnoprawny odcinek. Że mamy chwilkę naszej zapowiedzi komika, no. Później komik robi 5 minut w odcinku, tak. Jest wywiad z tym komikiem, mhm, i tak wyglądał pierwszy odcinek, który montowaliśmy. Tylko jak go montowaliśmy, to minął rok na tym montażu. Mm-hmm. Ja go sam montowałem. Mm-hmm.
A wiadomo, dzisiaj po piwka poszedłeś, wcześniej psa wyprowadziłeś, nie było czasu. No jasne. No jak minął ten rok, to Czarek stwierdził, ty słuchaj, bo my teraz śmieszniejsi jesteśmy i tamto to jest do wyjebania. Mhm. Takie, tak kurwa, do wyjebania, to zróbmy coś lepszego. No i poszliśmy, zrobiliśmy resort, okazał się lepszy. Mhm. Nagraliśmy to, zmontowałem odcinek w 2 tygodnie i to jest pierwszy odcinek, który wypuściliśmy. To jest po roku montowania poprzedniego, gdzie miał być komik gadający swój materiał. Okazało się, że żaden komik nie chce sprzedawać swojego materiału, wiesz, do naszego odcinka, tylko tacy nieliczni, którzy nie są na tyle sławni, żeby go sprzedać. Mimo, że pierwszym komikiem, jaki miał być w naszym odcinku, był Fiedorczuk, który jest mega sławny. I skończyło się na tym, że wypuszczamy tylko nasze zapowiedzi komików, gdzie nie mamy już tych komików. Aha. No ja chciałem właśnie powiedzieć, że ja bardzo chętnie bym zrobił 5 minut dla was. Dla nas? No, 100%. Teraz tam to mówisz. Nie, no bo teraz... Jak zmieniliśmy koncepcję. Bo teraz jestem dużo wygodniej się czuję w wypisaniu na przykład materiału w 2 tygodnie, taki, który jest po prostu tematyczny. Takie to, że jest to dzisiaj, wczoraj się wydarzyło, Duda debil i mogę to na scenie Dokładnie. I że wrzucam to do was i później nawet o tym sobie chwilę podyskutujemy i później wy to zapowiadacie i określacie. Tylko, że wtedy faktycznie jest motyw, że to jak gdyby trzeba nagrać i zrobić... No mówię ci, od nagrania do wypuszczenia 2 tygodnie. No to jest absolutnie ten, ale jakby od nagrania do roku to faktycznie później masz takie, to już nie jest aktualne, tego nie chcę wypuszczać, to mogło coś być, a już teraz inaczej uważam i tak dalej. A to ja się pochwalę, ty miałeś takie ciągoty, że robiłeś tematyczne materiały i wypuszczałeś je od razu do neta. No totalnie. Zresztą ja jestem fanem takiego tworzenia. Dlatego myślę, że ten stand-up online trochę ci siadł, bo mogłeś się tam spełniać, że miałeś właśnie tematyczne materiały, które one się szybko starzały, więc tak. Mogłeś ich... Wiesz, czekać i trzymać, kiedy będzie już po pandemii, ty tak. Musiałeś od razu wypuszczać i później robiłeś te animacje do nich. Tylko, że to jest ciężkie. To jest dużo cięższe niż... Jest ciężkie. Jest mega ciężkie, ale ja tak, zgadzam się, że wtedy dajesz sobie trochę więcej liny takiego, dobra, trzeba to po prostu wypuścić. Mam 2 tygodnie na to, nie jest perfekcyjne, ale tak, też w drugą stronę, no. Jako argument broniący, też nie da się tego lepiej dopracować. Tak. Bo jakby za chwilę się skończy w ogóle, że ludzie przestaną pamiętać, co to było. Dokładnie. No. Dokładnie tak. No ale jak będziecie to robili, to ja chętnie się porwę na jakiś taki moment. Poczekajmy, aż odblokują chociaż 50% sali. Sorry, nie mogę. Jednak nie. No. Pytanie mi przyszło do głowy. Oglądając odcinki Schumersa dla Dewars, czy chcielibyście wziąć udział w programie Azja Ameryka Express? Ja do końca nie znam formatu tych programów, ale ogólnie programy podróżnicze, gdzie mogę zwiedzać świat i coś jakby prezentować, ja jestem spoko. Instynktownie git. Nie znam szczegółów. My ostatnio z Kaszem rozmawialiśmy, że ty jesteś takim komikiem, nie komikiem, który jakby była możliwość, że możesz podróżować za czyjeś hajsy, to byś to po prostu wziął. Stopro, nawet nie wiem. Właśnie gadaliśmy o tym, że ty robisz komedię dlatego, żeby móc podróżować w swoim życiu. Aż tak bym nie powiedział. Tak gadaliśmy. Nie, a nie, że dlatego, żeby. Nie no, że podróże są jakby na pierwszym miejscu i że jakby ktoś mu powiedział, hej, masz tutaj pieniądze na podróżowanie przez całe swoje życie, to byś powiedział, dziękuję, idę w melanż podróżowy. Przejdź, sorry, gdybym dostał pieniądze, że mam pieniądze i do końca życia mogę podróżować i nie przejmować się niczym, ale nie mogę robić stand-upu, tak, że to jest na warunek? No. Czy bym się zgodził? Widać, że tak. Widać, że tak. Widać, że tak, Szumes. W sensie nie rozmawialiśmy o tym aż tak skrajnie. No nie, nie mówiliśmy o takiej skrajności, ale zaraz to widzimy, Szumes. Nawet nie musisz odpowiadać. Widzimy. Kurwa, no nie wiem. Totalnie byś to zrozumiał. Totalnie. No bo zależało, musiałbym znać jak gdyby precyzyjną jak gdyby szczegóły. Stary, tej masz umowy. Milion... Nie, rozwykłe są takie, że albo robisz stand-up... No, a mogę na przykład pisać różne rzeczy komediowe? Ale ludziom, ty nie możesz tego robić. Że ja nigdy nie mogę wyjść na scenę i opowiadać monologu. Mogę ale przykład... będziesz podróżował za... A będę mógł na przykład high robić... life'ie. No jasne, tak. Ale chodzi mi tylko sprecyzować, nie robić stand-upu. Tak. Czy mogę na przykład robić jakby sztukę komediową? Czy mogę być aktorem w grze komediowej? Nie mogę wyjść na scenę. Nie możesz być na scenie. A mogę być przed, możesz a mogę być przed ekranem? Przed ekranem, ale no. Nie tak, że ludzie cię widzą. Ale mogę być przed filmem. Mogę grać w filmie jako aktor? Nie. Nie mogę, czyli nie mogę... Ja myślałem, że przed ekranem, że oglądasz, jak ktoś inny występuje. Nie może być na ekranie, może być przed ekranem. Nie jestem w stanie... Stary, totalnie wiem, że tak. Nie. Uważam, że nie jestem. Słuchaj, powiem ci tak. Rozważam to. Rozważałbym to.
Ale nie mówię od razu tak. Ja widzę totalnie tak. Nie, no naprawdę, nie, naprawdę, nie, nie chcę też... Stary, żeby nie było, no. Nie ma tego ziomka, który daje ten hajs, że możesz... Słuchajcie. Możesz podróżować. Więc spokojnie, spokojnie. Kurwa, bo ja przez chwilę myślałem takie... Czy to się w końcu dzieje? Czy ja w końcu zaczynam tę negocjację? Czekaj, napisał jeden typ, czekaj, sprawdzam. Darek Gadowski. A, chyba kłamał. Chyba cię oszukał. Ale czy byś wziął w Azji America Express? Powtarzam, nie do końca znam ten format, w sensie nie orientuję się w tym, ale jakikolwiek program podróżniczy, że mógłbym podróżować i coś jeszcze robić wokół tego, instynktownie mówię tak, ale wiadomo, zależy od wielu czynników. Ja bym nie wziął, instynktownie mówię nie. Czy Piotrek i Seba przyjęliby jakiś challenge, aby zachęcić więcej widzów do Patronite'a? Na przykład ogolenie się na łyso. Jak to ma zachęcić ludzi, żeby płacili nam pieniądze? Ja lubię challenge. No ale takie? Ty, słuchaj, bo 5 osób dołączy do naszego Patronite, tylko musisz ogolić się na łyso. Znaczy, kurczę, ja bym się ogolił. Ja myślę, że kiedyś się ogolę na łyso, ale... ty po prostu byś chciał się ogolić na łyso, a nie, że musisz, kurwa, robić to, bo ludzie tam dojdą 6 osób nowych. Znaczy, ja uważam, że challenge są bardzo... mają większy sens, jeżeli to są charytatywne. Mhm. Wiesz, bo to charytatywnie dla komików, którzy nie pracują. Dla ciebie? Tak. Ciebie też, kurwa. Ja też, dobra, właśnie. Co ty w ogóle tak, no. Też tu powiedziałem na głos, miałem takie... Ja chyba nie mogę rzucać tym kamieniem. Nie możesz. Jak zacząłeś live podcast od tego, że no na dwa następne miesiące nie mam nic w planach, no, no, to nie możesz rzucać. No, no, niestety tak jest. Więc ja jestem... inaczej powiem. Jestem gotów do szalonych rzeczy. Mhm. Ale nie dlatego, że na przykład mam mieć więcej Patronite'a. W sensie, że to nie jest jakby... Ja też tego nie czuję. Dokładnie, w sensie, że tu jest jakby... Ja lubię tego typu środki. Chcecie tam się wklepywać na Patronite'a, dojść do naszej grupki? Spoko. Ale kurwa, nie będziemy się golić na łyso, żebyście to zrobili. Tak. Bez przesady. Ale na przykład, jeżeli będzie trzeba zebrać pieniądze na coś innego i się ogolić na łyso, tak, to git. Jak będę zbierał na dzieci z rakiem i one są łyse, to ja się ogolę na łyso, żeby jakby dobić do nich. A nie to, że pokażę, ogolisz się na łyso i już mi odrosną. Nie, ja dożyję, jak ja nie odrosną. Ja bym tych włosów nie potrzebuję, nie? A, załóżmy, że sponsor rzuca grubym hajsem i chce zrobić ekranizację książki Szumiego. Uch, no. Żeby się zgodził. Stobro! Stobro, nie ma w ogóle, nie ma żadnych obaw. Ja się pytam nie, kurde, czy, tylko kiedy. Ale czaisz, wiesz, kto jest głównym Piotrkiem Szumowskim? Kto Karolak. Karolak jest główną postacią. Ale problem z Karolakiem jest taki, że on już teraz ma 50 lat, a musiałby grać 22-letniego Szumiego. No ale nie, to by grał po prostu Gubka i tyle, nie? Żeby grał, no te dupy w Indiach to mają ciężko. I tyle. Plus Diastema. To jest plus cały Diastem. Karolak. No tak, no. Bierzesz to? Ale to dorzucę do tego właśnie tak na przekór. Nie ma pieniędzy. Co to znaczy? No nikt ci nie płaci. A, tylko że... Że będziesz sławniejszy. Że ci mówią to, co zawsze mówią nam. Słuchaj, no nie ma tutaj pieniędzy, ale będziesz miał rozpoznawalność. Stary, ja ostatnio... Będziesz miał rozpoznawalność. Ja ostatnio dostałem ofertę. Nie będę podawał szczegółów, bo nie tak, wypada. Tak. Ale dostałem ofertę maila, który wziąłem. Nie wiem, może ty też dostałeś, ale... coś tam, jakiś występ organizujemy. Jesteśmy fundacją, która od lat organizuje festiwale kabaretowo-stand-upowe. W Katowicach w wakacje gramy dla 5000 osób, jesteśmy zainteresowani, żebyś ty wystąpił. 5000, to oni powiedzieli, 5000 biletowanych miejsc. W zamian możemy zaoferować zwrot za transport oraz nocleg. Nie? Nie miałem takie, wy kurwa napisaliście, że jest 5000 biletowanych tak, biletów. Po co? Po co? Ale to jest, i wy przychodzicie do mnie też. Nie tak, w sensie jakby... Tak. To jest tak, że ja chcę u was robić tak, rzecz. Jakie to jest, ja myślałem, że już te maile już są za mną. Nie? W sensie, że już myślałem, że takie jednak jakaś taka po prostu, kurwa... Stary, reset. No, no, no. Powrót do korzeni. Najgorzej, że się zgodziłem. Jeszcze dopłacam. No ale jest taka jazda właśnie. No, to, ale to, powiem ci, przeczytałem to i... No nie wiem, właśnie, może źle zrozumiałem tego maila. Nie, ale stary.
Jeżeli tak, tak to bardzo... wyglądają maile. Znowu, kurde, miałem na przykład myśl, żeby on pisać, że będę. I oczywiście nie przyjechać. Tylko że wtedy to uderza w ludzi, którzy myślą, że będę. Tak. Nie? Oraz to będzie promowane Piotrek Szumowski, zobaczycie go na żywo. Dokładnie. A ludzi nie interesuje, gdzie ten. Ale tak. Na przykład myślałem mu, żeby odpisać temu gościowi, że super, kozak, że mam lepszą ofertę dla niego. Czy on by przyjechał do Warszawy i ja mu załapił transport i nocleg i żeby on mi po prostu występ pogarniał i odbierał telefony przez 24 godziny. Najgorzej, żeby się zaopiekował dzieckiem mojej kuzynki. Tak, no, tak, no. Słuchaj, mam dół do wykopania w ogrodzie. Ja widzę, że ty nie ogarniasz... Słuchaj, dużo prac ogrodowych jest do zrobienia. Ty do końca nie ogarniasz tej menedżerki, widzę. Więc wpadnij do mnie, ja ci zwrócę za transport i nocleg i możesz mi dom pomalować. Co ty na to? No? Stary, ludzie są czasami niemożliwi. Ja raz miałem taką ofertę. Słuchaj, pan do nas wystąpisz, tam kurwa nie wiem ile jest tysięcy, jest tam dużo tysięcy osób i na koniec ci tatuaż zrobię. Kurwa. Nie mam żadnych tatuaży. To ci jest waluta, która mnie przekona. Ale fajnie, jakbym się zgodził. To jest ten moment, gdzie chcę mieć tatuaż. I żeby napisał, byłem po chujowym występie. Załóżmy, że czy wasze obecne kobiety, o, bardzo mi się to podoba, aż obecne kobiety, to pozostawia taką, wiesz, dozę losowości. Czy wasze obecne kobiety pomogły wam zmienić wasze cechy? To ja odpowiem, moja kobieta obecna, bardzo. W sensie jestem bardzo, bardzo się cieszę, że spotkałem taką oto kobietę w moim życiu, która mi powiedziała, że słuchaj, nie musisz jeździć na te wszystkie występy, bo tylko połowa z nich jest płatna, a to resztę dopłacasz ty sam z własnej kieszeni. No teraz jestem wielkim szczęściarzem, no bo mogę sobie pracować nad swoim warsztatem, a ona jednak siedzi w tych robotach i zapierdala na mnie, więc to też jest wielki plus. A ja w zamian muszę stać nad garami, kurwa, gotować te rzeczy, nad garami muszę stać. Nie no, jestem, wiesz, bardzo szczęśliwy. Też jej mówię, bo mamy kredyt. No. Mówię jej, słuchaj kochanie, no to nie będzie tak, że wszystkie te lata kredytu będą jakby pomyślne. Na pewno się zdarzą takie lata, że będą dwa gorsze i chuj. No i się okazało, że te dwa gorsze są na samym starcie. No tak, no nie, no na pewno, kurde, nie ma ulega wątpliwości, że z kimkolwiek nie jesteś, zmienia twój charakter. Ale poszedłeś w drugą stronę. Ja poszedłem, jestem dumny z mojej żony, a ty, no nieważne z kim jesteś, to by było super, nie? Wiadomo. Ja się stary, ja po prostu zaczęliśmy mnie przynudzać, nie? Ale kurwa, ten o tym, nie? Nie, no tak, na pewno nasze drugie połówki nas zmieniły. Magda to ogląda, czy co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy? O co chodzi z tym zegarem? Zmieńmy temat na coś innego. Ej, te piwka naprawdę były dobre, czemu nie? Ty, tego pada? No na, o, patrz, na zielono świeci, super. Bardziej chciał się pokazać po prostu godzinę, o to mi chodzi. A, dobra, dobra, to przyspieszam. No ale żeby nie było, Magda, nic nie znaczysz w jego życiu oprócz pięciu dyszek. Chodzi mi o to, Magda, że wszyscy by zmienili mój charakter, nawet ty. Elo, następne pytanie. Ale najbardziej Julek. Czy, pytanie do chłopaków, czy kumplowalibyście się w średniej szkole? Czy byliście z całkiem innych grup towarzyskich? Gadaliśmy chyba kiedyś o tym, nie? Gadaliśmy, czy byśmy z naszymi rodzicami się kumplowali. A. To był ten temat. A ty jesteś ile młodszy ode mnie? Ja jestem od ciebie... 3 lata? 2 lata? Ja jestem 9-3, a ty jesteś 9-1. O, to 4 lata. 4 lata, 8-9. Ja 8-9, no. Bo ty nie uprawiałeś sportów nigdy za mało lata, nie? Ja w kosza grałem, ale to mówiłem ostatnio. No właśnie, więc ja wydaje mi się, że moi przyjaciele... Ja mówię... A ty palisz szlugi? Tak. Na przerwach? No. To też byśmy się tam nie spotkali. No. Więc ja byłem bardziej sportowy, szlugi, ale ja też byłem rozrabiaką, plus minus. Mhm. W sensie wiesz, ja nie miałem wrogów w podstawówce ani gimnazjum. No, tak mówią osoby, które nie wiedzą, że miałem wrogów. Możliwe. No. Ale ja nie pamiętam tak, żebyśmy się... Ja myślę, żebyśmy się kumplowali, bo ja się ze wszystkimi kumplowałem. Ja myślę, że nasza różnica wieku by była taka, nie do przeskoczenia. A, tutaj. Sorry, a ja zrozumiałem pytanie, że to jest kwestii, że jesteśmy w tym samym wieku. Że gdybyśmy byli małoletami, a to chodzi o to, że gdybyś ty miał 16, a ja 12, no to nie chujemy. Czy kumplowalibyście się w średniej szkole? Czy byliście z całkiem innych grup towarzyskich? Aha, czyli mamy tyle samo lat. No, ja tak to zrozumiałem. Ale ty nie jesteś nerdowy, nie? Ale jesteś śmieszny, więc ja zawsze... Nie ciągnę ja zawsze śmiesznych ludzi. Ale ja też, stary, jestem, znaczy nerdowy. Ja oglądałem Dragon Balla.
Wiesz, lubiłem grać w gierki, jakby nie tłamsiłem nerdów. Stary, nawet moglibyśmy się w Age of Mythology zgrać, bo ja wtedy też grywałem. No więc właśnie, jakby ja myślę, nie, szczerze myślę, żebyśmy... Moglibyśmy się kumplować. Tak, ale... Abyś był bekowy, byłeś wtedy bekowy? Tak, nie, no w sensie byłem tak jak teraz, no. Ja to teraz nie uważam, że jestem jakiś mega bekowy, ja po prostu... No to jakbyś był bekowy, to bym się z tobą kumplował. No stary, bo ja zawsze szukałem mordo, bekowy... po pierwsze sorry, po pierwsze nie mów tak, że gdybym ja był bekowy, to ty byś... Może ja bym się nie chciał z tobą kumplować, to raz. No. To sobie jakby weź pod uwagę, nie to, że ja jakby będę u ciebie, kurwa, do rozmowy o pracę, czy ty... Ja mogę być twoim przyjacielem, tylko może, gdybyś ty był śmieszny... Ale siomek, 5000 biletów, darmowy nocleg i przejazd. Gdzie mogę być twoim przyjacielem? No. Pytanie do Szumiego. Na poprzednim podcaście na poprzednim to był Antek. No, następne pytanie. Powiedziałeś, że chcesz skomentować sprawę pierwszego debila RP. No przecież już to powiedział, no ty kurwa, ty jesteś debilem. Znowu to samo pytanie zadajesz. Ostatnio Antek uświadomił Rejenta, że jest już stary. W związku z tym, że publika stand-upowa jest wiekowo w waszych okolicach, więc powoli będzie wymierać, to jaki mają pomysł na trafienie do młodszych odbiorców? Ja ci tylko rzucę pierwszą myśl, że ja z Antkiem jak tu gadałem, to on mówił, że on przez chwilę próbował być na TikToku. No. Przez chwilę próbował wejść w ogóle w ten TikTokowy vibe, że nagrywał tańce TikTokowe, nagrywał te wszystkie rzeczy, co ci TikTokerzy robią i nie wytrzymał psychicznie, bo tego jest za dużo, on jest za stary i po prostu usunął konto. Okej. Okay. Nie znałem tej historii. Ja ci co więcej powiem, ja bym się o to do końca nie obawiał. Znaczy, ty jesteś młodszy ode mnie. Jeszcze publiczny, ty jesteś w tym młodszym stand-upie. Nie ma takich podziałów, ale tak, umownie nazwijmy to w ten sposób. Ale zobacz, tak, bo wiekowo. Tak. Ale nie, no bo ja nie mam TikToka. Sam wiesz, jak prowadzę social media. Nie raczej nie jestem jak gdyby aktualny, jeżeli chodzi o właśnie media społecznościowe, ani o po prostu dobór tematów. Nie jest tak, że ja wchodzę jakby... No nie ma tak. Ej, chociaż nie, teraz zmieniasz trochę... No teraz, polityczny vibe, że jest taki nowszy. Ale teraz też tak między nami, my na tym podcaście to mocno akcentujemy, ale to jest i tak 5-6 minut całego mojego materiału. I tutaj się oburzam, jak dostaję pytanie, ale to też jest znowu 10 minut na 4 godziny rozmowy. Więc też nie nadawałbym temu tyle siły. Bardziej mi chodzi o to, że... A wiesz jak to jest? Masz coś przez 6 minut, ludzie to zapamiętają, ale koleś kurwa polityczny był w tym materiale. Jasne, jasne. Ja bardziej biję do tego, że... Ja mam nadzieję, może naiwnie, może głupio, ale że ja będę się starzał ze swoją publicznością. Rozumiesz, że moja publiczność zostanie ze mną do końca. Oczywiście. To ja mam drugą stronę. No. Ja teraz tylko do tych młodych docieram. Hej, widzieliście najnowszy odcinek Bentena? No, ja też widziałem. Kurwa, jakie rzeczy tam się odpierdalają. Słuchaj, te Digimony? Ja cały czas aktualności ogarniam. Pokemon Go? Pokemon Low? To jest najgorsze. To jest taki właśnie Kuba Wojewódzki. Że już jest stary typ, czemu nie powiesz od czasu do czasu, że jesteś stary, tylko udajesz, że jesteś cały czas młody. To jest właśnie... Tak jak w Ameryce jest Jerry Seinfeld, komik, który gada o... który jest milionerem, miliarderem. Jeden z bogatszych komików. I dlaczego on nie gada o swoim bogactwie, tylko gada o tym, jak to... Ej, kurwa, na końcu zawsze jak pijesz przez słomkę, to nie możesz wydobyć resztek tej coli, nie? O co z tym chodzi? Czemu on o tym nie gada? Ty mam tak z Wojewódzkim. Kurwa, powiedz czasami, że jesteś stary. Jak to jest być starym ziomkiem? Czy to był w ogóle autentyczny żart Seinfelda? Bo on jest idealnie Seinfeldowski. Wymyśliłem go, ale to jest idealny, że miał taki żart. To jest taki idealnie Seinfeldowski żart, no. Obstawiam, że to mógł być jego żart. Pytanie. Kolejne ważne pytanie od patrona 100 Zeta. O, będą pytania do Szumiego, coś czuję. Gdzie telefon do Sanderki w marcu? Jakaś pani Sanderka, czyli pani Sandra, w marcu nie otrzymała telefonu od pana Szumiego. 100% nieprawdy, do wszystkich dzwoniłem, a jak nie, to wiesz co mamy? Ja na zegarku patrzę, kwiecień. Czyli że w marcu, no to ale ja do wszystkich dzwoniłem, nie przyjmuję tego. No to pani Sanderko, to trzeba sprawdzić, czy daj mi nie numer. Ma SMS-a. No, ja mogę... Sanderko numer, teraz przez internet, czy mi nikt no nie kurde, ja to mogę zaraz sprawdzić, przecież mam te SMS-y, które wysyłam. Masz jakąś Sanderkę? No ja nie zapisałem ich numerów. W sensie imion nie dołączyłeś do numerów, tak? Tak, no. Elo. Jest? Do Sanderki? O, jest! Sandrina Kwerty! 31 marca. Myślę, że Kwerty napisałeś po prostu słownie. Pisze SMS-a, żeby podzielić nadzieję, że będziesz miała dzień lepszy od jednego miłego SMS-a. Jesteś boginią. Wyobraź to sobie.
No. Zajebić, bardzo śmieszny, fajny SMS. No. Hej, sorry. Trzeba zamienić po prostu te telefony na SMS otrzymuję go. Pani Sanderko, no chujowo się zachowała. No trochę chujowo. Kurde. Fajnego SMS-a dostałeś i co? Teraz. I jak byłem przekonany, wszyscy usłyszeli to, co ty mówisz, to mieli takie Szumowski zjebo. Początek był taki, no, ale jak pokazałeś tego SMS-a, czekaj, jeszcze datę mi pokaż. 31 marca. 31 marca. Jeszcze tylko datę mi pokaż. 31 marca. Jak będzie luty. Ja też to sprawdziłem od razu. 31 marca. 31 marca, stary. Jesteś kryty. Ani kurde. Sorry, pani Sanderko, fajnego SMS-a dostałaś i teraz nie narzekaj. A też, że... Ale to bo nie odebrała, tak? No. Szumer tak robi. Ja go nauczyłem. Odkąd się dowiedziałem, że tak można, tak zacząłem. Ja go nauczyłem. Jak dzwoni do kogoś i nie odbiera, to ma wysłać SMS-a. Tak jest. No i sorry Sandra, nie odebrałaś. Teraz już mi dzwoni, jest jeden sygnał, już mi się odbiera. No jak? Ej. Mogą odzwonić, mają godzinę. Do każdego tego sygnału. Panie Piotrze, jest pan Boginką. Tak. Wyobraź to sobie. Gicie. Co Sebastian sądzi o zamknięciu kanału piwnego Tomasza Kopyry? Wspomniał ostatnio o tym, ale się nie odniósł, wnioskuję, że oglądał. Oglądałem zamknięcie i livestream, bo jest taki Tomasz Kopyra, on gadał o piwie przez ostatnie wiele lat. Powiem ci, jaka jest jego historia, tak pokrótce. No dobra. Ziomek robił kanał piwny, jakby mega się jarał piwem i w Polsce jakby zapoczątkował taką mini rewolucję, że wchodziłeś na YouTube'a, pisałeś na przykład, jak zrobić piwo w domu. I wyskakiwały ci filmiki Kopyry, gdzie on robił w garnkach swoje piwo, gdzie ci pokazywał, jak to możesz robić z ekstraktu, jak to możesz zrobić... Cały proces. Tak, ze słodu, z chmielu. Całe procesy na różne, wiesz, na różne budżety ci pokazywał. I ziomek jakby rozpoczął taką YouTube'ową piwną rewolucję, po czym zaczął robić taki kanał, gdzie ci na przykład testował dane piwko. Że pił idiotę przez 15 minut i opowiadał o tym piwie. Co on tam czuje, o tu czuje orzecha, tu czuje coś tam, tu czegoś nie czuje, o tutaj trochę... No to już wiem, dlaczego zdjęli jego kanał, to jest po prostu chujowo nudne. Nieprawda, właśnie. To miało więcej wyświetleń od nas. Serio? Kurde, ludzie, ogarnijcie się. A myślisz, że czemu my mamy ten sen? No i on zrezygnował z tego, mówiąc tak szczerze, że on chce iść w coaching, on chce być coachem, bo on czuje, że może, bo on po prostu, wiesz, gadał o piwkach, ale też gadał przy okazji o życiu. Tak jak my tu gadamy o różnych rzeczach, to nie jest tylko komedia, kurde. Że czasami się pojawia. Nie bójmy się nazywać nas coachami. No, nie bój się tego. Nie bój się tego. Raz, dwa, trzy. Nie bój się. Wyobraź sobie świat, w którym się nie boisz. Nie bój się tego. Przestań. Wyobraź sobie koncept, że się nie boisz. Strach jest tylko w tobie, a w tobie jest też miłość. Tak. Niech miłość zwycięży nad strachem. Jak to by był świat George'a Wellesa. I on postanowił, że musi przerwać ten swój piwny kanał, bo on nie czuje satysfakcji już z tego picia piwa. To piwo go już znudziło 2 lata wcześniej. On teraz tylko nagrywał, bo od czasu do czasu był hajs. Oraz, że się tak bardzo na tym znał, był jakimś tam sędzią nad PSDP, czy jakimś tam innym skrótowcą. No. I się po prostu na tym bardzo dobrze znał, ale już go to nie realizowało. No tak, tak. No, zgubił i on powiedział, się, że musi zakończyć ten kanał, bo jak chce rozpocząć pracę coacha i będzie mówił ludziom, że słuchajcie, macie robić to, co kochacie w życiu, a sam robi rzeczy, których nie kocha w życiu. Tak. To nie chce być gołosłownym i dlatego zakończył swoją ogromną karierę. Dostał kurwa nagrodę blogera roku i powiedział: "Dziękuję. Mnie już piwo nie jara. Ja teraz chcę być coachem." Ale dlaczego zdjął swoje odcinki, bo przecież kochał. Nie zdjął odcinki. A, to odcinki przestał zostały, to przestał nagrywać nowe. Okej. Okay. No to spoko, to też szanuję. Co nie? No git. Znaczy mi się bardzo podoba, że on powiedział, słuchajcie, chcę być coachem i nie mogę być coachem, jeżeli będę robił to, czego nie kocham, a ludziom mówił, że róbcie to, co wy kochacie. Tak, no. To mi bardzo zaimponowało jakby z jego strony. On też, jedynie mi się nie podoba, że on strasznie dużo do hajsu się odnosi w swoich tych nagraniach, ale de facto sam mówi, że dużo rzeczy robi bezhajsowo. Okej, czyli gdzieś tam jakiś taki dysonans między tym, co mówi, a ile jest tych reklam i tak dalej, tak? Okay. Mówisz, że nie to rajcuję, ja to robiłem dlatego, bla bla bla, a później zawsze mówi, no bo hajs się musi zgadzać. Okay. Zawsze jakieś takie musi być wplątanie, ale bardzo mi się podoba, że rzucił to i sam mówi, że jego żona nie jest pewna, co, jak będzie wyglądała przyszłość. On sam nie jest pewny, on myśli, że Patronite'a założy, bo w sumie nie wie, jak te pieniądze może zarabiać na YouTubie, bo tam to musi, browary przychodziły, dawały piwa, dawały od razu, wiesz, fakturę do podpisania, a teraz on z coachingu, to on chuja wie, jak można zarabiać. Więc to też ciekawe, że on w taką pustkę próbuje wejść, którą nie wie, czy zapełni, czy nie. Podobają mi się takie odważne, życiowe decyzje. Tak, no. Ja kibicuję mu. Dobra. Na podstawie tej historii mu kibicuję. I ostatnie pytanie. Super.
Pytanie do Szymiego. Ale Ryan też może odpowiedzieć. Dziękuję. Nie wiem, jak się zachowa. Przez zdalny tryb życia planuję wyprowadzić się na około pół roku lub rok za granicę. Mhm. Jaki kraj mógłbyś polecić? Musi być stosunkowo ciepło i tanio. Tak, no. Ja ci, co więcej, ja ci dam jeszcze do tego jedną wersję, znaczy jedną podpunkt, że żyjesz w czasach covidowych i ja na przykład w tyle głowy mam to, że wiesz, normalnie mówię, dawaj do Tajlandii jedź. Mhm. Ale szczerze, kurwa, czy teraz podczas tego covidu być w Tajlandii i nagle zachorować i zostać w szpitalu w Tajlandii, gdzie nie wiesz, jak się z kimś dogadać. Tam służba zdrowia będzie funkcjonować. Więc ty też musisz, moim zdaniem, wziąć ten aspekt pod uwagę. Więc dlatego, biorąc pod te trzy, to ja bym na przykład Teneryfa, gdzie ostatnio byłem, może być świetna do takiego czegoś, bo tam masz pełen ekosystem. No, co tam byś miał? No, masz hospitalizację, jak chcesz? No, jednak raz, to jest Europa. I chodzi mi o to, że masz po prostu europejski standard szpitalny. Dwa, to jest Europa, więc on jest blisko do Polski. Wiem, co powiesz, no ale Tajlandia odleci 8 godzin samolot, a Teneryfa 5,5. Bo 2,5 trochę robi różnicę. Trochę robi, że to jest jednak, wiesz, bilet za 600 zł jutro, a nie za, kurde, 5000, nie? Okej. Teneryfa ma góry, ma plaże, ma wszystko, czego tak naprawdę chcesz. Ma też taką infrastrukturę, gdzie możesz zamieszkać. A mogę rzucić taką kłodę pod twoją nogę? Dawaj. Bo mi się wydaje, że tak powierzchownie poznajesz te kraje. A jakby ziomek chce na rok tam wyjechać. Nie, ale dlatego uważam, że Teneryfa ma spełnia te rzeczy, które możesz tam robić przez rok. Mhm. Bo możesz na przykład się wkręcić w wodne sporty. I wodne sporty to nie jest zajawka na tydzień, nie? Tylko to jest tak naprawdę zajawka na całe życie. Na sezon. Na przynajmniej dwa. Więc zarówno surfing, windsurfing, kitesurfing to są rzeczy, które możesz robić praktycznie, może nie za darmo, nie? Ale kupujesz sobie na przykład deskę do surfingu i codziennie sobie surfujesz. Nie? Więc chodzisz sobie do pracy od 9 do 15, 17, czy jak tam chcesz. Gdzieś masz okienko 2-3 godzinki i to jest naprawdę frajda, coś, wiesz, mega rozwijającego, sportowe, wszystko co możesz chcieć. Do tego masz wysoką jakość takich po prostu produktów w stylu w sklepach, wiesz, masz mieszkania takie, które mają porządną kuchnię. Wiem, co powiesz. No ale w Tajlandii też masz sklepy i możesz wynająć sobie, wiesz, mieszkanie z kuchnią. Tak, ale też nie. Prawda taka jest, że jak jesteś w Tajlandii, to po prostu jesz sobie przy ulicy, co jest super, no ale długoterminowo przez rok, no to chcesz mieć po prostu, wiesz, dostęp do przysłowiowego Lidla, czy marketu, czy czegoś takiego, nie? Okej. Więc ja nie myśląc o tym dłużej, mówię Teneryfa. No. Ja ci powiem, ja bym wybrał Kraków. To jest to, co ja bym wybrał. Ostatnio, powiem ci, jeszcze będzie ostatnie pytanie, ale jeszcze przerwę na chwilę. Czytałem wywiad z Tadeuszem Drozdą. No. Kojarzysz tego gościa? No, wiem, kto to jest, tak. Warte. Plus minus, nie wiem zbyt dużo, ale mów, no. A tak, bo ty nie wychowałeś się w Polsce. No. No to mieliśmy taki znany program, gdzie on, to co YouTube teraz robi, że pokazuje ci śmieszne filmiki, jak to dzieci się przewracają, albo psy, jak się wypierdalają na plecy. To mieliśmy coś takiego, trwało pół godziny chyba w telewizji polskiej. Okej, okay, no. On to prowadził, miał swoją typiarę, która była ładna. Po prostu no. Za niego czasami prezentowała niektóre filmy. I koleś jest mega, był wtedy mega śmiesznym typem. Tak. Jak na tamte czasy, nie? No. On też robił taki ala stand-up, coś jak Kryszak, Bałtroczyk. Do czego zmierzasz? Do tego zmierzam, że on teraz udzielił wywiadu jakiś czas temu. W którym mówi, że on teraz nic nie robi, żadna telewizja go nie chce i on nic nie robi, bo nikt go nie chce. Tak. Że on, że nikt za nim nie tęskni. No. Że jakby ktoś się do niego zgłosił, to on by zrobił na YouTubie rzeczy. No. Tylko nikt się do niego nie zgłasza. A nie tak YouTube działa, ale kontynuuj. No, niektóry YouTube tak działa, że ktoś się zgłasza, jest sponsor, robi Zateckiego na przykład odcinki. Nie, ale prawda jest taka, że gdyby on naprawdę chciał coś robić na YouTubie, to YouTube jest dostępny dla wszystkich i szybko Tadeusz Drozda by zyskał jakąś rozpoznawalność, przez którą później by przyszedł kolejny kontrakt. Nie robiłbym z niego ofiary, bo ma jeszcze dużo przestrzeni. Ale ja ci powiem, że on tak robi z siebie. No właśnie, że on robi z siebie ofiarę, no dokładnie. Mówi, że nikt za nim tęskni, nikt nie pamięta już jego, nikt go nie chce, on ma jakby dużo jakby sił witalnych, może to rozdysponować na kolejne programy komediowe. I on napisał piosenkę Parostatek. Okej, okay. No to ciekawe. Krzysztofa Krawczyka. A czemu teraz mi o tym mówisz? W sensie, dlaczego a propos Teneryfy mi to wspominasz? No coś tam mi się połączyło, chciałem to jakoś połączyć, ale już zapomniałem. Dobra, łączy mi się to z kolejnym pytaniem. Okej, okay, którego jeszcze nie znam, mam nadzieję, że to będzie to. No. Widzę. No. Że Tadeusz Drozda właśnie narzeka na to, że nie ma pieniędzy, nie ma sponsora, nie ma menadżera, który mógłby za niego ogarniać rzeczy, bo on tylko chce te komediowe robić i on żałuje, że nie ma tego menadżera jak Krzysztof Krawczyk,
gdzie menadżer robił za niego wszystko, a Krawczyk mógł tylko sobie śpiewać. No. On nie bukował żadnych tych wyjazdów, bla bla bla. I kolejne pytanie do nas brzmi. Co jakbyśmy z Patronite'a mieli miesięcznie ponad 300 tysięcy złotych? Miesięcznie 300 tysięcy złotych. 300 tysięcy. I wracamy do tego mojego pytania, że mogę sobie podróżować. Tak? No, ale musimy nagrywać. A musimy nagrywać. Musimy nagrywać. No to razem. Stąd jest nasz Patronite. No to razem podróżujemy. Elo, udało się! To ziomek, wpłacaj, jakby nie czekaj, już masz odpowiedź, będą kolejne odcinki lepsze. Piotrek Wasilewski dodaje często tutaj te donaty na YouTubie. Piotrek Wasilewski, mój ziomek, popo. To jest twój ziomek? Nie wiem. A to nie, wiesz, Piotrek Wasilkowski. To nie ten. Twój ziomek macie w dupie. No właśnie, to pytanie mi się nie zgadzało z tym, że on by przelewał pieniądze tutaj. To nie ten. No, bo to jest, dobra, no sorry. Ja to mam takiego ziomka, który wiesz, już nas śledzi od... Dla nas regularnie napiwka. Kurde. Dla dziewczyn wysyła napiwka pieniądze. To na pewno nie jest. Ja przyrzekam ci, że ja dopiero teraz zrozumiałem, że słowo napiwek pochodzi od tego, żebyś miał na piwo. Co ty gadasz? Beskidu dopiero w tym momencie sobie to uzmysłowiłem. No a co ty myślałeś? Że no, że bo jak Kasia powiedziała, że nam dostaje na piwo, to masz takie, czyli napiwek. Ma takie, stąd to słowo. Stąd się daje napiwko, żebyś miał napiwko. A co ty? Hmm? Jak dostawałeś napiwek, to co, na ubrania wydawałeś? No to, to by się nazywało wtedy na ubranie. Tak, na ubranik. Na ubranik. I ode mnie. Nie, napiwek. No ty głupi ty. No to Szumer, widzimy się za tydzień, czy będziesz na wyspie Rodos? Nie, no jedziemy razem na Rodos. Widzimy was wszystkich. Ja podliczę te wszystkie donaty, czy na pewno się zgadza i wtedy może... To ja bym chciał tylko powiedzieć. Fajnie tutaj się robiło to przez rok. Dziękujemy wszystkim, którzy płacili pieniądze, którzy nas wsparli. Dziękujemy też osobom, które oglądają nas tutaj na YouTubie, nie płacąc nic, mając nas w dupalu. Ważne, żeby się tylko ten kciuk w górę tam kliknęli, bo to jest, okazuje się, że to jest kurwa ważne na YouTubie. I też niekoniecznie. My mamy to w dupie, ale klikajcie. Bo... Tak, i też róbcie inne rzeczy. Róbcie, tak, oglądanie, ale nie komików. Tak. Oglądajcie po prostu inne rzeczy. Tak. George'a Wallace'a, on ma filmy, on ma książki. George Wallace ma też jakieś... George Wallace jest... Znowu nam się myli. Nie, to ja wiem, co ja mówię. A George Wallace to jest ten z Braveheart'a? Tyle od nas, dziękujemy bardzo. Oglądajcie Braveheart. Tak, no. Siemanko.